Hej, znajdzie ludzie, jestem Perkor, a to kolejny odcinek z Katawa Shoujo, gdzie zakończamy sobie historię Rin. Zdążą na lekcję, ale nie na śniadanie. Lasa skąpana jest w delikatnych promieniach słońca. Znaczy o tyle, że po południu będzie nieznośnie gorąco, jednak na ten moment jest przyjemnie. Patrzą, że żyją dyskusję, o czymś tam między mistrzem i Shizune, a na wygląda przez okno, a spóźniono 4 minuty mu to, pojawia się w klasie niby przypadkiem, pamiętając o czym miałaby dzisiejsza lekcja. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mógłbym rzucić szkołę tak, nawet jeśli tylko na kilka tygodni. Z drugiej strony Rin wydaje się nie mieć żadnego problemu z tym pomysłem, ani z jego realizacją. Jakoś dałem się wplątać w jej obłukaną aliencję, chociaż skończyło się na wzajemnym zadaniu sobie bólu. Ale czy na pewno? Może tylko mnie to zraniło. Dopiero później popołudniem zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jest poniedziałek i spotkanie koła artystycznego. Co więcej, jako że zaczynają się egzaminy, będzie to ostatnie spotkanie koła przed wakacjami. Przychodzę tutaj bez Rin. Przychodzenie tutaj bez Rin wydaje się bezsensowne, lecz chcę porozmawiać z nauczycielem. Nie warto wspominać o przebiegu spotkania, tak jak i o moich umiejętnościach posługiwania się akwarelą. No i ja próbuję mnie zachęcać i doradzać bez zbytniej protekcjonalności, ale nie wychodziło to zbyt dobrze. Czas spędzony w kole przynajmniej pokazał mi, że lubię sztukę, chociaż byłoby miło, gdy naprawdę mógł stworzyć w ramach, tylko zająć jakieś dzieło. Po złożeniu owoców naszej pracy w skrótnym stoisk na biurku nauczyciela Nomiya odchrząkuję, szukując się do krótkiej przemowy. To wszystko w tym trzymestrze, dzięki. Powiedział to zbyt głośno i entuzjastycznie, by jego słowa były szczere. Spotykamy się potem po wakacjach, poniedziałek pierwszego tygodnia kolejnego trymestru. Okej. Mam nadzieję, że będziemy w komplecie. Udanych wakacji. Wszyscy również życzę udanych wakacji, kiedy jeden za drugim czekają do wyjścia. Zostaję w sali, czekając za wszyscy inni wyjdą. Już prawie pora wiadowa, więc nie trwa to zbyt długo. No i ja przeglądam stos rysunków. Niektóre z nich są całkiem ładne. Rin może i bije wszystkich członków koła na głowę, ale nie z jedną osobą, która ma talent do malowania. Proszę pana. A? O co chodzi, Nakai? Pytająco unosi brwi, szeroko się uśmiechając. Chodzi o Rin. O, co się tak z Tsuką? Nie, ale macham się już za sekundy, niezbyt wiedząc jakich słów użyć, co daje mi wystarczająco czasu na rozpoczęcie paplaniny. Widziałem kilka dni temu, kiedy przychodziłem koło Galerii Sae. Powiedziała, że na wystawę przygotuję jeszcze jedną bądź dwie nowe prace. Byłem zadowolony, że nie spodziewałem się, że potrafi tak ciężko pracować. Zawsze myślałem, że jest trochę leniwa i robi co chce, zamiast skupić się na przydzielonych zadaniach. Chyba zauważył mi niepokój i to, że odbiegł od tematu, milknie urwając wypowiedzianą myśl. A, chciałeś się porozmawiać, o co chodzi? Nie wiem, Rin wydaje się tak oderwana od wszystkiego, co ją otacza. Zupełnie jakby mogła myśleć jedynie o wystawie. To źle? Skupić się na malowaniu? Czyli robi co do niej należy? Tak, a to co innego? Jakby miała na tym punkcie obsesję? Poszedłem się z nią zobaczyć i... Przeszkadzałeś jej? Przerwała mi, nim skończę mówić, o co mi tak naprawdę chodzi, w mnie oko na coś sejtowanego. Nie, wydaje mi się, że nie. Po prostu niepokoi mnie to, że zupełnie przestała przychodzić na lekcję. No i dziwnie się zachowuje. To nie dziwnie nic zazwyczaj. Nonsens. To dla niej wiele ważniejsze niż jakieś zakichane lekcje matematyki, fizyki czy cokolwiek. Właśnie dlatego szkoła idzie na takie ustępstwa. Chce dać każdemu uczniowi szansę rozwoju. Tezuka jest malarką, więc powinna malować, tak? Jak są swoje dzieła na wystawach, tym zajmują się artyści. Powinna móc się na tym skupić i nie zwracać sobie głowy innymi łachymi zajęciami. Powinno się ją do tego zachęcać. Jeśli przez chwilę się na tym zastanowisz, staje się to naprawdę oczywiste. Jego argumenty mnie nie przekonują, ale sformułowanie jakiegokolwiek kontrargumentu nie jest proste. Traktuję moje niechętne wyliczenia jako zgodę i wraca do zastosowania sterty złożonych jego biurku prac uczniów, jakby to była talia kart. Skoro już mówimy w sprawie Tezuki, to muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Wciąż jest tak młoda, ale już ma cudowną umiejętność i styl. Rzuca słowa w przestrzeń, aby czuć nieco zbyt negatywną atmosferę. Zakładam, że ty też będziesz na niej obecny. Tak, sądzę. Cóż, tam spotkamy się następnym razem. Zbieram tego znak, że powinienem już iść. I tak właśnie robię, choć nie jestem z tego zbyt szczęśliwy. Moje słowa do niego nie dotarły, delikatnie mówię. Bardzo mówiąc też. Następnego dnia zwaliła się na mnie świadomość wszystkich niewykorzystanych okazji i słów, które powinien był powiedzieć, ale pozostało mi jedyne rozpamiętywanie. Drugi dzień. Narazał mnie niepokój. Zaczynam mieć wątpliwości co do swoich wątpliwości, okej. Okay. Jest mi głupio, zwłaszcza nadal wszystkie moje myśli zajmuje Rin. Siódmy dzień. Trzeci dzień. Egzamin z japońskiego oraz z historii. Świetnie. Najbardziej nienawidzę w niej tego, że potrafi sprawić, że czuję się okropnie. Nawet jeśli teraz powinienem się skupić na zupełnie innych rzeczach. Czwarty dzień. Egzamin z matematyki. Piszemy egzamin z matematyki. Będzie co ma być. Niech obchodzi mnie to. A teraz egzamin z angielskiego. Ho, ho, ho. Piąty dzień. No mi jasno pyta, czy powie się na wernisażu. Nie potrafię mu odmówić, mimo że naprawdę chcę. Nie mam ochoty dyskutować z nim o sprawach związanych z Rin, więc lepiej, żebym wybrał najłatwiejsze rozwiązanie.
Każdego dnia przed dniem wernisażu, kiedy wracam powiedzieć do swojego pokoju, na korytarzu spotykam stojącą pod moimi drzwiami Rin. Co ty tu robisz? Ton mojego głosu jest ostrzejszy niż planowałem, i są odrobinę rozczarowany swoim brakiem panowania, ale nic aż to nie poradzę. Rin po prostu tu stoi, jego przypadkiem zjawiają się w miejscu, w którym w ogóle nie powinien się znajdować. Irytuje mnie pojemność, z jakim na wszystko reaguje. Niedobrze, minął 6 dni, a widok sprawia, że wewnątrz aż się gotuje, a nawet jeszcze nie otworzyła ust. Skończyłam malować. Nie powinnaś być w galerii? Przygotowywać się? Powiedzieli, że nie. Pewnie właścicielka galerii wzięła na siebie oprawienie obrazów, wieszanie ich na ścianach i co tam jeszcze tutaj jest do zrobienia. Wiem, co cię tu sprowadza. Tak mi się chciało. Zdarza się ten sam stary kopi schemat. Ja zadaję pytania, na które ona udziela nic nie wyjaśniających odpowiedzi, ponieważ tylko w ten sposób potrafimy się porozumiewać. Powiem sytuacje, w których słucham jej bełkotu czymkolwiek, co nie za bardzo jest rozmową. Czy to sztuka teatralna? Czy to jakieś medialne role, które nieświadomie przyjęliśmy, wymuszając pewne wzorce zachowań podczas każdego naszego spotkania, nieuchronnie prowadząc nas do krzywdzenia się nawzajem? Tak. Tak. Jej lekceważące odpowiedzi w towarzystwie, jeszcze bardziej lekceważących wzruszeń ramionami, nic mi nie mówią. Powinienem się cieszyć, że przygotowania do wernisażu są zakończone. Kiedy wchodzę do swojego pokoju, słyszę za sobą jej kroki. Nie zapraszała mnie do środka i poproszę, by wyszła. Zaważa sobie łóżko, nie czekając na pozwolenie, przez co żałuję, że nie zaściliłem go przed wyjściem. Nagle podrywa się, jakby usiadał na rozrzędnych węglach. Ja się opieram się na jednym z rogów biurka, który akurat nie jest zagracony jakimiś rzeczami, by dać choć trochę czasu odpocząć swoim nogom. Z kilka kolejnych minut Rin rozgląda się z ciekawości po pokoju, zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy wcześniej nie była. Zon wygląda, jakby naprawdę próbowała się skupić, uchwycić każdy szczegół, to nie to oko do szczegółów, które czyni z niej artystkę. Ponieważ pokój jest niewielki, rzeczy, którym może się przyjrzeć, szybko się kończą. Nic więcej się nie dzieje i zapada niezręczna cisza. Panuje lekko mówiąc, chłodna atmosfera, a żaden z nas nie utraci czujności, czekając na ruch drugiej strony. Życie Rin mogłaby trwać tak w nieskończoność, więc to muszę być ja. Więc? Poddaję się, ponieważ Rin nigdy sama nie zainicjowałaby rozmowy. Zdaje się, chcieli coś powiedzieć, z kolei ja chcę mieć to w końcu z głowy. No i po co miałby tu przychodzić, jeśli nie po to, żeby pogadać? Nie wiem, co powiedzieć. Chciałbym się zezłościć, ale nie potrafię na nią nakrzyczeć ani robić scen. Mój głos przykuwa jej uwagę, więc również próbuję znaleźć odpowiednie słowa, aby na to, że sama nie za bardzo wie, po co tu przyszła. W końcu Rin po prostu robi kilka kroków, zmniejsza dystans między nami i staje na czubkach palców, aby zniwelować różnicę wzrostu między nami i nas całuje. Kappa. To był zły pomysł. Może powinieneś o tym zapomnieć, a wtedy ja też tak zrobię. Są dwie rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy, ale jakby po dalszym zastanowieniu się słowa tak, nie i może, równocześnie powiedziałem się w moim myśle. Moja ręka ląduje między naszymi ustami, niczym mur wniesiony przez nią dla ochrony przed czymś. W moich palcach rozchodzi się ciepło jej oddechu. Czuję zapach jej skóry, tajemniczy nie dający się pisać do snanie, które mi usidla i sprawia, że jej spojrzenie przyciąga moje. Widać w nim zaskoczenie i niewypowiedziane pytanie o to, dlaczego moja bezstrzelna dłoń przeszkodziła w jej zalotach. Łagodnie patrzy prosto na nie swoimi naprawdę dużymi, błyszczącymi tylko ci oczyma, co trudno mi wzajemnić. Jej na pół otwarte usta sprawiają, że wygląda na jeszcze bardziej zagubioną, jednak zmysłowy sposób, w jaki układa wargi, komunikuje coś z goła innego. Proszę. Potrzebuję cię. To zawsze znaczone tylko dla niej, wydobywają się z jej gardła szorstkim szeptem, omija język i zęby, nie dając im szansy na jakikolwiek opór. Natychmiast mi nie otrzeźwiają, więc niezdarnie cofam się, żeby choć odrobinę zwiększyć dystans między nami, boleśnie ocierając się przy tym swoje biurko. Może to przez jej dobór słów albo sposób, w jaki powiedziała, ale coś mnie od niej odrzuca. Coś jest nie tak. Czy znów jest cholernie nie tak? Dlaczego mnie potrzebujesz? Wszystkie nieprzyjemne uczucia znów powracają i czuję, jak moje tętno przyspiesza przynajmniej 10-krotnie. Wzrok Rin ucieka gdzieś w przestrzeń, lecz wraca, gdy się rozluźnia i prostuje swoją sylwetkę. Nie zrozumiała napisać coś konkretnego. Dlaczego rysujesz wzorki w kurzu zbierającym się w twoim stoliku nocnym? Było to jakieś słowo, nie powiem jakie. Jej umaga niemal zbija mnie z tropu. Zerkam przez jej ramię na niewielki stoliczek stojący przy moim łóżku, ale z tego kości nie jestem w stanie nic dostrzec. Więc nie jestem jej potrzebny do niczego konkretnego, bo po prostu pomyślała, że ucieszę się na jej widok po tym, jak przez tydzień bez prawa do najmniejszej skargi odbijałem się od zamkniętych drzwi? Z całkowicie altruistycznych powodów. Tak jej się zachciało. Gówno prawda, wiem, o co chodzi. Chcesz grać na moich emocjach według własnego widzimisię, całować mnie lub ignorować dla kaprysu? Słuchaj swoje zachcianki, kiedy tylko przyjdzie na to ochota. O to chodzi? Do tego mnie potrzebujesz. Nawet dla mnie samego mój głos sprawia wrażenie bardzo rozłoszczonego. Dobrze. Rin w końcu także zdaje sobie sprawę z panującej w spokoju atmosfery i w jednej chwili jej ciekawski wraz twarzy przeradza się w coś bardzo nietypowego. Nie. Nic więcej nie mówi, a jej oczy niespokojnie płoną dookoła, przeszukując spokój jakby słowa, które próbowała wydobyć, były wypisane na tapecie pokrywającej moje ściany. Czy kiedyś już tego nie czytałem? Więc co? Musiała malować. Malować. No tak, przecież tym zajmują się artyści. Te słowa odbijają się echem w mojej głowie, pulsują we krwi, zagłuszając szumiącą mi w uszach wściekłość. Bez takich, Rin. Nie jestem jakąś twoją cholerną muzą, z którą możesz pogrywać i dołaczyć się malowaniem. Ja już tego nie czytałem kiedyś? Nie jestem środkiem, który ma ci ułatwić dotarcie do celu. Jestem sobą. Aha, to było w tym złym endingu, tak jakby. Boże, dobra. Ja tak, kurde, o co to chodzi?
Co z tego, że nie mam planów na przyszłość? Są rzeczy, których pragnę i sprawy, o które dbam. Nawet moje marzenia mogą być czymś więcej niż tylko koszmarami. Krzyczę, ale już dawno przestałem się tym przejmować. Lin opuszcza wzrok na palce swoich stóp i nieco melancholijnie nie porusza, przyjmując mój wybuch złości bez powiedzenia, a innego słowa w swojej obronie. Dopiero gdy skończyłem, stara się w jakiś sposób odpowiedzieć. Nie robię niczego innego, albo mogę robić różne rzeczy, ale nie umiem. Tylko to potrafię robić perfektowo przez większość czasu. Tak się rozumiem. Sztuka przede wszystkim. Cała reszta to nie drugi plan albo tysięczny. A co ze mną? Nic nie znaczy? Kiedy interesowałem się sztuką? Nie dbałem ci się, choć trochę ciekawy, na przez chwilę? Odpowiedz, naprawdę chcę dowiedzieć. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad moim punktem widzenia, czy myślisz tylko o sobie? Mego garda wlewa się żółć. By the way, słowo żółć to jest najbardziej polskie słowo. Ma ży z kropką, uzamknięte, ły i ci, czyli c z pauzą, nie? Z kreską, proszę. Najbardziej polskie słowo, żółć. Wygląda niezapokojoną, ale wcześniej wydaje się kompletnie nie pojmować, o co tak się złoszczę. Nie mogę wierzyć, że może być tak głupia. Nie chciałam? Tym razem to sama Rin przerwa sobie w połowie zdania. Nie rozumiesz, nie potrafię. Czego nie potrafisz? Nie, zrozumieć ludzi. Nigdy nie wyjaśniasz. Jak mam cokolwiek zrozumieć, skoro nigdy nic nie mówisz? Dlaczego ciągle milczysz? Powiedz coś. I na koniec nie mówi. Ładowanie na jej złości sprawia mi satysfakcję. Nie wydaje mi się to właściwe, ale nie potrafię przestać. Rin wraca się do mnie tyłem, nie chcąc bezpośredniej konfrontacji z moim gniewem i uparcie patrzy się w okno, mimo że tak naprawdę nie ma tam nic interesującego. Wróciłem już sobie najgorszą część swojego gniewu. Milknę, bo nie chce mi się krzyczeć w tył jej głowy. Koniec końców w pokoju ponownie zapada cisza. Swoim zmąconym przed Rinem wzrokiem staram się dostrzec, czy udało mi się wywołać u niej jakąkolwiek reakcję. Moja odpowiedź nie była najlepsza, ale mam nadzieję, że do Rin wreszcie dotarło, że nie może ignorować wszystkiego wokół, kiedy tylko sobie tego zachce. Nie ścierpię, tego nie pojmie. Nigdy nikogo nie słucha, otaczającym świat w ogóle jej nie rusza. Ale zdaje się, że nie tym razem. Jej ciało się trzęsie, jakby od wstrzymywania łez, ale dobrze wiem, że Rin nie patrzę. Jej obojętność doprowadziła mnie do furii. Teraz gdy ochłonąłem, nie wiem co począć, zastanawiam się. Czyżbym poznał cię za daleko? Zrozum, ja. Odejdź. Odejdź, Kisao. A to jest mój pokój, wypierdalaj! Jej głos jest słaby i zmęczony, gdy to mówi, ale doskonale słyszę te słowa. Cóż, co już jeszcze miałem powiedzieć? To mój pokój. Ta dosadna, pusta uwaga jest odpowiednim zmiękczeniem tej nieprzyjemnej dyskusji, która stała się jeszcze bardziej nieprzyjemną i mocno jednostronną kłótnią. Po chwili Rin dochodzi do siebie oraz sądząc po sposobie, w jaki opada jej ramiona, daje za wygraną i wychodzi. Mimo że celowo patrzy w innym kierunku, widzę jak zagryza kąciki ust tak mocno, że zaraz może zacząć krwawić, jeśli nie przestanie. Wyburza mój pokój, spostrzegam, że wchodzą, zostawia ze sobą otwarte drzwi, więc moje krzyki musiały odbijać się po korytarzach akademika. Zdycham. Teraz, kiedy już sobie począł, zostałem sam na sam ze swoim poczuciem winy. Kiedy koło tanie w mojej piersi powoli się uspokaja, zaczynam odczuwać niepokój. Jakoś mam wrażenie, że nic z tego by się nie wydarzyło, gdyby nie ja. Do zaznaczenia, jak irytującą niesnośną i ekstrawagancką osobą jest Rin, to już nie jest osoba, którą myślałem, że znam. Nie jest tą Rin, którą miałem nadzieję, że będzie. Czy to nie ja spowodowałem to wszystko, namawiając Rin do spróbowania z wystawą? Jestem bezpośrednio odpowiedzialny za to, że Rin stała się taka, jaka była w ciągu kilku ostatnich tygodni? Nie mogę myśleć innego wyjaśnienia i dziwnego zachowania niż wystawa i wszystko to z nią związane. Może był to jedyny sposób, dzięki któremu mogliśmy się zbliżyć, a tylko bardziej nas od siebie oddalił, przez co teraz każdy z nas jest poza zasięgiem drugiego. Uderzam mocno gobą w ścianę. Ja myślałem, że kamerka będzie trochę jaśniejsza, jak ją zresetuję, dobra. Uderzam mocno gobą w ścianę. Dwa razy, aby upewnić się, że boli. I dwa razy też to przeczytałem, żeby upewnić się, że to przeczytałem. Wychodzę do 22 zaułka, z tyłu głowy czuję nieustannie pulsujący ból. Pomijając ten szczegół, jestem zupełnie spokojny. Potem jak ładowałem na Rin cały gniew, który trzymałem w sobie, poczułem, jakby z serca spadł mi wielki ciężar. Po napięciu, które ogarniało mój umysł przez kilka ostatnich tygodni, nie pozostał nawet najmniejszy ślad. W tym stanie, podobnym do buddyjskiego świecenia, zrozumiałem, że być może nie powinienem był na nią krzyczeć. Mówię szczerze, ale co dobrego mogły mi przynieść na ten wybuch złości? Zupełnie nic. Przecież nie jestem taki, zwykle krzyczy na ludzi. Nie wiem, dlaczego wczoraj tak zareagowałem. Zwracam obie trąki. Nadal czuję się winny, zaistniałej sytuacji i chciałem cofnąć swoje słowa. Lin pewnie też jest zła. Jej reakcja zszokowała mnie nawet bardziej niż moje własne zachowanie. Zawsze miałem ją za coś niezmiennego, odizolowanego od otoczenia, więc jej dyskomfort odpowiedzi na moje krzyki jest taki nie na miejscu. Ciekawe, czy rozumie, jak się czuję. W jej świecie wszystko wydaje się takie absolutnie subiektywne. Jakby zupełnie nie była w stanie spojrzeć na te sprawy z innej perspektywy niż jej własna. Ale koniec końców, czy ktokolwiek jest do tego zdolny? Może być obiektywizm, altruizm? To jedynie iluzją stworzoną dla ludzi, którzy lubią uważać się za zasobne współczucia. Tak jak sztuka jest tylko zrozumieniem dla ludzi, którzy uważają, że za zasłoną rzeczywistości kryje się coś więcej. Nawet kiedy przestaniesz uważać, że świat kręci się wokół ciebie, albo wyjdziesz poza ramy standardowych schematów myślowych, to po prostu zamykasz się w jeszcze szerszej ramie, z której nie ma ucieczki.
Może właśnie dzięki temu Mourinho statystycznie niczym nie różni się od innych. Przekraczam próg galerii i spostrzegam, że jest w niej mnóstwo oczarowanych wystawą ludzi. Pomimo zasłyszanych podczas moich wcześniejszych wizyt uwag, Sae, myślałem, że jest tu bardzo dużo miejsca, czy teraz, kiedy przybywa tu cały ten tłum, galerii wygląda naprawdę ciasno. No ja zobaczam Sae, stojąc pośród czywo dyskontującego grona, zainteresowany z jakimi starszymi jego mościami. Właściwie jest dość wysoka i całkiem dobrze wygląda, więc wyróżnia się w tłumie. Na stołach ustawionych wzdłuż czarnej ściany stoi kilkadziesiąt lampek wina. Ogromna większość gości sączy ciemnoczerwony płyn ze swoich kieliszków. Światowcy i koncernerzy sztuki wesoło wymieniają między sobą wagonu opinię na temat pracy Rin, która dla większości zgromadzonych wydaje się drugorzędnym obiektem zainteresowania. Mam wrażenie, że nie pasuje do zebranego tu towarzystwa. Na najmniejszym stopniu nie uważam się za osobę łatwo asymilującą się z otoczeniem, jest ta sytuacja jest raczej komfortowa. Ponieważ nie mam szans, aby wtopić się tu, po prostu ze wszystkich sił staram się dawać o panu ładnego i ułożonego. Ciekaw jestem, jak Rin to snosi. Ja na jej miejscu byłbym nieźle przerażony. Ostawiając niepokój na bok, staram się ostrożnie poruszać w tłumie, rzucając ukradkowe spojrzenia na oprawione obrazy wiszące na ścianach. Wystawa Rin zajmuje prawie połowę miejsca na ścianach galerii. Niektóre obrazy wyglądają mniej znajomo niż inne, ale są z największych z nich. W końcu część z nich powstała jeszcze podczas spotkania koła artystycznego, a inne się pamiętają z czasów, kiedy Rin kładła z nich swoje portfolio. Zważam, że wystawiono różnie niż kilka nieukończonych obrazów, może właśnie swą sztuką w przypadku? Sztuką sobie w przypadku. Nawet jej porażki, jeśli w ogóle można je tak nazwać, służą jako przykład jej umiejętności. Niezły paradoks. Nikt nie widzi Rin, co jest trochę dziwne, bo pomimo tłumu galeria jest jednak całkiem mała. Może lepiej, nie mam pojęcia, jak mam spojrzeć jej w oczy po tym, co się wczoraj wydarzyło. Może za tym innym był tu przychodzić? Ale obiecałem wielu ludziom, w tym Rin, że się pojawi, więc... Cholera, właśnie to tak, jakbym robił to tylko zmuszony, jakąś instynktowną przyzwoitością, a i dlatego, że to rozsądne. Albo nie. Przemykam w kierunku Sae z nadzieją, że nadarczy okazał się porozmawiać. Mimo, że jej głos niemal zupełnie niknie wśród otaczającego nas hałasu, słyszę urywki zdania na temat Rin. Tak uczę się do pobliskiego liceum, chociaż ukończę je w przyszłym roku, jestem pewna, że wiele szkół plastycznych zainteresuje się jej. Uznałam, że wystawa cię gość, kto wciąż stawia pierwsze kroki, będzie interesująca. Takie dziwne, zupełnie jakby Rin była taką pomniejszą celebrytką, mimo, że jest to tylko niewielki wernisaż w niewielkiej galerii w niewielkim mieście. To właściwy przyjaciel z... O, Hisao! Znajomy głos oraz nawet klepnięcie w plecy powoduje, że przerywam podsłuchiwanie. Nawet bez odwracania się za siebie wiem, kto za mną stoi. Bo tekst był biały, a biały to ma właśnie ten nauczyciel. Cześć, Emi. Ale nieważne! Cześć, przyszedłeś jako reprezentant kółka artystycznego czy coś? Nie widzę nikogo z starszej szkoły. Ja sam nie wiem, serio. W takim razie chyba tak. A ty? Co ja? Co tu robić, babe? Uważasz, że nie interesujesz się sztuką? O to chodzi, Sao? Nie, to i tak. No może troszeczkę, skoro tak to jest sprawę. Chodzi o to, że chociaż przyjaźnisz się z Rin, nigdy nie słyszałem, żeby się rozmawiało o sztuce, więc... Emi prycha i się rozgląda, wyglądając na niezadowoloną. Przynajmniej zrobiła minę jak z Goblin Slayera odcinek pierwszy. To prawda, w ogóle tego nie łapię. Ale skoro dobrze szedł do mojej zawody, to tylko w ten sposób mogę jej się zrewanżować. Zła się bliżej, próbując sprawiać wrażenie poufności, ale to raczej tak, jakbyśmy coś spiskowali. Czy ty łapiesz sztukę? Nie, nie łapię. Wcale. Kręcę głową, akcentując swoje słowa, no co Emi chichocze i także radośnie kręci głową. Ja też nie. Hej, chodźmy pogadać z Rin. Założę się, że jeszcze tego nie zrobiłeś, bo ja też nie miałem okazji. Chodźmy. Zanim udaje jej się zaciągnąć śmiesiło do swojej koleżanki, za jej plecami pojawia się Nomiya wraz z towarzyszącą mu Rin. Nie jest ubrana jakoś świetnie, widocznie woli nosić szkolny mundurek i rozczochrane włosy. Może właśnie taki naturalny wygląd pasuje jej najbardziej. Dzień dobry panu, cześć Rin. Jest rażona Emi, wesoło wita nauczyciela, ale wraca się za kopaniem spogląda w dół. Kim jesteś? Jestem Emi z Yamaku, chodzę do klasy 3-4, nie pamiętam jej pan? Wygląda na bardzo zaskoczoną myślą, że w szkole może być ktoś, kto jej nie zna. A przepraszam, jesteś w tej całej klasie co Tezuka, prawda? Tak. No jak powiedziałaś, że w klasie 3-4 to raczej. Bywasz, miałem problem z zorientowaniem uczniów, którzy nie zajmują się sztuką. Nie szkodzi, nie szkodzi. Cześć Rin. Hej. Gratuluję własnego mega fajnego artystycznego czegoś, na pewno będziesz gwiazdą. Podnosi ręce w powietrze, ochoczo akceptując swoje słowa i prawie uderza mnie przy tym w twarz. Pomasz, Kisao też przyszedł. Rin nie patrzy w moją stronę, ale ani się ze mną nie bita. Gratulacje, Rin. Już ucieka wzrokiem, ostentacyjnie patrząc się w swoje sandały. Niesiadanie panującego między nami napięcia i wczorajszych wydarzeń Emi kontynuuje swoją poplaninę skierowaną do obojętnej koleżanki. Chyba przywykła do tego, że czasami niewiele można z niej wydobyć. Niedługo potem Nomiya i Sae wracają do Rin, przedstawiając ją. Tak jak się spodziewałem, zauważyłem moment zawahania na twarzach zebranych gości, kiedy zobaczyli jej ramiona. Chyba brak. Na szczęście Sae ma łeb na karku i szybko wyjaśniła cel istnienia naszej szkoły. Wątpliwość, balująca się na twarzach zebranych, szybko zmienia się w ciekawość. Czy mogłabyś nam powiedzieć o swojej sztuce? Uważam, że poczynione przez ciebie postępy można dostrzec z gołym okiem. Jak się zapatrujesz na różnicę między swoimi starszymi, nowszymi dziełami? Nie ma żadnych. To raczej niespotykane, żeby ktoś tak mocno interesował się abstrakcją. Chciałbym zobaczyć, jak pracujesz.
O, z pewnością, zakładam, że mówisz stopami, tak? Pewnie ja to byłby się tego nauczyć, powinnaś być z tego dumna. Ja, Czy zamierzasz kontynuować karierę artystki po skończeniu szkoły? Zostaj zmarnowany tak wiele pytań, że miałem szansę odpowiedzieć na nie wszystkie. Odpowiedź na nie wszystkie. Pokémon. Może tak jest lepiej. Ryma skłonąć do mówienia o rzeczy częściej niż tylko sporadycznie. A więc skąd czerpiesz inspirację? To czwarte, starczy się piąte tego. Rinflon, dając się słowa, wygląda na coraz bardziej zakłopotaną kolejne pytanie, wygrywającej odpowiedzi. O! Wszyscy czekają, aż coś powie, a na to, że zapomniała języka w gębie. Każde kolejne pytanie powiększają jej udrękę. Nie dostrzegałem pytania, będąc z jego kroplą, która przepełniła przyosobową czarę. Zupełnie tak, jakby przecięto potrzebującą ją sznurki. Zemdlała? Aha! Rin zastyga na bardzo długą chwilę, po czym pada na kolana, zawalając się na podłogę z gracją worka ziemniaków. Wszystko w porządku? Nie wiem. Co kazał się stało, dziecko? Nie wiem, co się stało. Okropna cisza ogarnia ludzi zebranych po Kurin. Wszyscy stoją jak sparyżowani, nie wiedząc, jak zareagować na nie nagły, a tak czy cokolwiek to było. Wierzę głębokie, rozszerzone chaosy powietrza, jakby jego brakowało, patrząc przed siebie pustym wzrokiem. Widząc, że nikt nie pali się do działania, zmuszam siebie do niej podejść i podnieść ją z podłogi, pozwalając jej oprzeć się o mnie, by mogła otrzymać się w pozycji pionowej. Chciałbym się odetchnąć świeżym powietrzem? Dobra, weźmy stąd na chwilę. Ja czekam na tę odpowiedź, gdy obejmuję jej ramiona i ciągnę ją obok ożywionego Numisa, Emi oraz innych gości. Wybaczcie. Chłonny wieczorny wiatr uderza mnie w twarz, kiedy wychodzę na zewnątrz. Puszczam Rin, ona opiera się o kamienny mur, próbując zapłać oddech. W porządku? Nie mogę nic powiedzieć. Rin nadal na mnie nie patrzy, więc ja uciekam wzrokiem. Latarnie kolorowe neony rozmywają obraz przed moimi oczami, prawie mi oślepiając. Zmusza mnie do odwrócenia wzroku. Przynajmniej przemówiła. Nawet jeśli jej słowa nie były skierowane do mnie. A co chciałeś powiedzieć? Nie wiem. Może my wyobrażamy sobie, że rozmawiamy z niewidzialnym przyjacielem. Nie wiem. Coś, co by coś znaczyło. Na długi czas zapada cisza. Nie czuję się komfortowo, przebywając Rin sam na sam. Nie wychodzi mi urealnienie rzeczy, które nie istnieją, ani odrealnienie rzeczy istniejących. Powinniśmy wrócić do środka. Oboje są zaproszone przez całe prawdopodobnie chcą cię poznać i z tobą porozmawiać. Wiesz, zadać ci kilka pytań takie tam. Na temat obrazów, nad którymi tak ciężko pracowałaś. Nie chcę, żeby zadała mi takie pytania. Nigdy nie potrafię odpowiedzieć właściwych rzeczy. No to czego chcesz? Żeby ktoś nie zadał mi żadnych pytań. Ja pierdolę. Nie cieszysz się, że inni są zainteresowani twoimi obrazami, a jeśli znajdziesz kogoś takiego, to co wtedy? Nie cieszysz się, że inni są zainteresowani twoimi obrazami? Znaczy, czy nie po to chciałeś mieć te wystawy i w ogóle? No tak, ale to nie wystarczy, że mają ze mną gadać. To oczywiste, że będą zadawać ci pytania, jeśli ich zdanie jest ciekawa. To tak jakby były dwa wschody słońca pod rząd, kiedy ty chciałeś kąpać jednego w świetle księżyca. To miłe, ale... Nie wystarczy. Dokończam zdanie za nią, chociaż nie rozumiem jej źle dobranej metafory. Nie rozumiem tego. Powinnaś się bardziej cieszyć, w końcu twój wielki wieczór. Przecież ludzie przyszli tutaj, aby obejrzeć twoje obrazy. Myślę, że to wspaniałe. Czekam, że coś powiesz. To znaczy, że... Czy to za, czy przeciw, ale Rin ciągle rozmyśla. Nie chcę odpowiedzieć na pytania, ale nie wyjaśnić, co jest nie tak. Jeśli miała coś do powiedzenia, słowa te pozostały niewymówione. Słowa, których nie potrafił powiedzieć. Zrygam się pod wpływem chłodnego wiatru, bijącego na dworze, którego wycie wypełnia ciszę. Powinniśmy wrócić do środka. Wtedy się o ciebie martwią. A wróciłaś, czujesz się już lepiej? Czasami była to tak całkiem duszno, tynacka może się zakręcić w głowie. Śmieje się zuchwale, niemal czy odpychająco. Powinien się czegoś napić, jeśli jest ci słabo, Tezuka. Rin słabo kiwa głową, ale to najwyraźniej wystarcza przekonać Nemi, że nic jej nie jest. Wypycha Rin odrobinę do przodu, żeby przedstawić ją osobie, z którą wcześniej rozmawiał. Więc wracając do rozmowy. Ach tak, bardzo miło mi poznać. Jestem wyłączony z rozmowy, a po głosy dziesiątki innych dyskusji wyniają moje uszy i wyraźnym gwarem. Na tym gdzieś zniknęła. Stojąc pośrodku tłumu, można czuć się zaskakująco samotnie. Nie tylko Rin, ale wszyscy inni tu zgromadzeni zajmują się częścią czegoś, czego ja nie jestem. Cieszę się z jej sukcesu. Naprawdę, a przez to czuję się, jakbym jeszcze nic nie osiągnął. Jedynie z żywym dowodem na istnienie ludzkiego potencjału. Zwyciężyła swoją niepełnosprawność, a nawet uczyniła z niej swój atut. Powinna być szczęśliwa. Co jest moim potencjałem? Nic. Rin zaszło tak daleko, ale jak daleko ja mogę zejść? Ostatni dzień przed wakacjami upływa powoli. Egzamin z przedmiotów ścisłych jest ostatnim w tym trymestrze, a potem mamy wolne. Zbiorowe pragnienie wolności jest w klasie prawie namacalne, mimo że pogoda wygląda na odrobinę pochmurną. Może będzie dzisiaj padać, kto wie. Skończymy pisać test, który był całkiem łatwy, więc teraz kleniuję pan skrolę po drugiej stronie kartki,
Czekając aż mu to ogłosi koniec egzaminu. Co my rysujemy w ogóle? The fuck? Co tu się odpitala? O, widzę Kenchiko po lewej na dole. Emi jest na prawo od Remi, znaczy Emi. Rin znaczy. Rado również, że Misza nie może próbować potajemnie zerkać na moje odpowiedzi. Może i udaje jej się zmylić niezważnego nauczyciela, ale ja widzę, że próbuje ściągać. Czy uważam, że to dla niej najlepsza szansa na zjeczenie testu? Jednak nie jest mi jej żal, więc po prostu ją ignoruję i rozglądam się wokół. Jest cicho. Jedynie dźwięki w klasie to ciche przerzucanie kartek i ciągle kasła nie mu to. Często powoli przestaje zwracać uwagę na toczenie, co uzdrawia mojej świadomości zająć się innymi rzeczami. Wakacje, co? Niektórzy zostaną w szkole nawet podczas ferii, inni wrócą do swoich rodzin. Ja pewnie będę wrócić do domu i zgłosić rodzicom, że jestem cały i zdrowy. Czy uważam, że w szkole i tak nie ma za wiele do roboty? Następny trymestr będzie ciężki. Wszyscy będą musieli zacząć poważnie myśleć nad tym, co będą robić po skończeniu szkoły. Łącznie ze mną. Jeden spojrzenie na moje bas grupy przekonuje mnie, że nie da się już z nimi nic zrobić. Do gmatwania linii pozbawionych wyrazów ma nowana kartka, który jest fakt, że na drugiej stronie jest mój egzamin. Brawo. Może dlatego, że nie zamierzałem narysować niczego konkretnego. Miałem tylko zabić trochę czasu, więc rysunek stał się dokładnie taki jak ja. Bez żadnego celu. Byłoby prościej, gdybym miał jakiś szczególny talent, tak jak Rin. Ona to ma łatwo. Trochę jej tego zazdroszczę. Kurza mnie, że sama nie potrafi być z tego powodu szczęśliwa. I koniec. Ogłoszenie końca egzaminu przez Muto wywołuje jęki zadowolenia u połowy klasy. Niemniej ich, egzamin jest całkiem podkreślony. Muto wiele oczekuje po naszej klasie, chociaż stanie jest surowy. Pewnie chciałby, żebyśmy wszyscy zostali naukowcami. Gdzie to się ciemno zrobiło? Czemu nikt nie mówi na czacie? Proszę dołożyć ołówki i oddać swoje prace. Najgłośniejszy jęk dochodzi z ławki obok mnie. Rozpacz Miszy jest niemalże namacalna. Mroczna aura utraconej nadziei mandującej z jej ławki jednocześnie przeraża i wypełnia współczuciem. Tak więc, zanim zaczniecie wakacje, powinniście mieć jeszcze godzinę chowawczą, ale mam tylko kilka ogłoszeń, więc powinniśmy szybko się z tym uwinąć. Jego ogłoszenia nigdy są ważne, więc słucham go jedynie jednym uchem. Misza wydaje się zbyt przybita, aby chociaż udawać zainteresowanie. Pada głowa na blat, wyglądając na zdruzgotaną. Rozmusz się, Misza. Co wakacje, nie przejmuj się egzaminem. Dzięki, Hichan. Jej gryma zmienia się w lekki uśmiech, aby w oczach rozpala się pomyk ekscytacji. Co możesz robić w wakacje, Hichan? Ja planuję pojechać do Shichan. Mieszka w takiej ekstra super fajnej rezydencji. Nie mogę się doczekać. Jestem pewna, że to będą najwspanialsze wakacje na świecie. Zdaje się, że w ciągu kilku sekund zagubicie zapomniała o swoim nieszczęściu, a teraz kołysze się na krześle, jakby próbując obosycić swoją ekscytację. Chyba nie mam żadnych planów. Naprawdę? Może powinieneś... Ale dotykający ramię Mistrz odwraca ode mnie jej uwagę. Żydem wskazuje na mu to, który uciekująco spogląda na nie dwie. Ups, przepraszam. Shichan, zobaczyłam, że nam się już skończyły. Przemkaj wyczyknął boki wdech. Wstać! Daję razem z innymi. Odkąd trafiłem, zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Co uczniowie przykuci do wózka inwalidzkiego myślą o tym zwyczaju, nie mogąc go poprawnie wykonać? Zachowanie tej tradycji jest nietaktowne w miejscu, które zaniedbuje wiele innych dla wygody? Mimo, że nikogo o to nie spytałem po tych kilku tygodniach, które tutaj spędziłem, doszedłem do wniosku, że z pewnością nie czułem się urażeni. Rozumieją. Właśnie to lubię w tej szkole. Nikt się niezbytnie nie denerwuje. Wszyscy są tacy taktowni, wyrozumiali wobec siebie nawzajem. Chciałbym, żeby cały świat był taki. Ukłon? Powoli przewracam kartkę, słuchając szelestu, który wydaje papier, kiedy ujmuję go swoimi palcami. Nie mogę usiedzieć na miejscu. Są wakacje. Nie ma lekcji, prac domowych, spotkań artystycznego, tylko czas wolny, który mogę spędzić jak zechcę. No to wracam na chatę. Nie mam na nic ochoty. Starałem się pocieszyć Miszę, ale sam nie czuję się zbyt wesoło. Szczerze mówiąc, czas wolny mnie przytłacza. Przypomina mi o szpitalu i długi bezsensownych dniach, które chciałem jakoś wypełnić. Miała różnica polega na tym, że tam byłem przykuty do oddziału szpitalnego strzeżonego przez pielęgniarki, które były niczym Cerbery. Wtedy czytanie było dobrym rozwiązaniem, ale sama myśl, że miałbym spędzić wakacje na czytaniu książek, wydaje się nudna. Nie ma to nic wspólnego z tym, że czytam nawet w tej chwili, po prostu zabijam czas i próbuję poradzić sobie z niepokojem. Poza tym myślami jestem przy innych rzeczach, zbyt wielu, żeby miało to jakikolwiek sens. Dlatego przez książkę, którą czytam od wtorku, brnę powoli... Mam wrażenie, że przeczytanie tej książki zajmuje mi dłużej, niż autorowi zajęło jej napisanie. Próbuję odłożyć ją na chwilę, potem znowu czytam kawałek, następnie zaczynam całość od początku, aż w końcu czytam każdą stronę dwukrotnie. Nic nie pomaga, nie mogę się w ogóle skupić. Wychodzę na zewnątrz, a zacząłem świeżego powietrza i poczekać pomysłu, co do tego zrobić. Na wszelki wypadek zbieram swoją książkę. A tam nagle Rin. Udaję się na dziedziniec, po drodze mijając uczniów zamierzających do bramy. Ci, którzy się najbardziej śpieszą, wracają już do swoich domów, chcąc po walizkach, które ze sobą taszczą.
Najwyraźniej nieważne, jak przyjazny jest Yamaku, w domu zawsze najlepiej, jednak słyszałem, że niektórzy zostaną na wakacje. Dziedziniec jest wystarczająco duży, aby na jego środek nie padał żaden cień, niezależnie od położenia słońca. Stań na środku, aby wygrzeć na słońcu. Mruczę oczy z powodu jasnego światła, kiedy spoglądam w kierunku głównego budynku. No i już na niemal całkowicie opuszczony. Yuko nie była dzisiaj w pracy, więc książki ze szkolnej biblioteki będą mogły wrócić dopiero po wakacjach. Wspomniałem, że gdzieś w okolicy jest biblioteka publiczna, ale ten raz by to spał, aby jej szukać. Pytasz jest tak samo pusty, więc wracam do akademika, kończę swoją przechadzkę szybciej niż się spodziewałem. Z drugiej strony nie wiem, czego się w ogóle spodziewałem. Po tłumem chwili wychodzę do żeńskiego akademika, aby sprawdzić, czy Rin albo Emi jest w środku. Nie ma tam żadnej z niej, więc wracam do swojego pokoju, aby wykonać swój letarg. Powinienem omówić sprawy z Rin. Naprawdę się nie martwię. Przeciwiając się mentalnemu odpowiednikowi prawa grawitacji, balansuje na cienkiej linii pomiędzy szaleństwem i zrozumiałością i chwiejnością. Rin woła też na mnie, więc wywołują mi emocje, których nie znałem, ale raczej... albo raczej miałem nadzieję, że nie istnieją. Zacząłem się zastanawiać, czy te uczucia to rzeczywiście miłość, czy tylko sam się oszukiwałem. To szaleństwo tak myśleć, prawda? Resztę dnia po mojej głowie krąży Rin, szpital Yamaku i wakacje. Nie mogąc się skoncentrować nawet na tym, żeby się skoncentrować. Wydaje się, że myśli bezładnie przychodzą i odchodzą, rozdrobnione na zbyt małe kawałeczki świadomości. Podnoszę książkę, udaje mi się czytać 100 stron, ale jestem pewien, że jutro nawet nie będę pamiętał, co się w niej wydarzyło. Dział. Próbuję posprzątać swój pokój, ale nawet to okazuje się zbyt uciążliwie, zbyt czasochłonne i wymagające zbyt dużo przywiązywania uwagi do szczegółów. Zawsze tak jest, kiedy nie masz co robić, nic nie robisz, nawet jakbyś mógł. Tak jak się spodziewałem, dzwoni do mnie mama, a ja ostatecznie obiecuję, że postaram się załatwić bilet na jutro, a jak mi się nie uda, to na pojutrze. Może tak pojadę jutro do centrum. Mógłbym zrobić zakupy czy coś takiego. Niczego nie potrzebuję, ale może są jakieś letnie wyprzedaże i mógłbym kupić coś. Dlaczego sam się zmuszam? Kiedy cieszyłbym się, że nie mam nic do roboty, z wyjątkiem gry w piłkę od czasu do czasu. Teraz noszę wrażenie, że w ogóle nie mogę sobie odpuścić. Czy dlatego, że ja się zmieniłem, czy może dlatego, że zmienił się świat wokół mnie? Gdy wybija 11, ciemno i zapraszam mnie do snu. Butelki leków ułożone niewinnie na moim stoliku nocnym nie zachęcają do ich zażywania, raczej dostaję przynajmniej co czujności. Jest wieczór, więc muszę otworzyć 3 butelki, wyciągnąć jedną dużą walną tabletkę, 2 mało okrągłe, jedną dużą paską, którą trzeba przeciąć na pół, zamknąć butelki i połknąć leki, pojąć świeżą wodą z kranu. Woda pozostawia metaliczny posmak na moim języku. Mimo to pokamiam razem z tabletkami i daje się do łazienki. Bezmyślnie mieć zębów z idealnym momentem na początkowanie sobie myśli. Jedna z nich szczególnie się wyróżnia, wyraźnie ważniejsza od innych. Chcę zobaczyć się z Rin. Nie mogę pozwolić, aby mój wybuch złości był ostatnią rzeczą, jaka zaszła między nami przed wakacjami. Muszę się z nią jutro zobaczyć. Sen obejmuje kontrolę nad moim zagubionym umysłem z większą łatwością niż powinien. Deszcz pada na moje wakacje. Niczym nie zaczyna ilość małych złych omenów. Na szczęście nie jestem przesądny, ale mnie też przygnębiająca pogoda. Nie tak od rana i ciągle nie dać końca. Nieprzenikalna szara masa chmur przyćmiewa zarówno niebo, jak i mój nastrój. Na padzie przekory dokończyłem rano sprzątanie, ale gdy już mi się to udało, zacząłem wyglądać przez okno w ten dzień na rozpogodzenie. Nieustannie bębnienie kropel o dach i chodnik tworzy hipnotyzujący szum, w którym łatwo się zatracić. Nie mogę tak stać, muszę się zaraz zabrać. Powinienem się spakować teraz czy później. Wybieram w to drugie i udaję się na zewnątrz, po drodze na chwilę przystając przed drzwiami Kenjiego, a przysłuchać się dziwnym stukotom dochodzącym z drugiej strony. Nie śmiałam się zapukać z obawy przed tym, że dowiem się co robi. Stawiając czoło deszczowi pod moim zaufanym parasolem, pokonuję przestrzeń dzielącą mi od akademika dziewcząt. Pukając do drzwi, nie przynosi odpowiedzi, ale za to otwierają się drzwi za mną. I cało cześć! Okropna pogoda, opuściłem nawet poranne bieganie. Narzeka, ale na jej miejscu bym się cieszył. Poranne biegi Emi nie są niczym lekkim. O, cześć, Shu. Jeśli szukasz Rin, to raczej tu nie znajdziesz. Widziałaś ją ostatnio? Tak, jeszcze rano, kiedy ją budziłam. Wspomnienie o pobudce sprawia, że Emi ziewa jak kota, ja czuję się głupio. Oczywiście, że widziała Rin. Zazwyczaj Emi budzi ją rano, pomaga się ubrać, a od czasu do czasu nawet przyrządza i pakuje jej śniadanie. Są jak siostry, chociaż nie wydają się mieć ze sobą nic wspólnego. Ciekawe, która z nich byłaby starszą siostrą. Pewnie mimo wszystko Emi. Naroda przykłada się do obowiązków, chociaż sprawia wrażenie osoby, która mogłaby być zupełną strzypiotką. Dlaczego daje się to takie dziwne, że pod tym jej wesołym uśmieszkiem kryje się uczynna dziewczyna? Jeszcze do galerii kilka godzin temu. Hej, słuchasz mnie? Może zrobić dziwną minę czy coś, ponieważ Emi pytająco przechyla głowę i patrzy na mnie dociekliwie swoimi okrągłymi oczami. A? Jej niewidna twarz zdaje się prosić o moją uwagę. Tak, słucham. Czy mogę zadać ci pytanie? Tak, oczywiście. Maczy swoje czoło, blizuje wargi, jakby się na coś przygotowując. Dlaczego tak bardzo obchodzi cię, Rin? To znaczy pewnie zdajesz się z nią więcej niż ja, a my nawet czasami spałyśmy w jednym łóżku aż do niedawna. A ci zabroniła, bo niszczyła ci włosy.
Oczy mi rozszerzają się z przerażenia, co najmniej dwukrotnie, co sprawia, że wyglądam jak Spotki, nawet bardziej niż zwykle, a na jej pojedynczych uszach pojawiają się zdrowe rumieńce. Powiedziała ci? O, uduszę Tobin, albo coś jeszcze gorszego. Poczuję swój śmiech, aby jej pogarda nie została skierowana na mnie. Emi szybko otrząsa się z zawstydzenia, jednocześnie zdaje się wybaczyć Rin, po czym z powrotem skupia się na mnie. Tak znaczy, zakochałeś się w niej, czy coś? Ojej, naprawdę sprawia wrażenie starszej siostry, przypominając adoratora. Emi jest raczej wcipska i to nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, jeśli w ogóle taki istnieje. Szczerze mówiąc, Mishon tworzyłaby zgraną parę, o zgrozo. To już twoje drugie pytanie, więc chyba nie muszę odpowiadać. Staram się stworzyć pozór niezachwianego, krytycznego spokoju i niezaangażowania. Ciekawe, czy uda mi się szukać nawet samego siebie. Ale Emi jedynie bezpiecznie porusza swoimi brwiami ze złośliwym świeczkiem na ustach. Anal! Czy to znaczy tak? Nie, to nie znaczy tak. Ewidentnie zadowolona z mojej odmowy, udzielenie odpowiedzi na jej zbyt intymne pytanie, ma dość tak, to trzeba odpuścić. Nie powstrzymuje jej to jednak przed pokazaniem języka jak dziecko i ponownym chichotem. I taka jest twoja odpowiedź, to nie sądzę, żebym musiała z tobą dłużej rozmawiać. Bardzo jest słuszne, czy tak naprawdę się nie gniewa. Poza tym muszę się teraz pakować, mam będzie się martwić, jeśli przegapię autobus. Nerka! Ta, cześć. Teraz powrócę do swojego pokoju, zostawiając mnie samego na korytarzu. To, co jest między mną a Rin, to nie jej sprawa, prawda? Dlaczego nie powiedziałem Emi nic o naszej sprzeczce? Rin też pewnie nic nie powiedziała. Myślę, że nawet jeśli są przyjaciółkami, to są rzeczy, o których sobie nie mówią. Długo jest cały czas od głos deszczu, jeszcze jesteśmy w budynku, aż mnie to trochę irytuje. Zatem jeśli Rin jest w galerii, będę musiał przejechać kawał drogi. Teraz udało mi się wyjść ze swojego pokoju, przypuszczam, że podróż do śródmieścia to nie taki problem. Mogę kupić bilet, ale pociąg do domu będzie musiał zaczekać, przynajmniej do jutra. Miał mowę, żebym ten deszcz zaszczył bagaż na dworzec, nawet jeśli nie ma go tak dużo. Deszcz sprawia, że wszystkie kontury wyglądają na bardzo niestabilne, jakby zanikały. Krajobraz miasta zmienia się w pyk szatną zbieraniny różnych niewraźnych odcieni szarości, zamiast wyrazistych form budynków i samochodów. Zdziwieni ludzie, którzy zmuszeni są w tej lubie śpieszyć się, jak tylko mogą, czują sobie nawzajem łączące ich niedoli. Skręca ostatni zaułek, łańką 22 i natychmiast czuje się kupio, że zrozumiała moja własna gra w słów. Drzwi przyciąga ją mnie obietnicami ciepła. Myślałem, że ona nie poszła do galerii sztuki, tylko do galerii handlowej. Brawo. Brawo, Perkun. Na takiej innej galerii mogła pójść Rin. Młoda kapiąca swojego parasola tworzy interesujące, niemalże artystyczne wzory na podłodze. Nie jestem mokry, z wyjątkiem moich butów, które zostawiają małe kałuże w miejscu moich śladów, zwalniając też czoło dzieło sztuki. No ja też tu jest i go będzie stała na tyłach galerii, nigdzie za to nie widać Rin. Może jest na górze. Nie ma jednak klientów, co ma sens, biorąc pod uwagę wiadra wody lejące się na głowę każdego, kto zważy się stanąć w ścianki z dzisiejszą pogodą. Witam. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. A dzień dobry, Nakai. Czekałeś taki kawał, aby nas odwiedzić? Nie wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że przyszedłem pod wpływem chwili. My w okolicy na zakupach postanowiłem wstąpić. Ale nie masz zakupów. Chyba, że dopiero masz zamiar iść, dobra. Odruchowa reakcja to niewinne kłamstwo, co mnie zaskakuje. Może po prostu nie chcę przyznać, że przyszedłem wyłącznie zobaczyć Rin, nawet jeśli jest to oczywiste. I wybrałaś kiepski dzień na zakupy. Chcesz trochę herbaty na rozgrzanie? Dziękuję, ale nie trzeba, naprawdę. Wiesz, pogoda mogłaby być lepsza. Też pierwszy dzień wakacji jest trochę dołujący. Aha, tu jestem pewien, że się poprawi. No ja dzieli się swoim donośnym śmiechem, który niemalże irytuje. Też pana nie przygnębia? Cóż, ja też wolę ładną pogodę. Właśnie wychodziłem, żeby się z kimś spotkać, a wolałbym nie spoczyć swojej marynarki. Jest bardzo droga. Ale oczywiście jestem w dobrym humorze. To co niż wystawie, była wspaniała, prawda? Ta, była bardzo wyszukana. Moja niezbyt entuzjastyczna odpowiedź tylko zachęca go do kontynuowania. Kręci się po galerii, glendo z prytnym o wernisażu. Mów więcej głośniej, kiedy chodzi. To coś, co zobaczyłem też na spotkaniach koła. Udało nam się porozmawiać z wieloma dobrymi ludźmi i nawiązać cenne kontakty. Jeden z obrazów Tezuki został nawet sprzedany kolekcjonerowi Susaki. Podobno za jego wzrokiem do pustego miejsca na ścianie. Nie mogę stać sobie przypomnieć, który obraz wisiał w tym miejscu. Ja coś tam pamiętam, bo po lewej jest ten z dłonią łapiący mi gołą osobę. Już teraz go nie ma. Całe szczęście, że poza tym zawartym głową nic jej nie było. Miał wszystko trochę przycichła, więc leciłem jej wypoczynek, ale z drugiej strony zawsze była dosyć nieśmiała. Nieśmiała? Wszystko jedno, po prostu przytakuje nauczycielowi. Ogólnie odbiór był bardzo pozytywny. Może będę w stanie namówić swojego przyjaciela, żeby napisał krótki artykuł w magazynie, aby... Shinichi, to twoje spotkanie? Każesz panu tak aż jej czekać. Uwaga sobie sprawia, że nagle się zatrzymuje i sprawdza godzinę na zegarku. No mnie martwił, brwi w niezadowolenie na przerwanie jego tyrady. O racja, tak, cóż, w takim razie już pójdę. Spotkamy się we wrześniu, Nakai. Do widzenia. Wow, no przyjaciel naprawdę idzie na całość, kiedy chodzi o pączkującą karierę jako artystki. Myślę, że sukces wymaga ciężkiej pracy, ale wydaje mi się, że jego zadanie było prostsze, gdyby Rin była bardziej skłonna do współpracy. Jest zbyt niezdecydowana, chociaż dobrze sobie radzi. Przykładem może być ten zawrót koło z wczorajszej nocy.
wpada panikę czy coś podobnego, a ja nie zrobiłem nic, żeby jej pomóc. Wdycham. Mam wrażenie, jak nie zrobiłeś nic, żeby jej pomóc. Wyciągnąłeś ją z tego budynku. Mam wrażenie, że przewaźń między mną a Rin tylko się poszerza. Ona zostanie kimś wielkim, a ja nadal stoję w miejscu, chociaż obiecałem sobie, że postaram się zrobić coś ze swoim życiem. Na miarę swego pokłóciliśmy się i im dłużej nie rozmawiamy, tym trudniej będzie to naprawić. Jeśli w ogóle chcemy to zrobić, nigdy nie dowiedziałem się, co czuła Rin, a teraz nie jestem pewien tego sam, co czuję. Chciałem ją zrozumieć, ale Rin nie jest otwartą księgą. To nie tak, że coś ukrywa, po prostu zawsze zdaje się odrzucać wszelkie moje próby zrozumienia tego, o czym akurat mówi. Coś cię dręczy? Zdaję sobie sprawę, że pokrążyłem się w swoich myślach, w samym środku kleri na bóg wiele czasu. To nic takiego. Zaczynam udawać, że oglądam pobliskie obrazy, a odwrócić od ciebie jej uwagę. Widziałem go już wcześniej. Aż nazbyt mi znajome pociągnięcia pędzlem, krzywe i łączące się ze sobą pozornie przypadkowo, nadal potrafię sprawiać wrażenie, że coś się dzieje za kulisami, by tak opowiedzieć. Styl Rin tak bardzo się na ją samą, abstrakcyjnie zrozumiały, barwny. Tajemniczy. Jestem ciekaw, czy aby zrozumieć artystę, trzeba zrozumieć sztukę. Nie. Kappa. Chyba mam pytanie. Tak? Tak? Spłynęłam z magazynu, który jako bezmyślnie przeglądałam, gdy na uszczęśliwioną, że okazuje jakieś zainteresowanie. Jak interpretować sztukę? Coż tam myśli? Jej brwi unoszą się ze zdziwienia, jakby pytanie było zbyt zawiłe, żeby nawet spróbować na nie odpowiedzieć bez jakiegoś wyjaśnienia. Przepraszam, jeśli pytał coś głupiego. Nie sądzę, żebym potrafił zbytnio rozumieć sztukę, nie tak samo jak profesjonaliści. Och, nie ma na to konkretnego sposobu. Zatrąca moje pytanie prostym, lecz skutecznym machnięciem dłoni. Każdy interpretuje sztukę na swój sposób, a twierdza zaczynają od oka patrzącego i od intencji twórcy. Profesjonaliści mają swoje własne metody, ponieważ istnieje coś takiego jak teoria sztuki. Wszyscy panują wzorce, tak jak we wszystkim zakładamy, że poprzez obserwację tych wzorców można dojść do pewnych wniosków. Mówię jak nauczyciel, pouczając się, podkreślając dodatkowe słowa, żeby podtrzymać uwagę słuchaczy. Więc w końcu przypuszczam, że to praktycznie bez znaczenia. Zaczynam pozornie mówić do siebie, mam rocząc tak głośno, że mogę ją wyraźnie usłyszeć. Ludzie u sztuki sprawi, że coś poczujesz, tylko o to w tym chodzi. Uczucia się zmieniają, one wpływają na to, w jaki sposób tworzymy i postrzegamy sztukę. Ale... Opowiem ci historię. Musi pani, ostatnio była przegnająca. To ważne, posłuchaj. Około 100 lat temu małostanny malarz otrzymał wiadomość, że jego przyjaciel, człowiek zwany Kasa Gemas, popełnił samobójstwo. Stało się to, gdy nie było go w okolicy i nie widział się ze swoim przyjacielem od jakiegoś czasu. Więc z pewnością musiał czuć się jeszcze bardziej rozdarty, niż gdyby zwyczajnie usłyszał czymś takim. W kolejne 4 lata nasz główny bohater malował jedynie monochromatyczne obrazy, ponieważ ta wiadomość tak mocno na niego wypłynęła. Czego by nie robił, ciągle powracał do tego samego koloru, dopóki ten nie wypuścił go ze swojej garści. Dumuj się na chwilę, żeby sprawdzić, czy wciąż nadąża. W tym stopniu nadal mi się udaje, więc daje jej znak, że kontynuowała. Ludzie udający historię zajmują się żyć dla tego znaku. Więc? Chcę powiedzieć coś więcej, jako że nie mogę dać się pytania, którego do niej oczekuję. Niczy nie prawny Sokrates myślała, że wyłożyła przed nami wszystkie środki niezbędne, aby doznać olśnienia. No ale nie rozumiesz? Tylko tyle, że jej uczenie okazało się zbyt tępy, aby to pojąć. Ja to wygląda niezadowolona z mojego zagubienia. Pokin okres Picassa jest jednym z najbardziej wysławianych historii sztuki, ale kto wie co takiego czuł podczas prac nad tymi artyciłami? Smutek, tęsknotę, żal? Nikt tego nie wie. Chciałbym powiedzieć, że teraz jeden z jego obrazów z pokinnego okresu prawdopodobnie będziesz interpretował go inaczej, niż byś to zrobił przed dowiedzeniem się o przyjacielu Picassa, Kasy Gamesie. Doświadczenie sztuki do zawsze coś osobistego, odciąły na niej jedynie przypadek czy okoliczności. Jest niemilodny objaśnienie dla każdego dzieła sztuki, a może być żaden z nich nie oddaje mi się autora. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, wiesz? Przytakuję nie rozumieć, co oznacza jej ostatnia uwaga. Wszystko inne, co powiedziała, ma jednak sens poza jedną rzeczą. Jeśli sztuka służy do komunikacji, tak powiedziała Rin, ale każdy mówi swoim sekretnym językiem, jak powiedziała Sae, jaką można mieć nadzieję na porozumienie? Zdaje się to takie bezcelowe i bezsensowne. Sztuka naprawdę nie jest dla mnie. Zawracam do czytania swojego magazynu o sztuce, a ja przechadzam się po galerii, próbując dostrzec, co takiego Rin potrafi zobaczyć w swoich obrazach. Uspokajająca atmosfera panowuje galerii, otoczona przez ulewę, a duże okna sprawiają, że przezroczyste odosobnienie wydaje się bardziej wygodne. Brzęk dzwonka za spokój, ja to nagle Rin. Rin otwiera drzwi ramieniem i wchodzi do środka. Prawie zapomniałem, że to przede wszystkim z jej powodu wszedłem do galerii. Powiedz tylko to! Uważając moją obecność, przegrywa w środku zdania. Skutecznie, że trwa dokładnie przez 1,5 sekundy, zbyt krótko, abym ja bądź cały otworzyli usta, ale też tylko, żeby Rin zareagowała. Idę się przejść. Chyba jestem gotów, idę się przejść. Wracając powrotem na zewnątrz, nietypowym dla siebie wielkomyślnym tempie, Rin widocznie zdaje sobie sprawę, że wciąż spada. Nie, ci na tym zbytnio łapie za swój parasol i biegam za nią. Po chwili doganiam Rin, otwieram parasol i unoszę go nad nami, jednocześnie nadal niemal biegnąc, żeby za nią nadążyć. Nie zdziwia się temu, że za nią biegnę, ani temu, że za nią przeteczny i ostatecznie zwalnia, więc mogę dotrzeć jej kroku bez bezpiecznego zagrożenia przemęczeniem. Odpoczywam od pośpiechu i ceniam sytuację. Ostatni raz trzymałem parasol, aby chronić nas przed deszczem i myślałem o tym zbyt dużo. Ale teraz wszystkie rzeczy, które wydarzyły się tamtego czasu, zaczynają tworzyć lodowatą kulę w moim żołądku.
Bycie blisko nie sprawia, że czuję się zakopotany i trochę się denerwuję. Próbuję wydobyć słowa z moich ust, jako że nagle wydają się być bardzo, bardzo suche. Niemniej jednak nie mogę się wycofać. Dlaczego ciągle uciekasz? Nie chcę z tobą rozmawiać. Jak chcę z tobą rozmawiać? To za każdym razem boli. Czasami nic nie można na to poradzić. Nie chcę, żeby bolało. Dobrze, nie musimy rozmawiać. Co powinniśmy robić? Chodźmy się tylko przejść. Ja pierdolę. Tylko się przejść? Tylko się przejść. Dobra. Nasze kroki chlupią w płytkich kałuszach tworzących się na ulicach, gdy dzieje się deszcz. Lim w tej chwili idąca obok mnie w swój nieśpieszny, zrelaksowany sposób nie wydaje się nawet odrobinę niepokoić faktem, że mognie chociaż nie musi. Częściowo znajduje się poza osłoną mojego parasola, pomimo że jest on wystarczająco duży dla nas obojga. Tak jakby nawet nie zauważyła, że jej koszula przemaka od deszczu. Zachowanie Rin zawsze przypomina mi się obrazy medytacyjnego spokoju, nawet wtedy, gdy przeżywa wewnętrzny zamęt. A nie uważam, że to medytacja. To rozmoknięcie na deszczu. Też chciałbym być bardziej spokojny. Za bardzo zbliżyłem się do Rin, żeby mógł zachować swój zwykły dystans. Ponoszę wrażenie, że stałem się jednym z tych ludzi, którzy wmawiają sobie, że są obiektywni, tylko po to uświadomić sobie, że są najgorszymi łgarzami. Czy jest coś lepszego, co pozwoli poczuć się dobrą osobą, niż złudzenie, którym można się oszukiwać? Być już lepiej jest stracić tę iluzję. Wracam do domu na jakiś czas, więc pomyślałem, że przedtem się z tym zobaczę. Mogę zacząć rozmowę lepiej, ale oparta niechęć do prowadzenia konwersacji nie była teraz sprawy. To dobrze, w przeciwnym wypadku mogłem powiedzieć, że zostałeś porwany. Nie możesz wiecznie przed wszystkim uciekać, nad przede mną, próbującym poważnie pogadać. To jest poważna, poza tym wydaje mi się, że teraz uciekam bardzo powoli. Może wydam brać lekcję o Temi? To jest celowe, zmieni jak umieli do ściany, która przypadkowo odpowiada ci sarkastycznymi bzdurami. Pomyśl w wernisażu swojej wystawy, co by było, gdybyś uciekła? Ja to nie odpowiadam, po prostu idzie dalej. Albo powoli biegnie, uciekając przede mną w swoim ciszę. Zobaczymy, że ma skłonność do bycia samotną w towarzystwie. Zajmie się wzdłuż ulicy, później skręcamy w lewo, a potem trzy razy w prawo, a potem znowu w lewo. Jest tak samo jak któreś minionej nocy. Bez przerwy wybieramy przypadkowe kierunki, ponieważ to, dokąd idziemy, nie ma znaczenia. Jedyne, co ma znaczenie, to chodzenie i dzięki kropli deszczu pełniących o parasol. Woda spływa z dachów budynków i szerokimi rzekami trafia do kratek ściekowych. Mimo, że staram się nad nimi przechodzić, moje buty przemakają. Idziemy dalej w ciszy, która aż się prosi, aby ją znowu przerwać. Jak jestem pewien, że tylko ja tak się czuję. Dlaczego zgodziłaś się na wystawę? Lin jedynie podstępnie z ramionami spogląda w drugą stronę. W takiej sytuacji dając sobie daję ja sobie spokój. Ja pierdolę. To bez sensu. Co ona chciała osiągnąć? To, co działa w noc w wernisażu, sprawiło, że poczułem, jakby pragnęła czegoś wyjątkowego. Zdawało mi się, że miała nadzieję na coś nieosiągalnego. Wysoko stawiła swoją poprzeczkę i według własnego sądu zawiodła. Nie miało żadnego znaczenia, ile ludziom podobałyby się jej prace. Brak realizmu jest zrozumiały, większość ludzi tak ma, chociaż nie do końca w tak skrajnym stopniu jak Rin. A to nie powód, żeby żyć w swoim własnym świecie i nikogo do niego nie wpuszczać. Nie możesz zmusić świata, aby dopasował się do tej pokręconej megalomańskiej kosmologii, w której wszystko działa tak, jak tego chcesz. Wkurza mnie w Rin najbardziej. Chcę, żeby świat działał na ich zasadach, traktując wszystko, co jest z nimi sprzeczne, jako nieistotne lub niepotrzebne. Nie mogę wierzyć, jak ktoś w Yamaku może nie mieć minimalnej świadomości o tym, że świat potrafi być czasem bardzo niesprawiedliwy. Zapewniam, że nie jest jedną osobą, która pragnie, aby coś było inaczej, ale przynajmniej potrafimy przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest. Rzucam z boku spojrzenia Rin, która patrzy do góry na naszą osłonę w kształcie kopuły. Swojej monochromatycznej żarości co zastępuje ona prawdziwe niebo. Teraz rozsu ciągle pada. Pełnia jak dzisiejsze chmury. Rin naprawdę sprawia wrażenie, jakby chciała być obserwowana. Dąsa się zgodnie z niebem, które tak uwielbia. Nie powinien był przychodzić. Jej obecność jedynie przypomina mi o tym, jak bardzo się wkurzyłem z dokładnie tych samych powodów i o tym, że te powody prawdopodobnie nigdy się nie zmienią. Mimo, że chcę powiedzieć, że jest mi przykro, mimo, że nie chcę rozłąki, nie mogę się przemóc, aby powiedzieć którekolwiek z tych rzeczy. W dalszym ciągu przemierzamy krok po kroku zalane deszczem ulice. Gdy z kimś idzie, kroki często stanowią wspólny rytm, jakby za sprawę jakiegoś dziwnego, podświadomego porozumienia. Zauważyłem, że z naszymi nigdy tak się nie dzieje. Czas mija, uderzenia obym rany mojego parasola zanikają, gdy chmury nad nami powoli się rozpraszają, aby odsłonić modre niebo. W końcu deszcz ustaje do tego stopnia, aby mógł zamknąć parasol, a zanim to robię, strzepuję z niego nadmiar wody. Podczas gdy walczę z mechanizmem, Rin zatrzymuje się tak nagle, że stawiam jeszcze 5 kroków, zanim zdaję sobie sprawę, że nie ma jej obok mnie. Mój parasol widocznie się zaciął. Gdy się odwracam, zauważam, że patrzy na mnie z obojętnym wyrazem twarzy. Chciałam, żeby ktoś powiedział, rozumiem, jak się czujesz. Czy nie byłoby to wspaniałe? To odpowiedź na pytanie, które zadałem wcześniej? Nie jestem pewien. Tak, ale dlaczego takie ważne? Bo inaczej nie wiem, czy mogę to znieść. Wciąż byłem w środku składania swojego parasola, więc odpowiedziałem coś, żeby tylko podtrzymać rozmowę, ale to, co teraz mówimy, rodzi mi krew w żyłach.
Jeśli ktoś opowie żart, się śmieje, ty śmiejesz się razem z nim, prawda? Po co dwie radości, to nie jedna, tak? Jeśli ktoś cierpi, jest mu smutno, podzierasz go i przytulasz, prawda? Bo tak... Przerwa, poznając swoje usta, powie otwarte, a potem sobie przypomina, żeby je zamknąć. Przygnuję w tej samej chwili przebywać na jej twarzy i w moim sercu. Dlaczego nigdy wydawają... Lalalala. Nigdy nie wiem, czemu nie wydawają się właściwie słowa. Nie dlaczego mogę się śmiać tylko wtedy, gdy się smuszam. Nie dlaczego wszystko, co zostaje we mnie, nawet gdy się czuję, jakby miała wybuchnąć. Jej paska wzywa wyraz u twarz, nie drwiona, to mówi. Jej zwykły, równy głos staje się jedynie odrobiną cichszy niż zazwyczaj. Ale kto? Kto chciałby kiedykolwiek się tak czuć? Rin patrzy na mnie, a ja obrażam sobie smutek bijący z jej oczu i zwracając uwagi na to, czy faktycznie go tam widać. Ja nie. Nie chcę się tak czuć. Potem przeskuję z tym w milczeniu. Rin przez to, że powiedziała wszystko, co chciała powiedzieć, jednym tchem, a ja przez to, że nie mam pojęcia, jak ogarnąć to, co właśnie powiedziała. Nie rozumiem, co Rin mówi, ale rozumiem... Albo rozumiem, ale tego nie chcę. Obie te rzeczy dzieją się po raz pierwszy, to akurat jednocześnie. Ironia tej sytuacji jest dla mnie oczywista. Ja myślę, że każdy chce być rozumiany. To normalne. Ale to niemożliwe. Nie tylko dla mnie, ale dla każdego. Wcale też tak działa. Wpływasz na innych ludzi, a oni wpływają na ciebie, a koniec końców widzisz wszystko tylko na swój sposób. Wszyscy ludzie są samotni, tylko korzystamy z siebie nawzajem, aby załagodzić tę samotność. Zająłem się, czemu tak to ująłem. Po prostu czułem, że słowa Sai brzmiały prawdziwie, zupełnie jakbym zawsze miał myślał w ten sposób, nawet nie wiedząc. Zdaje się, że jasno wyraziła moje myśli w klarownych, prostych słowach i w tej głupiej opowiadce o Pikasie. Rin spuszcza głowę niczym usychający kwiat, pozwalając swojej grzywce opaść na jej oczy, abym nie mógł ich zobaczyć. Dlaczego tak mówisz, skoro przez ciebie czuję się inaczej? To niesprawiedliwe. Drżący głos, który wypowiada te słowa, nie należy do Rin. Ja rady myślałam, że jesteś inny, że nie będę musiała już być samotna. To do słowa pełnego ryczy i sterowania, wypowiedziane przez zaciśnięte zęby i drżącym sercem. Przykro mi. Jeśli ci przykro, to dlaczego mówisz coś takiego sprawiedliwego? I nagający ton nie wywołuje we mnie żadnego szczególnego odczucia, poza smutkiem, który tkwi we mnie już od wczorajszego wieczora. Wcale mnie ona nie przeraża, już nie. Rin nie jest żadnym marnotrawnym geniuszem sztuki, ani żadnym nieprzewidywalnym sawantem, który może rozszarpać pod logikę mojego mózgu na strzępy, tylko tworzy usta. Jest tylko dziewczyną, którą myślałem, że kochałem. Kochaną, która chciała być moją przyjaciółką. Przyjaciółką, którą zawiodłem. Mówię tak, ponieważ inaczej byłby to jak kłamstwo. Dlaczego? Proste pytania zawsze są najtrudniejsze. Muszę zamknąć oczy, aby mógł skupić myśl wystarczająco, żeby jej odpowiedzieć. Nie jestem artystą. Nigdy nie będę mógł być na tym samym poziomie, co ty. Ależ do świata, który jest widziany tylko przez ciebie, a żebym mógł być jego częścią, musiałbym stać się tobą. A to coś, czego nie mogę zrobić, względu na to, jak bardzo byś tego chciała. Rin przyjmuje moje wyjaśnienie bez mrugnięcia okiem. Ja też nie jestem prawdziwą artystką. Maluję? Ponieważ pozwala mi to poczuć, że naprawdę coś czuję. Na chwilę wstrzymuję oddech, zanim wypuszcza go długim, podobnym do westchnięcia podmuchu. Dlatego to robię, bo chcę być zrozumiana. Trwałam, że zrobię to. Jeśli nawet Kisadak mówi, to tak zrobię. Co zrobisz? Czujęcie Rin wskazuje, że znowu wróciła do rozmowy z samą sobą, ale cieszę się, że mogę ją z tego strząsnąć nawet teraz. Nauczycieli Sae rozmawiali z kimś, kto jest bardzo ważną osobą. Dostałam stypendium od wielkiej szkoły artystycznej w Tokio. Powiedziała, że mogę się tam przenieść i zacząć naukę po zakończeniu lata, jeśli zechcę. Jest bardzo rozumiem dlaczego. Chwila, co? Dlaczego nic nie powiedziałaś? Właśnie to zrobiłam. Jesteś pierwszą osobą, której o tym mówię, bo dopiero teraz zdecydowałam. Zachowuję spokój, wyglądając jedynie lekko zaskoczoną moim zszokowanym wtrąceniem. Jest to rzeczne. Z łatwością potrafi powiedzieć coś, co wróci jej życie o 180 stopni. Nie mogę w to wierzyć. Po tym, co się stało w lutym, na ten rok starczy mi już zmian. Ale ci teraz sprawy, że się układają, nie chcę, żeby wszystko się zmieniało. A co z Yamaku? Nie chcesz skończyć szkoły ze wszystkimi? Mój apel nie wywołuje żadnych emocji. Wszystkim. Emi, mną, wszystkimi. Czuję, jak mój puls niepokojąco rośnie, oddech staje się czułki i płytki. Nie chcę, żeby to się stało. Ich życie nie jest moim. Szczere. Co właśnie powiedziałeś, że każdy jest samotny? Nie o to mi chodziło. Zawsze mówiłeś, że trzeba chwytać dzień i zacząć żyć własnym życiem. Ja też muszę żyć własnym życiem. Rin przeinacza moje słowa, a zrobić swoją kolejną ucieczkę. Wkurza mnie to. Jej spokój, ostateczność i pomaga w oświadczeniu tego jest nie do przyjęcia. Jakby zmiany życia były czymś, co można zrobić po twoim chwili. Nie! Ikiari, jak możesz tak mówić? Dlaczego nawet nie starasz się przenieść do jakiegoś miejsca? Moje desperackie oskarżenie nie przynosi żadnego efektu. Czuję się, jakbym znowu był bezsilny. Jakbym nie mógł do niej dotrzeć bez względu na to, czego spróbuję. Nie jest tak irytująco stanowcza w swoim przekonaniu, że gdybym jej nie kochał, mógłbym przez to nic nienawidzić, chociaż sam już nie wiem, które z tych uczuć do niej żyje. Może jestem taką osobą, taką, która przynależy tylko do samej siebie. Nie mogę tego zaakceptować. Nonszalanckie spojrzenie jej oczy zdaje się mówić, że nie dba o to, czy zgadzam się z jej decyzją, czy też nie. Chwila przerwy pozwala mi się uspokoić i dojść do siebie. Kiedy to robię, rozchodzące się chmury deszczowe ujawniają zachodzące słońce, które ma jeszcze czas, aby posłać kilka swoich ostatnich ciepłych promieni, nim dzień dobiegnie końca.
Mozaika światła i cienia rozpościera się po ścianach budynków, ulicy i ogrodzeniu otaczającym park po drugiej stronie ulicy. Cień i linii jest wystarczająco długi, aby dosięgnąć moich stóp. No to jak scena z jakiegoś westernu, gdzie dwaj kowboje patrują się w siebie nawzajem, gotowi chwycić za broń. Ten, który stracił zimną krew, posmakuje ołowiu. Zdaję sobie sprawę, że byłbym w niekorzystnej sytuacji, ponieważ słońce znajduje się za Rin, świecąc mi w oczy. Nienawidzisz mnie? Pierwsza wyciąga broń, a nie mam nic, żeby się obronić. Masz parasol. Nie wiem. Czy gra? Nawet jeśli, jakie miałoby to znaczenie? Złośliwie szukam słów mogących ratować tę sytuację. Nie znajduję żadnych. Jesteś moją przyjaciółką. Obiecałem ci to. Nie jesteś kimś, kto zapomina o obietnicach. Myślę, że to jest najważniejsze. Moglibyśmy spróbować... Nie mów tego. Przewidując, co chciałem powiedzieć, Rin rzuca się w moje ramiona, przyciskając swoje ciało do mojego. Czuję, jak staje na palcach, aby być ze mną na tej samej wysokości i mocniej się do mnie przytulić. Jej włosy pachną deszczem i rozcieńczaczykiem do farb. Jej ciało jest zimne jak zwykle. Jej oddech na mojej szyi jest gorący jak zwykle. Dodatnie, że wszystko to wydaje się mi tak bliskie, chociaż sama Rin ogółem nie. Jesteś pewien, że nie możesz mnie nienawidzić? Gnięcie przed mnie jest tak bliska, że mogę poczuć ruchy jej warg na płatku mego ucha. To nęcące, kuszące. Gdyby sytuacja była inna, jestem pewien, że odczuwam zachęcające łaskotki i chichota, pomimo że jestem facetem. Byłoby prościej, gdybyś nienawidził. Nie wiem, dość trudno cię nienawidzić, gdy mnie tak przytulasz. Zastanawiałam się, czy to przez mój markotny głos, ale robię krok do tyłu, patrząc tęskno na swoje krótkie ramiona. Wolałbym, żeby tego nie robiła. Nie mogę nikogo przytulać, Isao. Taka sobie niezła osoba. O kurwa. Dlatego muszę odejść. To gościa obezwładnia mnie, trzeba prostymi zdaniami. Nie możemy zmieniać naszą dyskusję. A skoro nie mogę się dalej spierać, Rin może konać do woli, przenosząc ten ciężar z jednej nogi na drugą. Nauczę się przydać ludzi po swojemu. Jestem pewna, że mogę zostać prawdziwą artystką. A jeśli nie zostanę, możliwe, że nie będę mogła już być sobą. Mimo śmiechu na jej ustach jest zawodniczy. To fałszywy symbol pewności siebie na temat przyszłości, której nawet Rin nie może przewidzieć. Chciałbym móc zinterpretować go jako symbol nadziei, ale naprawdę. I wciąż uśmiecha się w ten kłopot i wymuszony sposób. Dlatego proszę, zapomnij o mnie, a ja też zapomnę o tobie. Jest pewna, że zmienia się połowie mnie czegoś, czego nigdy nie przyjdzie mi poznać. I tak tego pewnie nie chciałabym usłyszeć. To jest sprawiedliwe. Rin nie żartuje, Rin jest zawsze poważna, ale ja nie mogę tego zaakceptować. Nie potrafię. To jest dobie, jak mógłbym. To właśnie chciałem powiedzieć, ale nie wiem, co miałbym zrobić dalej. Nie mogę myśleć niczego wartościowego, więc muszę zakwestionować jej słowa. Jak możesz mówić coś takiego? Rin ci wzrok, ale zrodzisz mi w oczy. Jej spojrzenie jest poważne i głębokie, idealnie obrazuje instane tereny, za które je zawsze uważałem. Nawet teraz nie potrafię odczytać jej emocji z tych nieurgających jadejtowych tęczówek, które nigdy nie mogły oddać tego, co widziały. To proste, w końcu jestem do rozwiązania rzeczy. Niesprawiedliwość ściska mnie za gardło, ale daje mi się wykrztusić pytanie, które mnie gnębi. Jest to koniec? Pożegnanie? Rin ciągle spokojnie na mnie przypatrzyła, bez odpowiadania na moje pytanie. W swoich oczach wiedziałem, że nie musiała nawet nic mówić. Nie było dla nas więcej słów. Odwróciła się i odeszła bez oglądania za siebie. Światło ku mnie pomału lekka o zmianie, ale ja przyniosłem tam stałem. Słońce zaszło za horyzont, rzucając długie, cienkie cienie przez ulicę. Negocjne świetle oddalające się przez plecy Rin wyglądałaby jak z odległego snu. Odległość między nami powoli się powiększała. Fale na kałużach, po których stąpała, rozchodziły się, aż osiągnęły limit swojej drobnej egzystencji i zniknęły bez śladu. Jadowate słowa zostały głęboko wyryte w moim sercu. Koniec. Kapa. Nie! Bez jaj! To był... Co zakończenie? Brawo, Perkorn. Zjebałeś. Chyba nie wiem, w którym miejscu. A jeśli znajdziesz kogoś takiego, to co wtedy? Naprawdę myślisz, że byłoby jak w jakiejś bajce przeznaczeni sobie kochankowi mimo przeciwności losu, żyli by długo i szczęśliwie? Moje pytanie spotyka się z pustym spojrzeniem, a w ciemnościach jej oczy pozostaje niezachwiana przez ledwie skrywną gorycz. Nie, co taki myślę? Ale przynajmniej wtedy nie musiałam być sama. Lepsze słowa w stronę światła miasta, ale takie słyszę. Nie powinna być tego robić, jeszcze nie. Chodzi ci o wystawę. Kiwa głową i zamyka oczy, oddychając spokojnie, jakby próbując udowodnić, że to potrafi, a potem znowu mówi do siebie. Dlaczego? Zła koniunkcja planet? Nie, to nie to. Upewniłam się, że wstałam dzisiaj prawą, znaczy lewą nogą i wszystko inne robiłam prawidłowo. Chodzi o mnie. Pomyliłam się. Prostuje się, rozciąga, patrzę ja mnie i wychodzi na ulicę. Czekaj, gdzie ty idziesz? Zatrzymuje się, odwraca, patrząc na mnie ze zdziwieniem. Do szkoły, odchodzę. What? Wait, what? Co? Czemu? Bo chcę być sobą. Rin zaczyna iść, zostawiając mnie całkowicie zorientowanego. Co tu się odpierdala?
A, Rin! Ale coś, co powiedziała, naprawdę mnie tknęło. A może był to sposób, w jaki to powiedziała? Tak jakbym znał inne zakończenie. Może będzie fakt, że to ona to powiedziała. Chcę jej coś odpowiedzieć, póki to uczucie we mnie pozostaje. Jakby spełniając moje życzenie, Rin się zatrzymuje. Nie zwraca się i nie czeka, aż powiem to, co chcę powiedzieć. Chociaż nie miałem nawet zamiaru, znaczy czasu, żeby się nad tym zastanowić. Rin, posłuchaj. Ja nie wierzę, że musisz być sama. Nawet jeśli nigdy kogoś takiego nie spotkasz. Nie wiem, czy zaczęła moje słowa, a tak czy inaczej w żaden sposób nie reaguje. Odchodzi. To za nie raz, kiedy się zatrzymała. Więc gdzie jest Tetsuka? Mogę tylko poradzić gołą, ale jako, że nie udaje się dobić wystarczającą odpowiedzią, muszę coś powiedzieć. Uciekła. Co? Co? Ja pierdolę, co się odpierdala? Przerażająca świadomość rozchodzi się po jej jako twarz jak burza. To jest klęska, katastrofa. Co da się przyjaciół myśli? Najważniejsze wydarzenie w jej życiu, ona po prostu ucieka? A ty dlaczego nie powstrzymałeś? Zamierzam pociągnąć cię do odpowiedzialności. A spierdalaj, gruby typie. Sam przerwa mu, porządząc rękę do góry w wskazującym geście. Dobrze, że zainterweniowała. Powiedz tylko, że zacznie na niego dziwnie patrzeć. Spokojnie, Shinichi. Pewnie po prostu miała tremę. Nie znam jej tak dobrze jak wy, ale odniosłam wrażenie, że jest trochę osobliwa. Te gry się zdarzają. No i dobrze, jaśnie, że nagle się rozchorowała. Goście z pewnością zrozumieją. Ale... Rozejrzyj się, wszyscy wyglądają raczej zadowolonych z darmowego wina i kubełka wędki. Goście to nie zaszkodzi, ale tracimy tutaj okazję. Zapoznawanie się, nawiązywanie kontaktów i znajomości. Parę dorośli sprzeczają się o coś, czemu nie można zaradzić, a mi czarpie mnie za rękaw, aby przyciągnąć moją uwagę. Ona też nie wygląda zbyt zadowoloną. Chodź! Gdzie? Stajcie Marin i skupimy jej tyłek! Co? Nie mogę w to wierzyć, jest taka kupia! Jak Tarin może robić coś takiego? Mówię ci, nie ma nawet odrobiny sobie rozsądku. Ja jest naprawdę zła, brakuje tylko pary udającej się z jej uszu. Myślę, że rozumiem, Emi jest taką osobą. Czasownik, podać się, nigdy nie udało się być częścią jej słownika i może myśli, że... Nie powinienem być częścią niczego, nie powinien być częścią nikogo... Powiem po swojemu. W słowniku kogokolwiek nie powinno znajdować się takie słowo jak podać się. Najlepiej będzie, jak dzisiaj zostawimy ją samą. Czy co? Jesteś teraz ekspertem od Rin? Przyjmuję stanowczą postawę i konfrontacyjnie kładzie dłoń na biodrach. To tak, jakby ze mną też chciałaby szcząć bójkę. Nie, przede wszystkim nie sądzę, że to w ogóle było możliwe. Rozważam, że skubanie tylko nic nie da. W moim zaskoczeniu ta melancholijna uwaga przynosi skutek, jako że mi wzdycha i ramiona trochę padają. Kim to? Serio? Kiedyś nieraz tak zrobiła, nic się nie zmieniło. Ja do szkoły pusty autobusem nocnym odbywa się w milczeniu. Oboje bez słów patrujemy się w światło migające za oknem. Nocny krajobraz jest spokojny, oświetlony jedynie przez blady księżyc i żółte latarnie. Żegnamy się przed moim akademikiem. Edward chodzi ciska pięści, zmuszając mnie do pewnienia się, że nie napadnie Rin, gdy tylko spuszczę ją z oczu. Obiecuję, że nie zwymyślasz? Spogląda na mnie oczami, podobnie z arżącymi się złością, na które opowiadam tak spokojnym wzrokiem, jak tylko mogę. Konfrontacja z wściekłą kobietą jest łatwa tylko wtedy, gdy nie jest się obiektem jej gniewu. Po minucie nierównego pojedynku na spojrzenia wzdycha i począł gołą geście porażki. Jesteś zbyt pięknie, Sao. Wiedziałeś o tym? Gdy to mówi, w końcu jej uspokaja się cień uśmiechu. No teraz na dużo spokojniejszą. Nagła zmiana nastroju. Możliwa tak urzędna, jak się to na początku dawało. Pomoczy humor, ory łatwo się zmieniają. Gdybym był, pozwoliłbym ci działać po swojemu. To znaczy, że śmieję tylko Darin? Oboje ukrywamy naszą troskę za pustymi żarcikami, a przynajmniej wprowadzamy je w to dobry nastrój. Mimo się brwi, z jakby rozbawionego uśmieszkiem, staram się zrodzić z równowagi. Ten numer nie przejdzie. Nie, to jedynie znaczy, że jestem niemiły tylko dla ciebie. Ej! Dobranoc, Emi. A to chyba znamy, nie? Wakacje, co? Ta. Niektórzy zadaną w szkole nawet podczas ferii, ale przecież ja to znam. A inni wrócą do swoich rodzin. No. Nie wiem, co robić. Powinienem kupić bilet na pociąg do domu, ale nie mogę się do tego przemóc. Dobrze się, że znowu dostanę telefon z domu. Mama będzie mi wypytywała o to, kiedy wracam, a nie będę wiedział, co odpowiedzieć. Naprawdę kiepsko. Biorąc pod uwagę obecną sytuację z Rin. Czuję, że nie mogę tego wszystkiego rzucić i dawać, że niczego między nami nie ma. A teraz ma jeszcze więcej własnych problemów. Myślałem, że otwarcie wystawy daje jej chwilę tchnienia, a bardzo się pomyliłem. Wszystko tylko bardziej się plącze. Ozry pokojnie do drzwi przerywa cichą, lecz napięta do serca zanim pyta studentkę egzaminu. Proszę? A to Rin nagle.
Otwierających się drzwi wyłania się nauczyciel plastyki, który wychodzi do środka z uniesionym jakby od podmuchu wiatru marynarką. Zerka na mu to, a ten odzajemnie spojrzenia. Później taki, dawaj mi tutaj tego Hinasakiego, czy jak my się nazywamy. Potem mierzą się wzrokiem, a ich twarze krzyją się jednocześnie. Co tu się odpierdala? A przepraszam, czy mógłbym poczekać na moment pana Nakaya? Ja przepraszam, pani Namiya, ale jesteśmy tutaj w środku egzaminu. Środka tego południa nagle pojawił chłodem, gdy oboje patrują się w siebie. To pilne, aby na to, że pan Nakaya już skończył. Obaj mężczyźni odwracają się, żeby na mnie spojrzeć, wyglądając jak para bazyliszków, próbujących spetryfikować pierwszą przekąskę. To prawda, że już od jakiegoś czasu nic nie robię, więc nie ma racji, ale... Nakaya, czy nie chciałbyś jeszcze raz przejrzeć swoich odpowiedzi? Bo to mówi z dziwną intonacją, wyróżniając pewne słowa, jakby próba przekazać mi wiadomość. Presja, jaką wybierają na mnie ich spojrzenia, sprawia, że szybko począsam głową, co najwyraźniej zostaje odebrane jako swojego razu odpowiedź. W porządku, Nakaya, prosiłbym, byś poszedł z panną Namiyą. Weź swoją torbę i odłóż ten na biurko. Życzę udanych wakacji. No, nawzajem, proszę pana. Cały świat. Cóż, przynajmniej cała klasa zdaje się wstrzymać oddech tylko ze względu na mnie i przerwa pisanie egzaminu. Dopóki nie wstanę, nie pozbieram swoich rzeczy i nie podejdę do drzwi. Czyli spojrzenie na karku. Pewnie myślą, że mam jakąś karę ostatniego dnia szkoły przed wakacjami czy coś w tym stylu. Nie wiem, czego chce do mnie nauczyciel, ale mogę się domyślić, że nie jest to żadna kara i że prawdopodobnie ma to znowu coś wspólnego z Rin. No ja nigdzie mnie nie prowadzi, zadając się kompletnie pustym korytarzem. Wiesz, gdzie jest Tezuka? Czyli stara się uniknąć nauczyciela. Jak chyba można się było spodziewać. Zastanawiam się, czy zdaję sobie z tego sprawę, że nie może wykazać go w nieskończoność. Nie mam pojęcia. Pewnie będzie pan już w klasie obok. Oczywiście, że tam pytałem. Przeszukałem każdy kąt tej przeklętej szkoły i żeńskiego akademika. Bo ty widziałeś po raz ostatni i jesteś przyjacielem. Pomóż mi z tym, nie martwisz się? Nie martwię, ale nie wiem, co mógłbym zrobić. Jak nie zrobiła wczoraj coś niezrozumiałego, nawet jak na nią. Wydawała się naprawdę zagubiona. Może po prostu chcę przez jakiś czas pomyśleć o tym wszystkim. No jestem wrażenie, że miała pewne wątpliwości co do sensu tej wystawy. Coś w tym stylu. Po prostu nigdy wyjaśniło, o co nie chodziło. Jakie wątpliwości? Nie wiem, po prostu tak mi się wydawało. Nie jestem do końca szczery z nauczycielem, a nie będę się w to wmieszać. Przyszedł do mnie, właśnie dlaczego? Może myśli, że jestem kimś w rodzaju powiernika Rin, ale nie sądzę, bym mógł pomóc tej sprawie. Raczej paska drapie się po głowie z dezorientacji. Co się dzieje z tą dziewczyną? To do niej niepodobne, zawsze była taka zdeterminowana. Zdeterminowana? To nie już jak słowo, którego można użyć do opisu Rin, ale okej. Dla mnie wydawała się co najwyżej obsesyjna. Nie chciałbym być niemiły, ale czy to nie głównie pan pchał Rin w tym kierunku? Trochę japy. Jej cel to mój cel, taka jest rola mentora. Chyba tak, po prostu nie wiem, czy malowanie może ją uszczęśliwić. To dość niedorzeczne słyszeć coś takiego od ciebie, Nakaya. Nagle przyjmina bardzo zirytowanego. Czy powiedziałem coś głupiego? Nie rozumiesz, prawda? To nie kwestia bycia szczęśliwym. Każda korzyść niesie ze sobą jakieś poświęcenie. W życiu nie ma nic za darmo, ale czy mógłbym... Czy pozwoliłbym tej dziewczynie zmarnować swój talent? Gdybym miała chwilę zątpienia? Nigdy. Malowanie to praca każda inna. Chyba, że na Tezukę może się wydawać, że to bachostka, ale naprawdę całymi dniami ciężko pracuje, aby tworzyć sztukę. Aby stać się kimś nadzwyczajnym, potrzeba nadzwyczajnego wysiłku. Im dłużej słucham nauczyciela, tym bardziej daje mi się, że Rin wcale tak nie myśli, chociaż nie mam pojęcia, co się dzieje w jej głowie. Doskonale rozumiem, dlaczego miałaby poświęcić swoje wakacje oraz nadrobić opuszczone lekcje, egzaminy, czy móc pokazać swoje prace. To ścieżka, którą obrała, a dotarcie do jej końca nie jest prostą sprawą. Wiem, że jest młoda i jest jej ciężko, tak samo jak reszcie dzieciaków w tej szkole, ale to żadne wytłumaczenie. Skończył. Ale... Czy jest coś, co znaczy dla ciebie tyle samo, co sztuka dla Tezuki? Nie. Zgadza się. Mam jedynie niepokojne wyobrażenie swojej przyszłości, żadnego celu. Jednego marzenia, do którego mógłbym się dążyć. Dołączyłem do koła artystycznego poszukiwania czegoś, co może mnie interesować i inspirować. Czy znalazłem coś takiego? Inną rzeczą, jaką w końcu znalazłem, była Rin. Nie, nie mam takiej pasji. Więc nie jesteś w stanie jej zrozumieć. Cześć, kądzik. Jego jest średnio. Co tak późno? Przez ciebie byłem zmuszony godzinę gadać do siebie. Czuję się zrazony przez ciebie. Och. To, co teraz powinien do ciebie powiedzieć, to jest... Jego bezpośrednie poświadczenie zostawia miejsca na sprzeciw. Ale nawet ona sama może tego nie rozumieć. Mimo wszystko dalej się spieram, w głównej mierze z czystej złośliwości. Jak może nie rozumieć? Bo tak łachunięty ma malowanie przez ostatnie kilka tygodni, czy przestała nawet chodzić do szkoły, nie mówiąc już o chodzeniu na zajęcia, nie bądź śmieszny. Nie sądzę, żebym był śmieszny, ale jako, że nie wiem co odpowiedzieć, no mija uznaje, że wygrał tę dyskusję. W każdym razie wernisaż był całkiem udany, bo może ta Tezuka prawie wcale się nie pokazała. Wiele ludzi było zainteresowanych jej pracami, a jedna została nawet sprzedana za rozsądną cenę. Cóż, to dobrze, prawda? Tak, to wspaniała wieść. Mam nadzieję, że Tezuka się opamięta, kiedy o tym usłyszy, ale... Wstycha i zdejmuje... Przeczytałem to na głos, a nie wiem, co mówię.
A, dobra. Wzdycha z mojej okulary, przeciera je swoją marynarką, a z powrotem zakłada na nos. W każdym razie powinienem iść. Muszę doprowadzić do porządku tej sprawy z Sai i innymi. I zobaczysz Tezukę, poprosiłem, żeby do mnie przyszła. Poza tym życzę udanych wakacji. Dziękuję. Po tym, jak znika za rogiem, zaczynam się zastanawiać, gdzie rzeczywiście może być Rin. Wydaje się, że ma nie jedno, a przynajmniej kilka tych swoich sekretnych miejsc. Prawdopodobnie poszła tam, gdzie są mlecze. Waham się, mam ochotę zarówno spróbować rozwiązać tę sytuację, jak uczyć to wszystko na dobre. Poza klasa znajduje się tylko kilka kroków dalej. Co robić? Gdy otwieram drzwi, witają jedynie cienie. Hej! Wstyd pośrodku rozświetlonego przez promienie słońca pokoju, zerkając poprzez przerwy w zasłonach na podwórko. No to już szybko ją znaleźliśmy. Jak wiele razy przedtem nie drży, a nie odskakuje, jedynie spokojnie czeka, aż wykona pierwszy ruch. Zupełnie jakby próbowała stać nieodłączną częścią umeblowania. Nauczyciel cię szuka. Jedyne co otrzymuje, to puste spojrzenie przez jej ramię w towarzystwie zagadkowej bez wyrazowości na jej twarzy. Czy też mnie szukasz? Nie, ja już ciebie znalazłem, czyż nie? Naprawdę? Marszczy brzmi, wyglądając na tak zdezorientowaną, że zaczynam zastanawiać się, czy to pytanie było zadane z pełną powagą. Może było. Mówisz teraz w metaforach? Chodzi ci o coś jak węgorzy jaskinie i ciemne burzowe noce? To mi wychodzi mówienie w ten sposób. Nagle zakończone powitanie daje mi szansa zamknąć swoją drzwi i wziąć na pokrytym kurzu blacie. Pięcior stoi w miejscu, ale przynajmniej się do mnie odwraca. I wyczekujące spojrzenie jest tak przytłaczające, że w ogóle wkrótce żałuję, że to zrobiła. To jej terytorium, a ja na nie wtargnąłem, chociaż na to pozwoliła. Mimo tego wciąż czeka, aż coś powiem. Nie tylko wiedział co. Pełniona słońcem cisza zmuszała mnie do podjęcia decyzji. Przyszedłem tu, nie zastanawiając się zbytnio nad tym, co zrobię, po przekazaniu krótkiej wiadomości Nomi, w razie gdybym znalazł Terin. Znalazłem ją, a teraz nie wiem, co jeszcze chcę powiedzieć. Co jeszcze powinien powiedzieć? Waham się przez chwilę między dwiema opcjami. Niepokój Rin jest moim niepokojem. To zaskakujące odkrycie. Prawie tak samo duże, jak uświadomienie sobie, czy faktycznie jest zaniepokojona. Prawdopodobnie nic nie mogę na to poradzić, a może nawet jestem częściowo temu winny. Czy to oznacza, że będę po prostu się od niej odciąć? Nie sądzę. Wiem, o co chodzi. O nic. Zaczyna się z tym odwracać, jakby starając się fizycznie uciec od rozmowy, której nie chcę odbyć. Rin, czasem ignorować albo wyjdę. Dobrze. Chcesz, żebym wyszedł? Nadal jesteś zły? Zajął nam, czy też może tylko mnie, 10 sekund, aby z powrotem pogrążyć w tym rozmowę. Chciałem móc wymazać przeszłość, albo chociaż zapomnieć o tym wszystkim. Przez kilka ostatnich miesięcy nieraz tego pragnąłem. Na razie odłóżmy tę sprawę na bok, okej? Okay? Skoro tak mówisz? Mówię, więc o co chodzi. Sai i Nomiani byli zbytnio zadowoleni tym, że wczoraj uciekłaś. Postawiłaś ich w całkiem niezręcznej sytuacji, więc oczywiście pewnie chce jakiegoś wyjaśnienia. Wyglądało to, jakbyś poczuciła wszystko, na czym pracowałaś i nie rozumiem dlaczego. Zrobiłam błąd? Moja reprymenda i jej niewyraziste odpowiedź nie pasują do normalnej konwersacji aż tak bardzo, że równie dobrze mogą być to dwie zupełnie inne rozmowy. Pytanie z nas nie jest tak samo jak kiedyś. Jest takie samo jak kiedyś, ale nieprzyjemne, uciążliwe uczucie, którego ostatnio dostaje za każdym razem, gdy patrzy na Rin, zdaje się znajdować swoje odbicie w jej własnym zachowaniu. Najwidzę rzeczy, które nieubłagalnie zmierzają w tym kierunku. Nie jest ich już od lutego. Cóż mogę powiedzieć? I pytanie towarzyszy przykuwające uwagę zakłopotane spojrzenie, które wywołuje u mnie westchnienie i zmarszczenie brwi. Rozmowy, których nikt nie chce odbywać, są najgorsze. Nie wiem, znaczy, to nie koniec świata, ale było to chyba dosyć głupie. W odpowiedzi sama wzdycha, aczkolwiek nawet powie nie tak ciężko jak ja. Po prostu nie mogłam tego zrobić. Ale dlaczego? Co się stało? Przerwa, maszynie brew, cichy głos. Odpuść, Sao. Myślę, że nie potrafię tego zbytnio wyjaśnić w zrozumiały sposób. Ta, więc też nie chcę odłożyć tej rozmowy. Odbyć tej rozmowy, może ty lepiej. Ale jakie to rzadkie z jej strony, żeby przyznać, że nawet ona ma jakieś ograniczenia. Zawsze myślałem, że Rin nie zdaje sobie sprawy ze swojej skłonności do rozpraszania się, aż do takiego stopnia, że przez przypadek matwa wszystko, co mówi. Nigdy niczego nie tłumaczy w zrozumiały sposób. Nikt mnie nigdy o to nie prosił. To ja cię proszę, na to wygląda. Ale ja zawsze chciałem cię zrozumieć, żeby dowiedzieć się, kim jesteś. No dlatego chcę, nie widzisz? Wiem, że jesteś w stanie, ale ja chcę. Czy dlatego staram się w to ciągnąć? Boli cię to tak samo jak mnie. Mało prawdopodobne, żeby ktoś z nas na tym skorzystał. Zrobiliśmy i powiedzieliśmy rzeczy, których nie można cofnąć. Jest tak, jakbyśmy nie przestawali do siebie wracać, mimo że bycie ze sobą blisko jest jedynie na skrzywdzi. Czy to nie głupie? Nawet teraz widzę, jak zmuszam się do odpowiedzi, chociaż nie jesteś nic mi winna. Wiesz, trudno jest ci mówić o tych rzeczach w ten sposób. Dlaczego? Dlaczego malujesz? Bo nie wiem, co innego mogłabym robić. Tak uczucie, że nie masz wyboru, że jest tylko jedna możliwość. Jak gdyby w sklepie zostały tylko lody smaku arbuzowym, a ty miałbyś zjeść loda. Musiałbyś zjeść loda. Pomijając jej kiepską metaforę... No, w sumie rozumiem, bo jakbym miał zjeść tego lody o smaku arbuzowym, to prędzej bym się zżygał. Pomijając jej kiepską metaforę, która właściwie była bardzo dobra w przypadku Perkorna, na nic tak naprawdę nie odpowiedziała. Ale to w ogóle możliwe, jest to jeszcze mniej zrozumiałe niż niewiedza. Żart z tymi żygami, po prostu nienawidzę smaku ananasa. Nie za słodkie jak dla mnie.
Ale jeśli nie chcesz malować... A moim drugim przeciwnikiem jest sok pomidorowy, bo jest za gorzki. Znaczy gorzki. No i smakuje mi. Ty o to chodzi? Musiałeś przenieść się do tej szkoły, chociaż pewnie nie chciałeś, to sobie zabału. Zatrzymuje się, marszą drwi, jakby coś spodziała i jej nie zadowoliło. A przynajmniej myślę, że nie. I ostrożnej uwadze z kolei towarzyszy inna krótsza przerwa i następnie jeszcze zmarszczenie brwi. Chciałbyś mieć zabał? Ja pierdolę, jak to brzmi. Nie, nie chciałbym i nie chciałem. Ale wszystko jest z tobą w porządku, prawda? Czy może wciąż jest ci przykro z tego powodu? Pytanie rynku świadomie mi, że tak naprawdę myślałem o swojej chorobie od tygodni. Poza codziennym połykaniem leków nie było żadnego powodu, abym przejmował się swoim chorym sercem, za co jestem naprawdę wdzięczny. Poznawanie nowych ludzi, nowa szkoła, nowe miasto, nowe życie, to wszystko mnie pochłonęło i sprawiło, że przeszłość zagnikła. Nie, ha! Ponad ja mogę żyć z przeszłością w nieskończoność. Nie, znaczy nie mogę żyć z przeszłością. Nie mogę żyć z przeszłością. Widzisz, na tarbus nie smakuje tak źle, jeśli musisz go zjeść. Oj, uwierz mi, co smakuje. I na wpół bezsensowne podsumowanie właśnie kończy temat z perspektywy Rin, więc po prostu kiwam głową w niepewnym potwierdzeniu. Są dwa rodzaje ciszy. Niezręczne, krótkie, które chcesz przerwać i przyjemne, które ci nie przeszkadzają. Pierwsza jest zła, ponieważ nie możesz przez nią racjonalnie myśleć, jak ja teraz. Czuję się człowiek, gdy patrzy na Rin. Nie chcę się tak czuć. Patrzenie na Rin sprawia, że czuję się wyczerpany. Naprawdę starałem się jak mogłem, ona starała się, nie mam pojęcia jak. Ale skończyło się. Jak się skończyło, koniec końców spartoliła wernisaż swojej wystawy. Czuję się, jakbyśmy byli w ślepej uliczce. Nie mamy dokąd iść. Wczoraj starałem się do niej dotrzeć, ale myślę, że to ostatni raz. Odeszła. Chcę być sobą. Co to do licha właściwie znaczy? Kto jak kto, ale Rin z całą pewnością jest sobą. Czuję moją ulgę, że nie jestem niczemu winny, ale wciąż siedzi mi to w głowie. Dlaczego uciekła? Nie miało to sensu wczoraj, nie ma sensu dzisiaj. To złodziała brzmiało jak coś, co powinno mieć sens, ale wciąż go nie pojmuję. Wiesz, pomówmy o tym, co przed chwilą powiedziałaś. Czy o czym? O malowaniu. Sama wcześniej mówiła mi coś, że prawdziwy artysta nie maluje, bo chce, ale dlatego, że musi. I zastanawiałam się nad tym, co powiedziała. Dlaczego artyści muszą malować? Moje pytanie jest pewnie całkiem głupie, a przynajmniej Lin patrzy na mnie pustym wzrokiem, który zdaje się tak sugerować. Nie wiem, jestem artystką? No cóż, malujesz i masz też własną wystawę. Powiedziałem, że tak się kwalifikujesz. Ja chyba nadal nie wiem, ale dobrze. Przerwa na myślenie, która następuje później, zdaje się trwać przez prawie wieczność. Przeciwieństwo do większości ludzi, Rin nie uzupełnia swojego toku myślowego żadnymi gestami, ani mówiła, czy podobnymi rzeczami. Zauważyłem, że wolę jej styl bycia. Zwykle ludzie wydają się tak urzeczeni brzmieniem własnego głosu, czy najzwyczajniej muszą wydawać z siebie jakieś dźwięki, nawet wtedy, gdy tylko myślą, co mogą dalej powiedzieć, a to mnie denerwuje. Rin po prostu w całości się hamuje, kiedy myśli. To niepokojące, ponieważ zawsze trudno jest zareagować na zamyślenie, ale ona jest tym mniej kłopotliwa. Chyba chcę, żeby ktoś zobaczył, co mam w środku, a nie tak jak lekarze i seryjni mordercy. Tylko tak, żebym nie czuła się samotna. Widzisz, to właśnie jest metafora. Proszę, nie poczuj mnie o oczywistych rzeczach. To nie oczywiste, że to oczywiste. Więc dajesz komuś obraz i oczekujesz od niego, że magicznie ujrzy skrawek twojej duszy? Nie tak, trochę podobnie, ale nie do końca, nie rozumiesz? I tak, i nie. Wiesz, że ja lekką rozpacz nas za każdym razem, gdy zadajesz to pytanie. Jakie pytanie? Czy rozumiesz? To czy cię rozumiem, czy też nie? Zdaje się niemal zaskoczona moim sprecyzowaniem. O, to naprawdę nie jest pytanie. To jedno z tych, na które nie musisz odpowiadać. Retoryczne. Tak, to jest to słowo. Pytanie, które jest pytaniem, jest pytanie retoryczne. Jak miło. Przypomina mi to, że nie ma ono w zasadzie żadnego sensu. Jakim pytaniem jest pytanie, które nie jest pytaniem? Bezsensownym? Retorycznym. Jaką odpowiedzią jest odpowiedź, która na nic nie odpowiada? Retoryczną? To pytanie retoryczne? Nie, nie jesteś zabawny. Ale jeśli ci się ono nie podoba, może powiem coś innego. Nie wiem jednak za bardzo, co, może spodnie ci się palą? To może nasz sekretny język. Tak oczywiste wydarzenie się Rin, po dwakroć bardziej niedorzeczne przez fakt, że wie o tym, iż jest śmiertelnie poważna, jak zwykle zbija mnie z tropu. Jest to swojego rodzaju zabezpieczenie, aby chronić mnie przed niepotrzebnym zamartwianiem się i pozwalające pozostać moim myślom tam, gdzie powinny być, na ziemi. Powoduje to niezakompotany uśmiech, ale tylko dla siebie. Do siebie. Choć moje usta nie układają się w uśmiech, wciąż jestem pod wrażeniem jej łatwości pozbywania się wszelkich prób utrzymania zbyt dużej powagi. Czy mogłaby... Cześć, Saladynowi Krecie. Czy mogłaby, gdy tego zachciała, zapomnieć i zignorować rzeczy, które nie dają jej spokoju? Rzeczy, które jej dręczą? Czy mogłaby, gdyby tego zachciała, uwolnić się od brzemienia, które wiąże się z byciem nią? Wiąże się z byciem nią. A. Czy może jestem jedyny, który czuje się przytłoczony byciem sobą? Nie, dzięki. Jednak chwile, gdy nadajemy na tych samych falach, zdarzają się całkiem rzadko. Mam wrażenie, że jest taka wielka przepaść, a ty czasem po prostu idziesz na drugą stronę i nie mogę w żaden sposób do ciebie dotrzeć z miejsca, w którym jestem. Jest tak, jakbyś czasami była w zupełnie innym miejscu. Chociaż jesteś już obok. Zgadza się. Dziwna jest niemożliwa do pokonania niespójność abstrakcyjna, przezroczysta ściana, która nie dopuszcza do głosu zrozumienia. Może taka zaistnieć pomiędzy jakimikolwiek dwiema osobami, a w przypadku Rin jest to bardziej zauważalne. Rin w żaden sposób nie reaguje na moje myśli,
ani na te, które powiedziałem na głos, ani na te, których nie wypowiedziałem w ogóle. Ze sztuką jest jeszcze gorzej. Przyznaję, że nie za bardzo się na niej znam. Wręczyłem do koła artystycznego, bo myślałem, że może być ciekawie. I chyba jest. Lubię sztukę, twoje dzieła też, ale tak samo jak ciebie nie potrafię ich zrozumieć. Jestem właściwie pewien, że nikt nie potrafi. Zdaje się ją to trochę martwić. Tak uważasz? Tak, wydaje mi się, że sztukę powinno się interpretować, nie rozumieć. Tak bym to ujął. To przykra myśl. Chyba można tak powiedzieć. Czy jesteś przezorzała siebie? Linda zastanawia się nad tym przez chwilę, a następnie zaskakująco gwałtownie począsa głową. Pierwszą rzeczą, na której potem skupiam swój wzrok, jestem ja. Ona skupia. Przejdź mi to uciechę Julkę. No bo dobrze, prawda? W każdym razie powinieneś zobaczyć się z nauczycielem i stosownie przeprosić. Myślę, że się o ciebie martwi. Możesz to zrobić? Tym razem kiwa głową. Tylko już jak nie gwałtownie. Korytarz jest pusty, niemalże onieśmielający. Biuro Nomii to pracownia plastyczna na drugim końcu korytarza na drugim piętrze. Nasze kroki niosą się niespokojącym echem. To nie jest słyszenia pełniowa atmosfera. To tak jakby szkoła też wiedziała, że przez miesiąc nikogo tu nie będzie. Czy są otwarte, ale raczej nie zachęcają do wejścia. Poczekam na zewnątrz. Rim, prawie niezważalnie kiwa głową, krasza do środka, zatrzymując się oczywiście też nie popukając. Może dlatego dopiero kilka sekund później słychać głos nauczyciela dochodząc ze środka. Tu jesteś. Dzień dobry. Pojawia się we mnie konflikt. Powinienem zostać czy pójść gdzieś indziej. Nawet nie jestem pewien, czy chcę ich podsłuchiwać. Maniery przegrywają z ciekawością. Zostaję zacząć z bliska, aby było ich słychać. I głosy niosą się echem po korytarzu, ale to nie ma znaczenia. Nie ma tu nikogo oprócz mnie. Kochana, co do licha sobie myślałaś, wychodząc w taki sposób w wielki wieczór? Nie mogłam nic powiedzieć. Porównując z karcą Syntony Nomii, Rin mówi cicho i nieśmiało. I słowa zdają się niknąć pod ciężarem jego słów. Może przyznać, że bardzo mnie rozczarowałaś, Tezuka. To mi czy nie pomogło? Mówimy też wszystkie rzeczy, które dla ciebie zrobiłem, ale to całe. Poza tym wszystkimi gośćmi, którzy chcieli cię poznać. Nie było nikogo, nawet Hisao. Jak mnie nie było? Pokryłaś się z Haimą, Tezuka. Liczy się reputacja, zdajesz sobie z tego sprawę? Nie szkodzi, nie potrzebuję jej. Nie potrzebuję? Co ty wiesz o życiu? Odpowiedzi Rin chyba jedynie bardziej prowokują nauczyciela. Jego głos podnosi się z każdym zdaniem. On chyba zaraz jej pierdolni w ryj na przykład. Wiedz o tym, że ścieżka artysty jest wyboista. Tak, wyboista. Musisz patrzeć na to z trzeciej perspektywy. Będą chude lata i tłuste lata. Tak jak to już wygląda, będzie dobrze nawet jeśli... Teraz możesz sobie myśleć, że jest tak łatwo i cudownie, ale jak daleko zaszła być beze mnie? Nie zawsze będę mógł ci pomóc. Kiedy będziesz leżała na podłodze swojego maleńkiego pokoiku, zalegająca za 3 tygodnie, mając pustkę w głowie czwarty tydzień z rzędu, wtedy pożałujesz, że nie słuchaj ergonomii trochę wcześniej. Gdy będziesz ciągle mierzyć, jak cień rzucany przez twoje krzesło wydłuża się przez wiosnę, to bo tylko na tyle pozwala ci twój marazm, może wtedy zaczniesz dbać o swoją karierę. To nie ma znaczenia. Nie masz wystarczająco silnej woli. Nie są samo silnej woli. Nie są samo silnej woli. W takim razie powiedz mi dlaczego? Dlaczego zadaliśmy sobie tyle trudu, skoro gówno nam to dało? O matko, nauczyciel wybuchł ze złości. Fakt, że skrzyczał Rin, wywołuje we mnie poczucie winy. Gdybym wszedł razem z nią, być może aż tak by się nie wściekł. Gdybym wtedy nie pozwolił jej uciec, w ogóle by się nie wściekł. Nadal mogę wejść i ją ratować. Nie, chyba nie mogę. Zrobiłem tak samo. Też nawrzeszczałem na Rin, a teraz jest jeszcze bardziej mi za to wstyd. Wydawało mi się, że mam prawo do wyładowania swojego gniewu na niej tylko dlatego, że w moim odczuciu to przez nią byłem tak sfrustrowany. Nie miałem na to lepszego uzasadnienia jak nauczyciel. W korytarzu nastaje kropna cisza. Rin nie ma mi nic do powiedzenia. Można nie zgadywać, czy skończyły jej się odpowiedzi, czy uznała, że kłócenie się jedynie bardziej by go rozjuszyło. Zdaje się, że nauczyciel też powiedział już co chciał, a może po prostu musi odetchnąć. Wyobrażam sobie, jak patrują się w siebie. Jeden pełen kipiącej złości, a druga pełna... czego? Nie potrafię określić, co czuje Rin ani teraz, ani wtedy. Nauczyciel najwyraźniej oczekuje, że Rin coś powie, ale skoro ta dalej milczy, postanawia mówić dalej cichszym, lecz nie mniej gniewnym głosem. Po to ciężko pracować, jeśli nie ma żadnego rezultatu. Rin nadal nie chce się odezwać. Przepraszam, nie będę był tak się rozemocjonować. Wcale nie brzmi, jak było mu przykro. Zamiast tego jego ton jest chłodny i ostry, jak wypływa swoje słowa. Wygląda na to, że za dużo oczekiwałem. Żadna z ciebie artystka. Ta, w ogóle tego nie żałuję. Gniewnie opuszcza pracowni i schodzi schodami, w ogóle mnie nie zauważając. Gdy już go nie ma, ostrożnie zerkam do klasy. Rin stoi tam dalej przed biurkiem nauczyciela. Nie miałam powiedzieć, że jest mi przykro. Mówi to tylko temu klasowemu powietrzu, a nie mnie. Ale skoro Salaj nie odpowiada, ja muszę to zrobić. To nieusprawiedliwe, bo wściekły, ale i tak. Nie mogę się zdecydować, jak powinienem zakończyć to zdanie. Skardzenie nauczycielem byłoby jak skardzenie moim własnym zachowaniem przed 2 dni. Mówi, ale z perspektywy czasu słuszne. Rin nie odpowiada, nadal stojąc bez ruchu, więc podchodzę do niej. Postawiła mu się. W pewien sposób nie spodziewałem się tego. Nie mogę rozstrzygnąć, czy było to niestosowne, ale tak się jak zrobiła to. Nigdy nie zrobiła tego w stosunku do mnie. Trochę chciałbym, żeby tak się stało. Może poczuł się wtedy trochę lepiej? Mam nieodparte wrażenie, że ostatnio chcę wielu przeróżnych rzeczy. Rin? I sobie. Noż, ja pitole.
Czemu? Czy o czym ty mówisz? Też jesteś na mnie zły, prawda? Myślałam, że jesteś moim przyjacielem. Myślałam, że on też nim jest. Nigdy nie słyszałem z jej ust takiego głosu. Jest gorzki i ostry niczym igły. Wbija wzrok w swoje palce u stóp. Myślę, że nie w tym rzecz. Chciał, żebyś była kimś, kim nie jesteś i... Piorun miał boki oddech i w końcu znajduje jej oczy swoimi, nawiązując kontakt wzrokowy. Przepraszam, też chciałbym, abyśmy byli czymś innym, więcej niż przyjaciółmi. Bo dlatego nie mogłem się powstrzymać i tak się wściekłem, podobnie jak zrobił nauczyciel. Jak i więcej? Nie mamy niczego oprócz mnie. To wszystko, kim jestem. Nie rozumiem tego. Cóż, odpowiedź powinna być oczywista, co nie? Pamiętam, jak sam zastanawiałem się nad sensem przyjaźni. Stosić wszystko bez wyjątku, być u boku swojego przyjaciela. Przedstawiony jako przyjaciel, myśląc, że mógłbym być, że mogłaby to być odskocznia od czegoś więcej? Do czegoś więcej. Może przez te myśli nie potrafiłem pogodzić się z biegiem wydarzeń, ani zachować spokoju. To prawda, Rin była, jest i będzie przeraźliwie trudna, a nie powinienem był dać się w to zaplątać, zwłaszcza jak zacząłem czuć wobec niej to, co czułem. A więc, czy zawiodłem? Takie pytanie zdają się zadawać jej oczy. Przepraszam, Rin. Chyba jestem w stanie być twoim przyjacielem. Nie sądzę, abym kiedykolwiek mógł być dla siebie dobrym przyjacielem. Wydam te słowa, ponieważ są prawdziwe, a nie dlatego, że któryś z nas chce je usłyszeć. Ale muszą one zostać wypowiedziane. Ostateczność moich słów tworzy niezręczną ciszę, bo cóż mielibyśmy do tego dodać? Dlaczego? Dlaczego to wszystko się dzieje? Ludzie robią rzeczy, o których ich nie proszę i których nie chcę i wszyscy są na mnie źli. Nie wiem już, co się dzieje i ciągle mam ochotę uciec od wszystkiego. Moc naciska powieki i bierze głębokie, spokojne oddechy. Dotyra oczy, widzę jedynie ciemno-zieloną desperację. Nie mam pojęcia, co jest ze mną nie tak. Nieszczęśliwy wybuch na chwilę wyprawia mi w osłupienie. Przez ułamek sekundy tylko patrzymy się w swoje twarze. Widok jej zagubionych oczu rozpaczliwie poszukujących odpowiedzi jedynie mnie zasmuca, gdyż wiem, że nie ma żadnej. Ja też nie. Ale wiesz, sama mówiłaś, że nie ma dobrych i złych rzeczy. Wszystko jest takie, jakie jest. Ale ty albo coś zaakceptujesz, albo zaczniesz pracować, aby to zmienić, albo się poddasz. Nie chodzi o to, że cię nienawidzę, ale bo, że ten nauczyciel Nomiya cię nienawidzi. Rzecz w tym, że chyba jestem taką osobą, która podaje się, gdy czuje, że nie może zajść dalej. A nawet jeśli się to nie podoba, to tak już jest. Mówię całkiem okrutne rzeczy, ale nie mogę się powstrzymać. Słowa ciągle wychodzą mi z ust z powolną, stanowczą pewnością. Widzę, że uderzają one w Rin prawie jak fizyczne ciosy. Gnoziki jej oczu stają się coraz wilgotniejsze, nadal są one szeroko otwarte wskutek doznanego odczucia. Odrzucenia znaczy. Ona patrzy, pierwszy raz widzę, jak Rin patrzy, lol. Łzy zaczynają stuwać po jej bladych policzkach, nie robi nic, aby powstrzymać. Gdy jedna za drugą upadają na podłogę, stoi nieruchomo, wpatrując się we mnie wzrokiem pełnym zupełnego niedowierzania. Ale rzeczywistość w końcu nas dogania. Rin pada do przodu, jakby schodziło z niej powietrze i pogrąża swoją twarz w mojej koszuli tak głęboko, na ile to możliwe. Rin zaraz jest ciężka i lekka jak piórko, gdy ją podpieram. Nie powiedziałbym, że łka albo ryczy, jedynie opiera się o nie, pozwalając swoim łzym przesiągnąć moją koszulę i dotrzeć do skóry. A ja jej na to pozwalam, kładąc rękę wokół jej ramion w niezgrabnym uścisku, którym nie udaje mi się jej pocieszyć. Po mieszkaniu palców wyczułam kręgi Rin, których twardości nieregularne przypomnieli, jak popaprana jest ta sytuacja. Ich chude ramię drżące w mojej dłoni to widok godny pożałowania, ale z nadzieją faktu, że przyczyniłem się do rozpaczy Rin, rozdziera moje serce. Dobra, dziewczyny, patrzę, to najwstrzeszniejsze, co można zrobić. Nawet Rin, zwłaszcza Rin. Pod swoją przesłoną obojętności Rin też jest człowiekiem. Jest tak samo zdezorientowana, wystraszona i zagubiona jak każdy z nas. Zazwyczaj wydaje się, że w tym, co robi i mówi Rin, nie ma żadnej logiki, ale chociaż raz ma wrażenie, że naprawdę rozumie, co czuje. Ale żadne słowa tego nie wyrażą, tak jak żadne słowa jej nie pocieszą. Niezależnie milczymy, czekając, aż nadejdzie koniec jej łez. Czas mi okrutnie wolno, na tle niwe drobinki kurzu noszą się w powietrzu, sprawiają wrażenie, jakby zatrzymywały się w miejscu. Obowiązkowy zegar ścienny tyka nad drzwi, rozpraszając nas tym. Pozwalam nie liczyć sekund, bo tylko by je to wydłużyło. W końcu Rin lekko się porusza, nadal przytuszając się o moją pierś, namawrzy mi w koszulę. Pozwól pobyć tu przez chwilę. Proszę, chcę. Daj tylko małą chwilę. Moją świadomość ogarnia kojąca fala. Wiedza, że co prawa da jedyne... Czemu nie mogę się słowić prawidłowo? Moją świadomość ogarnia kojąca fala. Wiedza, że co prawda jedyne, co mogę zrobić dla Rin, to być przy niej, ale tylko tego teraz potrzebuję, nawet po tym wszystkim, co przeszliśmy. Pewnie. Więc tam pozostaje. Ale nadal nie mogę przemóc się do przyciągnięcia jej bliżej, aby mógł ją należycie przytulić. Ponieważ gdybym tak zrobił, zasmuciło mnie to tak bardzo, że nie wiem, czy mógłbym to znieść. Niczym grom z jasnego nieba uderza mnie świadomość, że być może nigdy nie będziemy mogli stać się słami, którymi chcemy dla siebie być. Ciskam je w sercu, jakby kopnął mi prąd. To bolesne. Ta klarowność rani. Mimo, żeby dla siebie być. Po co mamy tak kurczę otrzymać się siebie nawzajem, skoro wydaje się to takie bezcelowe? Co powinien powiedzieć Rin? W jaki sposób mogę sprawić, żeby poczuł się lepiej? Nie wiem, żadnej z tych rzeczy, a gdybym wiedział, obawiam się, że bolały to jeszcze bardziej. Brutalnie wypycham to wszystko sobie z głowy, bo nie chcę myśleć o bolesnych prawdach. Moje myśli prędko się uspokajają, a smutek rozprasza się, aż w końcu pozostajemy tylko ja i Rin oraz słodkie uczucie jej ciepła i miękkości na mojej piersi.
kiedy się w niej zakochałem. Nie pamiętam, ale z pewnością było to przed tym ciepłym zliczeniem się naszych ust, tego pomarańczowego popołudnia, dokuczało jej przeziębienie, a ja poszedłem ją odwiedzić z niejasnych powodów. Wysrockie nastawienie, jej aura odmienności, wszystko co definiowało Rin. Te rzeczy przyciągały mnie z nieodpartą siłą. Sposób, w jaki miała przyjąć cokolwiek, przypisując temu czemuś jako wartość, na jaką według nie zasługiwała. Woli wszystko sprawiedliwie i bez uprzedzeń. Widzieć świat tak, jak chciała. Jeden nigdy nie mógłby zrobić czegoś takiego, a Rin prawdopodobnie nigdy nie miała takiej inspiracji, jaką ona była dla mnie. Zdawała mi się taka swobodna, niczym prawdziwie wolna dusza. Zaś ja, ciągle martwiąc się o wszystko, wydawałem się sobie taki skrępowany, że było to wręcz ujmujące. Może dlatego tak mocno czepiłem się Rin, próbując wejść w jej świat, który tak bardzo zróżnił się do mojego wyblakłego żywota. Nie zdążyłem się zorientować, ta nieodparta siła przyciągnęła mnie niebezpiecznie blisko niej. Ale siła ta okazała się dla mnie zdecydowanie za obca. Wspomniałem nawet o Newtonie. Siła przeciągania jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ciałami. Więc jeśli twoje ludzi czuje coś do ciebie... To prawda uczuciami, nie rządzą fizyczne stałe wszechświata, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że już od jakiegoś czasu jestem satelitą jasno uczącej planety Rin. Planeta Rin. Sama myśl prawie nakłania mnie do śmiechu, ale czasami naprawdę daje się, jakby była z innej planety, pomijając brak zielonej skóry i być może też paru macek. Być może przez mój stujony śmiech Rin odsuwa się temnie, a pozwala mi na to, czując chłód, gdy jej ciepło zanika oraz lekki wstyd, że leciałem myślami w taki sposób. Potem daje to za zły wpływ, jaki Rin na mnie wybiera, ciesząc się przy tym, że tak naprawdę nie może czytać ludziom w myślach. Gorzkie łzy Rin wyschły, a jej wygląd powoli wraca do normy. W oczach nadal jednak widać zagubienie. Spokojnie błądzi wzrokiem po sali, a w końcu skupia się na mnie. Co się właśnie stało? Czy możesz mi powiedzieć? Co masz na myśli? Jak się ta scena nazywa? Raison d'etre. Pokałam. Mówi to z zawahaniem, jakby sama w to nie wierzyła, tak? Wciąż się we mnie wpatruje, jakby prosiła mnie o wskazówki, żeby nie czuć się tak zagubiona. Czemu? Bo jest smutna. Czy to właśnie miałem powiedzieć? Ale czy to nieoczywiste? Nie wiem, dziwnie spłakać. Co? Nie wierzę. To znaczy każdy płacze, Nur. Gryzę się w język, aby nie argumentować tego w ten sposób. Nerwy nie noszą się do osoby, z którą rozmawiam. To co wydawało się takie błędne, idę od tego, co jest we mnie, jakby nie była do końca pewna, co czuję. I zaczęłam myśleć, że może nie wiem, co czuję, że może to ja jestem w błędzie. Tak sobie rozmyślałam. Wydawało mi się, że mam pani starczy, bo miałam wrażenie, że chociaż to mi wychodzi. Że wszystko jest co we mnie, że wszystko co jest we mnie może stać się obrazem, jeśli naprawdę się postaram i pomogło. I mogło, znaczy. Teraz już się czuję, że mi to starcza, bo jeśli nikt tego nie widzi, i tak będę sama. To źle, że próbowałam, czy ty się za to na mnie naprawdę wściekli? Czy tylko słyszę, jak Rin mówi tyle naraz. Gdy kończy, po prostu milknie, wygląda tak obojętnie, że aż ciężko wierzy, że właśnie powiedziała to, co powiedziała. Nie wiem, co o tym myśleć. Rin też oczywiście chciała, aby ktoś obejrzał jej obrazy i jakoś przebił się przez nie aż do jej duszy, docierając przy tym do jej uczuć. Ponieważ czuła, że nie umie wyrazić ich w żaden inny sposób. Nie można uznać to za poprawne albo niepoprawne. Czy przez cały czas próbowała dotrzeć do mnie tak, jak ja próbowałem dotrzeć do niej? Siadam na ławce, aby pomyśleć i dać odpocząć nogom, które przez dłuższą chwilę podpierały nas obojga. Wiesz co? Kiedy czytam dobrą książkę, albo kiedy skłonę na gwiaździste niebo, czy coś, czasem również czuję coś głębokiego, jak cholera nie wiem, jak to pisać. Ale tylko próbuję ująć to w słowa, że mam czuć, że coś tracę, że wydaje się to tak prawdziwe, jak dbało się w mojej głowie. Wydaje się to wtedy trochę fałszywe. Cholera, nawet to, co właśnie powiedziałem, wydaje się fałszywe. Dzielę się uśmiechem, który ma wyrażać coś pomiędzy rozmawieniem a skrytykowaniem samego siebie, a inny nie reaguje. W każdym razie. Możliwe, że nikt nigdy nie wyrazi swoich prawdziwych uczuć tak, aby nie zrozumieli. Rzeczywistość nie może nadążyć za tym, co siedzi w czyjejś głowie. Nikt nie może się z tym mierzyć. Nawet twoje obrazy, chociaż dla ciebie mogą działać. Ale powiedziałbym, że nie można zachować wszystkiego dla siebie, wtedy by się naprawdę eksplodowało. Zmierzam do tego, że nie uważam, aby wyrażanie swoich uczuć było złe, nawet jeśli używasz obrazów jako swojego przekaźnika. Po prostu nie możesz oczekiwać, że ludzie zrozumieją cię wtedy lepiej, niż byś robiła to w jakikolwiek inny sposób. Właściwie to w ogóle nie możesz oczekiwać, że ludzie zrozumieją. Dlatego, że wszystko jest tak subiektywne. Widzisz świat na swój własny sposób, ale wszyscy widzą go inaczej. Ale czy to nie okropne? W sumie tak, w pewien sposób. Marszy czoło wygląda na tak przerażoną, na ile umie. Czyli nie za bardzo, ale mogę przynajmniej zauważyć, że nie jest szczególnie zadowolona. Chyba jednak może mnie to zasmucić. Tak, wiem. Chciałbym jakoś ci z tym pomóc. Co prawda jestem trochę rozgoryczony, ale chyba nie słychać tego w moim głosie. To mój własny problem. Nie mogę stać się osobą, której chciałaby Rin, a ona z identycznego powodu nie może zrobić tego samego dla mnie. Robię trudną minę, ostrożnie dobierając słowa, które chcę wypowiedzieć. Czy Rin też ma chwilę, w którym ciężko jest jej cokolwiek powiedzieć? Chyba nic nie da się na to poradzić. Ale skoro tak mówisz,
czuję się dzięki temu trochę lepiej. Pewne rzeczy, które mogłyby wydawać się nieistotne, mają w takich sytuacjach największe znaczenie. Jak na przykład to, że głos jest bardzo, ale to bardzo cichy, ledwie słyszalny, gdy to mówi. Jak to, że nawet ta krótka grzywka może zasłonić jej oczy, gdy spogląda w dół. Jak to, że nie może ona zasłonić karmazynu pojawiającego się od jej policzków aż po czubki uszu. Przybierają one bardzo interesujący sobie odcień czerwieni. Zapada ogłuszająca cisza. Jest ona bardzo niezręczna. Jakbym zobaczył coś, czego nie powinienem był zobaczyć, nawet jeśli nie zrobiłem tego celowo. Nie wiem, jak powinienem to skomentować, ale mam wrażenie, że powinienem wiedzieć. Ona też tego nie wie. A i tak wydaje się, że nawet jeśli zachowamy milczenie, będzie z tego żadnej straty. Jak miała się pomiędzy nami zaczynać pewna dziwna, niewerbalna więź. Więź ciągle przynosi swój ciężar z jednej strony na drugą, niespokojnie, rozglądając się wokół na wszystko w pokoju prócz mnie. Ostatecznie to zawsze mówi zaklęcie. Nie wierzę. Możemy iść? Nie chcę już tu być. A tak, pewnie, gdzie? Moja odpowiedź maskuje moje zdenerwowanie tak niedolnie, jak i pytanie maskuje jej niezaspokojenie. Nie. Ty możesz iść gdzie chcesz? Ja chcę spać. Nie spałam za dużo przez ostatnie parę tygodni. Mam wrażenie, że mam w głowie stado jasno-niebieskich motyli. Odróżnia mi to myślenie. To taki zbyt niebieski, którego istnienia ciężko uwierzyć. Taki jak majtki je mi dzisiaj rano. Co? Porzuca głową, a ja niemalże spodziewam się, że z już wyskoczy parę ultramarynowych morfidów. Niewielki uśmiech pociąga kąciki jest w górę. Ty przypomniało, niebieski, a nie majtki. Co na stado motyli to chmara, sprawdziłam to. Jopiter, co tu się stało w ogóle? To sprawia, że brew unosi się do góry. Dlaczego go nie używasz? Wolę tam to słowo. W takim razie po co w ogóle to sprawdzać? To powinnaś go używać, nie? Kiwa głową i nie mówi nic więcej, uciekając wzrokiem moich oczu w bok, podkuszona ciemno pomarańczowym światłem słonecznym zajmującym się na oknach. Pozostajemy tak przez krótką chwilę w milczeniu, patrzę na nią, patrząc w milczeniu za okno. Hej, wszystko dobrze? Zerka na mnie kotem oka, snów wyglądając na smutną. Odbijające się światło słoneczne nie zdradza jej innych wewnętrznych uczuć. Będę musiał zastanowić się nad tym. Chcę dalej prowadzić tę rozmowę, wykorzystując te słabe punkty, których istnienie w końcu ujawniła. Erin wygląda przez okno z takim roztargnieniem, że na pewno nie odpowiadałaby mi w żaden sposób, który miałby sens. To chyba jakiś jej mechanizm obronny, który pozwala jej uniknąć bycia rozsądną. Sam jej umysł jest jak motyl, od próba, gdy tylko go poruszy. A akurat gdy pomyślałem, że mogę zajrzeć za jej przesłonę, znów ucieka z mojego zasięgu. Może Erin po prostu taka już jest. Może muszę się z tym zwyczajnie pogodzić, jeśli chcę zaznać spokój ducha. Dobra. W takim razie odprowadzę się do akademika. Dzięki. Serio. W pozycji korytarzach szkoły pozbawionej swoich uczniów panuje atmosfera samotności. W całej godzinie od początku letnich wakacji budynek wygląda napuszczony, a spokój korytarzy zaburzają jedynie nasze kroki. Ona jest nagła, ale ilustruje fakt, że ten budynek jest jedynie pustą powłoką, martwą bez uczniów nauczycieli. Czy tego już nie czytałem gdzieś? Zupełnie jakby ta szkoła stała się osobistym światem dla nas obojga, odludnym miejscem wypełnionym ciszą i pyłem kredowym. Tylko muszę się zmienić. Mój dosyć nacka, gdy opuszczamy schodami drugie piętro. Tak jakby udało się odzwierciedlić to, o czym dopiero co myślałem. Czasami ludzie muszą to zrobić. To ostatnie, co mówimy sobie tego dnia, chociaż jeszcze tyle byłoby do przedyskutowania. A nawet te słowa toną we wszechogarniającej ciszy, znikając w martwym powietrzu, jakby nigdy nie zostały powiedziane. I teraz chwila przerwy, kapa.
teraz kontynuujemy. Pierwszy dzień letniej wakacji z rozczarowaniem, wiem. No czemu nie mogę przyspieszyć, jak ja to wiem, znam. Obudziłem się, deszcz pada z słowianego nieba w wilnych ilościach. Wtedy jeszcze byłem optymistą. Lol. Krótki letni kapuśniak, pomyślałem. Strumienie deszczu przez parę minut, a potem koniec. Nie ma tak dobrze. Deszcz nieustannie opada z szaro niebieskiego nieba na zewnątrz, spływając po szybie mego okna małymi strumykami i rzeczkami, rozbierając się, otworzyć na chodnikach malutkie strawy. Stawy. Tak jak rozstanie 2,5 godziny. Więc sprzątam na odwalsie, w przerwach odczytania książki na odwalsie, przy okazji pakując swoje rzeczy, gdy te dwie pierwsze czynności zaczynają mnie nudzić. Pogoda wprawia mnie w zły humor, durając mi robienie czegokolwiek prawidłowo. Jakieś głośne stukanie do drzwi wyrywa mnie z papiatki. U mnie padało chyba. Mam nadzieję, że to nie kręci jego szalona domowa kręgielnia. Nie, prawdopodobnie napierdziela do nas ten. Rin z bara, bo nie może zapukać, nie? Nie słyszę z korytarza więcej dźwięków, dopóki nie podchodzę do drzwi, aby je otworzyć. Rin. Chciałbym, aby jej widok wywołał we mnie większe emocje, ale po pierwsze jestem zbyt zaskoczony tym, że przyszła mnie odwiedzić, a po drugie jest kompletnie mokra. Czyli ma przeczoczystą koszulę. Tak było. Jego czas przemoczona stoi też w środku kałuży, którą sama stworzyła. Kropelki deszczu kapią z jej krzywki, zjeżdżają po jej ponosie, po czym spadają z czubka. Jedna. Za drugą. Hej! Jak się czujesz? Średnio normalnie. Co? Pomijając względną kwestię normalności tego stwierdzenia, wygląda za dobrze. O, muzyka tego, Kenziego. A nie, przepraszam, to jest utwór, co ja mówię. Jesteś cała mokra. Dlatego, że byłam na dworze, wiesz o tym? Po co chodzić na dór? Jak zebra, jeśli nie zważyłaś? Musiałam do ciebie przyjść, kappa. Nie zważyłam, ale pada całkiem mocno, byłam na spacerze. Czyli chciałaś, może utonąć z żalu. Uważasz, że jestem żałosna? Nie, sugeruję, że może ty tak uważasz. Jestem, a deszcz nie jest czymś smutnym. Nigdy spacerujesz podczas deszczu? Czasami, ale tylko z odpowiednim sprzętem, na przykład z parasolem. Musisz tylko sobie wyobrazić, że masz niebieski parasol w białe paski. Co? To może być trudne, gdy nad głową padać deszcz. Po prostu postaraj się bardziej. Ta, zdecydowanie wróci do normy. Te na wpół sarkastyczne, nieprzyjemne komentarze, które tak mnie irytują, chociaż nie jest to jej intencją, to puste i nieobecne spojrzenie, które zawsze oczekuje więcej niż ma zamiar dać. To takie podobne do niej. Być może będę musiała wejść do środka. Poczuję trochę pomocy z tą wodą i ubraniami, które mam na sobie. Taka jest twoja reakcja, Kret. Mózg szybko łączy ze sobą fakty, po czym zaczynam się jąkać, co mocno kontrastuje ze swobodnym wyproszeniem się Rin. Przecież mi Ringa w tłonie kręci głową, rozpryskując trzecie kropelki wody. I ona już pychała, kappa. Wyjechała. Poza tym tylko by się martwiła i przejmowała, dopóki nie mogłabym się dłużej martwić. Nie mogłabym się dłużej martwić i przejmować, to zawsze zajmuje kłopotliwie dużo czasu. Właściwie to przejmuje się dłużej niż wolałabym słuchać, a pomyślałam sobie, że ty pewnie nie jesteś z tym, który się nerwują. Opadła moje biurko z miękkim odgłosem. Nieprzemoczone ubrania sprawiają, że biurko i wszystko, co na niej robi się mokre, ale nie obchodzi jej to. Dobra, w porządku, pomogę ci. Mam tu gdzieś ręcznik. Czy chcesz suche ubranie? Może być mundurek? Jestem wyższy od ciebie, ale... Wszystko się nada. Ja. To teraz... Patrz jak to się robi. Kret. Kappa. Kappa. A już myślałeś, że wyłączę. Po krótkich poszukiwaniach znajduję w głębi szafy świeży mundurek i puszysty ręcznik. Z rzecznikiem w jednej dłoni, a mundurkiem w drugiej odwracam się z powrotem w stronę Rin, niepewny jaki powinien być mój kolejny krok. Co się jest ze mną i tak? Normalny facet po prostu... Zaczyna się martwić, to nie problem. Pewnie od razu była w stanie przejrzeć moje zawahanie. Jakbym był dla niej kompletnie przezroczysty. Otrącam swój niepokój i skupiam się na 8 guzikach przyszytych do jej koszuli, podobnie jak do mojej. A ciekawe, że mam stanik. Tylko pierwszy guzik jest przeszkodą. Po jego rozpięciu zajmuje się resztą trochę słabiej drżącymi dłońmi.
Odrzucając na bok mokrą koszulkę, odsłaniam ślady tułów. Blad tułów, przesłonięty jedynie jej blad do niebieskim stanikiem, który rozczyna mi, iż wspomniała, że to jej ulubiony kolor. No, ja też kręcę fabuły. No, wiadomo. Nie mogę się powstrzymać z tą kapą. Ja i to. Próbuję myśleć za dużo o tym, ale ciężko jest nie spojrzeć na jej ciało z czymś, co mogę określić jedynie jako mieszane uczucia. Nie wiem, co o tym myśleć, więc nie na nią patrzę. Rin wygląda krucho. Jest jak chłopoka, delikatna rzecz, która ledwo co się trzyma. Jej żebra, każdy z nich widoczny pod jej bladą skórą, ruszają się w górę i w dół, rytm jej oddechów. Rin zawsze dawała mi się całkiem chuda, ale teraz zdaję sobie sprawę, że jej artystyczna mania przed wernisażem mogła sprawić, że schudła jeszcze bardziej. Czy żywiała się poprawnie, czy jadła wystarczająco? Pewnie nie, na pewno nie. To brzydkie i piękne zarazem. Absolutne minimum ludzkiego ciała należące do kogoś, na kim mi zależy. Jest zaprzeczeniem estetyki samym w sobie? To dziwne, nie do niej pasuje. Te opisy. Moje oczy podążają od jej oboczyka do ramienia, a potem w dół ręki, aż do nagłego końca. Nie, to mniej niż absolutne minimum. Myślę z przemijającym ukłuciem żalu i pewnego poczucia winy, że myślę w taki sposób. Jej ręce, z których jajko, że nie są one używane, zostały niewiele więcej niż skóra i kości, wyglądają na bardzo krótkie. Gdy długie rękawy i jej mundurka już ich nie zasłaniają. I ten zoom, nie? Mój brak jakiejkolwiek negatywnej reakcji podsuwa mi myśl, że rzeczywiście przyzwyczaiłem się do widoku różnych nieprawidłowości w ciałach osób, z którymi chodzę do szkoły. Zawsze zastanawiam się, dlaczego Rin ma długie rękawy, które zawiązuje w miejscach, gdzie powinien być łokieć. No kurwa, czy po co? To jest trochę niepraktyczne, ale z drugiej strony ona wcale nie jest najpraktyczniejszą osobą. Może się jej to podoba, może jest to na niej w jakiś sposób ważne, może nie ma w tym głębszego znaczenia. Mam ochotę o to zapytać i prawie to robię, ale smętny stan Rin wymaga, bym poświęcił więcej uwagi. Też przestała cokolwiek mówić. Gdy skończyliśmy na zrzędliwych... nie mogę się wysłowić. Gdy skończyliśmy na zrzędliwych... Kurwa! No, z powitaniem. Więc raczej nie potrzebuję pogaduszek. Podnoszę z łóżka ręcznik i wbijam go wokół jej głowy, czochrając jej te same włosy i czekając, aż przy odrobinie szczęścia większość wody wsiąknie w tkaninę. Spoglądając w górę, zerka na mnie z podręcznika beznamiętnymi oczyma. Wygląda to, że chce coś powiedzieć, nic nie mówiąc. To takiego typu spojrzenie. Ale potrafię wyczytać z jej twarzy, co myśli, więc jedynie dalej na pozór ucieram ręcznik jej włosy ramiona. Cisza jest uciążliwie przerażająca. Nagle naszymi innymi sposobami na porozumiewanie się stały ruchy mojej dłoni i ręcznika, rozczekanie się Rin w tej wewte. I teraz takie, ale na klatce też jestem mokra. Mój przerwany oddech i jej ciche westchnienia, próbujące znaleźć wspólny rytm, którego jakoś nie udaje nam się osiągnąć. Wydaje mi się, że mogę usłyszeć jej bicie serca, a może po prostu to moje bije dwa razy szybciej. Wyczeszę nieposłuszny kosmyk włosów wokół ucha, Rin z nienacka przyciska swój policzek do zewnętrznej części mojej dłoni. Dotyk jest elektryczny, przeszyła mi prąd. Czy poszukuję pocieszenia, ciepła, czy tylko mojego dotyku, tego nie wiem, ale nie mogę powstrzymać się o to wzajemnienia dotyku, gładząc dłonią jej miękki policzek. Zamkniętymi oczyma całuję jej po palcach, licząc stawy? Ustami. Jestem zasmucony bardziej niż potrafimy to wyrazić. Oto my. Chłopak i dziewczyna zakochani w sobie, albo coś w tym guście, a może też nie, a i tak. To jest nie tak. Czuję to w sobie i w Rin. W sposobie, w jaki spoglądamy sobie w oczy. Powiedz się kontaktu. W zamkniętych, wystraszonej posturze i w moim sposobie dotykania jej, jak lalki z porcelany, w strachu przed zrobiciem jej delikatnej postawy. Wiem, że jesteśmy bliżsi sobie niż kiedykolwiek, ale nie cieszy mnie to, zupełnie jak wczoraj. Kiedy czuło się pustka, stało się tym samym słowem, a okazywanie uczuć zaczęło podać tylko uczucie tęsknoty? Jak? Dlaczego tak skończyliśmy? Nie odpowiadaj na to. Chciałem sobie powiedzieć, ale walka z wszechwiedzą samoświadomości jest z góry skazana na klęskę. W każdym razie jestem tu tak samo jak Rin i wydaje mi się, że będzie ona w stanie poradzić sobie z jakimikolwiek swoimi problemami. A jeżeli ona może, to dlaczego ją nie ja? Dlaczego nie my? Mam wrażenie, że taki krok byłby zbyt odważny, zbyt trudny, zbyt niepewny. Więc teraz mogę tylko ją wytrzeć i upewnić się, że tym razem się nie przeziębi. Głaszczę ją po głowie, próbując poukładać włosy, które nie chcą dać się poukładać, nawet kiedy są mokre. Para ciemnych, szklanych oczu podąża za każdym ruchem. Spłonie też? Kiwa głową, odchylając się w tył i rozkłada nogi po krasie zwracającym gestem, który wywołuje we mnie paskudne wrażenie, że coś pędza mi po kręgosłupie niczym omen. Ale nie wystarczy to, aby mnie otrzeźwić, gdyż cisza sprawia, że zaczęłam się czuć, jakby oddzielono mnie od mojego ciała. Poruszam się machinalnie, nawet nie zastanawiając się, choć powinienem. Powinienem rozmawiać z nią o tym, albo chociaż o czymkolwiek.
tam. I teraz będziemy widzieć mięso. Cisza jest zaklęciem, jest to brzmiało, paktem, który przywiązał nas do tego osobistego świata. Stworzonego są od tego mojego dźwięku, deszczu i miękkiego czucia jej skóry na moich palcach. Ale co czemu? Guzik jej spodnie jest mocno zapięty, ale odpina się zaskakująco łatwo. Ciężko jest je zdjąć, głównie dlatego, że na nich siedzi, nie mając zamiaru wstać, ale łatwiej mi zadanie. Wygląda inaczej niż na wcześniejszym obrazku, inaczej niż na jej animacjach. Wygląda ładniej. Klęka w niewygodnej choć, podniecającej pozycji pomiędzy jej nogami, żeby szybko wyrzeć jej nagie stopy, pamiętając, że są one dla niej tak ważne jak dla niej dłonie. Gdy rozsuwam ręcznik natkowski, Rin ociera się udem o mój policzek i szturcha mnie piętą w plecy, aby przysunąć się bliżej. Moment, nie muszę sobie to poobrazić. Ociera się udem o mój policzek. Dobra, to okej, szturcha mnie piętą w plecy, aby przysunąć... Dobra, okej. Spoglądam w górę, a nadkłada się ciche spojrzenie, które mnie na to czekało. Naturalny, oczekujący wzrok daje mi znać, że to moja kolej. Przodnie cieram dłonią o jej wewnętrzny udo. Dotyk sprawia, że gwałtownie nabiera powietrza, jakby próbowała wstrzymać oddech. W takim razie, co, gdy zrobię tak? Krótki pocałunek, który składam na jej udzie, wystarcza, by Rin przestała panować nad sobą, aby zamknęła oczy, ale pisnęła niemalże bezgłośnie. Fak? Czy też tego chcesz? Czy byłoby to w porządku? Czy mogę pójść o krok dalej? Co gdyby? Może gdyby... Gliste myśli krążą gdzieś w tle mojego rozkojarzonego umysłu. Ta cała sytuacja sprawia, że jakoś ciężko się myśli, tylko moja głowa była wypełniona watą. A nie szkodzi, na to, że teraz nie musimy myśleć. Ta. Mówiłem, że będzie dobre mięso. A wolałeś, że z kim? Czy ogólnie ci chodzi, że... Teraźniejszość. Przepraszam, co? Co się stało, kurwa? Teraźniejszość! Ja wiertylo! Dobra, teraz pora na ten. Wyłączamy. Kappo, przywołuję cię. Robisz za... O kur... Przesunąłem przypadkowo obrazek. W tle, a nie kappę. Teraz nie wiem, jak to będzie... Kurwa, moment. A nie, coś jeszcze innego zapałem. Donaty, dobra, nieważne. Dobra, teraz kappę. To jest moja cenzura, jakbyś jeszcze nie wiedział. W sensie nie można pokazywać erotyki na Twitchu, nie? Ale mogę zacenzurować, co miałoby tam być, nie? Okej, to przetestujmy. A tylko muszę najpierw wyłączyć w opcjach ten. Kappa. O! Więc tak. Myślę, jak to ująć. Albo chuj, dobra. Powiem tak. Czegoś tam niżej nie ma. Prawdopodobnie zaraz nie będzie czegoś wyżej, więc na razie kappa zostaje. Ale przynajmniej widać, że ekran, że stanąć. No to mówię! Zniknęło to, co było na dole. Dzięki zdecydowanie mniejszej ilości tkaniny, zdjęcie Majty Green jest znacznie łatwiejsze niż jej spodni. Znikają one z mojego pola widzenia, zjeżdżając gdzieś pod jej nogi. Chyba wykonałem rysznikiem kiepską robotę, skoro nogi Green dalej są mokre od deszczu. Cóż, nieważne. Nelo. No. Prowadzony bardziej przez instynkt niż rozum, przysuwam się bliżej i smakuję wilgoci innego rodzaju. On odpowiada na powolne ruchy mojego języka na skórze, na pocałunki składane na jej ciele. Mam nadzieję, że scena się zaraz nie zmieni, bo będzie przejebane. Mniej się rytmicznie napinają się i rozluźniają, jakby było jej nieswoje przez to, co robię. Móc słyszeć, jak Rin stara się nie wydawać dźwięków, gdy ją ssę. To jest niewiarygodne. Ten poranek jest niewiarygodny. Niczym surrealistyczna nieuchwytność kończącego się snu. Nie wierzę, że robię to, teraz, ale po prostu podaję się chwili. Poza tym kości zostały rzucone już bardzo dawno temu. Poruszam się, staram się zbrać różnych rzeczy, znaleźć jej czułe punkty, rozrażnić ją, doprowadzić ją do szaleństwa z przyjemności, bo chcę tego, bo chcę jej to zrobić. Co? Ona jednak nie piszczy, nie wie, być może dlatego, że cokolwiek bym zrobił, nie mogę sprawić, że Rin oszaleje jeszcze bardziej.
Jej nierówne, ciężkie oddechy zmieszane z nierozumiałymi jękami to odgłosy maniaka, ale nie ja je powoduję. Ja jedynie je z niej uwalniam. Staje się coraz wilgotniejsza, a ja to spijam, czując, że narasta we mnie żar. Próbuję sięgnąć do jej najgłębszych miejsc, ale w ten sposób poczuć ją całą. Mam taką reakcję jak Kappa teraz. Każda moja akcja powoduje inną reakcję, ale wszystkie z nich są z czystego pożądania. Czemu? Wow, moment. Wow, kurwa, teraz nie to żebym złapał, to trzeba było. Fuck. Dobra, chuj. Dobra. Rin pogrąża się w żądzy i jest gotowa pozwolić mi na wszystko, byle bym zrobił to w tej chwili. Jest coraz więcej momentu uwolnienia, ale droga do tego będzie wędrówką przez pogłębiające się szaleństwo. Jednak i tak chcę przebić tę drogę. I mięśnie już nie rozluźniają się pomiędzy palami spazmów rozkoszy. Jej napręża się coraz bardziej, kurcząc mięśnie tak mocno, że musi to być fizycznie bolesne, ale nie odpuszczam. Nie przestaję i wiem, że ona też tego chce, tak rozpaczliwie chce, abym robił to dalej. Noga oplata moje ramiona. Przyciąga mnie bardziej i tak blisko, że chyba się uduszę. Jak umarłeś! Z rozkoszy! Nie przestaję, bo to jedyna możliwość. Uderzam w najczuższy punkt, zmuszając ją do zapania oddechu, do zaciśnięcia nogi wokół moich pleców, do zatracenia się w tym doznaniu. Zdaje się, że dokładnie w tym momencie zapominam o wszystkim, co miało być i powinno być. Wiem tylko tyle, że przyszła tutaj i gdzieś po drodze chyba był ręcznik. Ale to nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, co dzieje się teraz. I orgazm przeszywa także mnie, poniecając mnie na całkowicie nowy sposób. Rozumiem to już za bardzo. Wywołuje we mnie niepokój, nerwowość, poruszenie. I ciało się rozluźnia, a ja próbuję znów ją tam pocałować, ale wtedy podskakuję z zaskoczenia. Nie. Moment, bo nie mogę głosu wydobyć. Nie, co? Starczy. Chodź bliżej. Moment. Co tu się odpierdala? Wstaję, żeby zdjąć ostatnią część garderoby, jaką Rin ma na sobie. Może na pewno ci wyłączę ekran na moment? Opiera się o mnie, aby złapać oddech, łaskocząc mnie ciepłym powietrzem, które wydycha moją koszulę. Po masku sięgam za jej plecy, aby wyczuć drogę pod jej łopatki i znaleźć ustrojstwo, które spina jej stanik. Otwiera się łatwiej niż myślałem i upada gdzieś na podłogę. Znaczy powiem tak. To nawet mogę pokazać. Tylko ja się boję, że zaraz się ruszy ekran. Dotyk jej skóry jest tak cudowny, że chcę poczuć jej więcej, więc ją obejmuję. Włosy Rin pachną deszczem, przez co zdaję sobie sprawę, że już nie słyszę jego stukotu. Odrzeźwia mnie to, rosz pod którym zamknięta była nasza własna rzeczywistość, przestał istnieć, co pozwala mi lepiej zrozumieć sytuację. Wiesz, to naprawdę nie jest coś, co powinniśmy robić, co powinni robić przyjaciele. Cześć, negatyw. Z boku. Szepczę po raz kolejny, zauważając, że nawet tak prosta czynność jak rozmawianie może być czasami niesłychanie trudna. Czemu płaczesz? Czy przestaliśmy być moim przyjacielem? Nie o to mi chodziło, ale poważny ton Rin i różne implikacje stojące za jej pytanie zwracają do namysłu. Tak, przestanę. Będę twoim chłopakiem, Kappa. Co ty? Ja myślę, że nic by się nie stało, nawet byś tak zrobił. Przytulam ją i uśmiecham się w jej włosach, przynajmniej raz doskonale ją rozumiem. Jesteś mokry. Resztki wody na jej skórze wsiąkły w moją koszulę. Nawet jej oczywiste stwierdzenie jakoś sprawia mi teraz radość. Masz rację, jestem, ale to przez ciebie. Chcę się zobaczyć. Hamem! Chcąc spełnić... Dokładnie myliście, że pokażę wam coś takiego, nie? O kurwa. O Jezus, ale jestem niedojebany. No a jak? Boże, dobra. Teraz tak na poważnie. Nie wiem, czy zaraz nie będzie jakaś zmiana sceny, nie? Na jeszcze gorszą. Chcąc spełnić jej prośbę, cofam się, aby rozwiązać swoje koszule. Udaje mi się to dużo szybciej, niż gdy rozbierałem Rin. Nagle przeszywa mi impuls, pomagający do ruszenia naprzód. Każda sekunda, w której nie dotykam Rin, to zmarnowana sekunda, stracona okazja.
Strzączka mego paska przysparza mi problemów, mimo że w normalnych warunkach radzę sobie z nią w gnieniu oka. Gdy męczę się z nią, nie uważam, że... Rin podnosi swoją stopę pomiędzy nas. Dostrzegam ją dopiero, gdy zaczyna poruszać swoim dużym palcem u stopy po mojej piersi. Tułem nam w dół, a zobaczyć na co patrzy. Moje serce. Odruchowo się wzdrygam, zasłaniając bliznę na środku mojej klatki piersiowej. Płytka rana, która pozostawiła na moim ciele operację po zawale, już się zabliźniła, ale cóż, nie jest to szczególnie miły widok, chociaż też nie zadmiernie odrażający. Da się ją zauważyć, ale ona ma oko na szczegóły. Czy dlatego powiedziała, że chce mnie zobaczyć? Trochę leciało mi to z głowy przez ten cały bałagan z Rin, ale teraz wszystkie nieprzyjemne rzeczy powiązane z moją chorobą jednocześnie wychodzą na powierzchnię, zalewając mój umysł niczym gwałtowną powódź. I o Boże! Te wszystkie historie o starych ludziach dostających za serca w trakcie seksu, co jeśli... O kurwa! Wyobraźcie sobie, że robicie takie, wiecie... Mam zawał! O kurwa! A jedyna reakcja na to takie... Przecież dogadaliśmy się, że nie robimy żadnego o roleplayu. Kurwa mać! Właśnie to jest dość duże zagrożenie. Właśnie, powinniśmy się wycofać teraz. Facet jest ten po prawej. I po lewej. Co? Zawrócę sobie sprawę, że być może właśnie zepsułem nastrój i niezdarnie staram się usprawiedliwić. A, przepraszam, chodzi tylko o to, że... Pozwól się dotknąć. Nęci, zapraszam je swoimi oczyma, siedząc nago bez krztyny wstydu. Nigdy nie pomyślałbym, że Rin może tak wyglądać. Ta, wiem, że to nie powinno toczyć się w taki sposób. Chociaż Rin jest zaraz przede mną. W sumie balić tą kapę. Chociaż nie powinno być więcej... pytań, więcej przeszkód, ani tego rozciętego wrażenia, że coś ciągle jest nie tak. Znudna więc moje uczucie, które wczoraj ścisnęło mi serce. Jesteśmy razem. Sposób, który ciężko zdefiniować, który umyka opisom tak oparcie, jak unika zmiany. Czy taki związek byłby w porządku? Czy kiedykolwiek będziemy mogli się zmienić, aby zbliżyć się do siebie? Choćbym spędzili razem całą wieczność, może nigdy nie zrozumiemy siebie nawzajem. Ale nie ma czegoś takiego jak wieczność. To może oznaczać, że nie pozostaniemy ze sobą na zawsze. Nie rozdzielą nas różnice między nami, to upływ czasu dokona tego z siłą nie do powstrzymania. Czyli jest stworzenie chwili kaprysu i impulsu. Ja zdecydowanie nie jestem kimś takim. To dla mnie jasne jak słońce. Może to właśnie z tego powodu nie powinienem, powinienem wykorzystać tę chwilę. Nawet jeśli będzie naszą jedną wspólną, nie powinienem pozwolić sobie na jej zepsucie. Nawet jeśli nie mogę uciec z samym sobą, teraz już wiem, że Rin też tego nie potrafi. Bo mamy sprawy, których nie możemy sobie odpuścić. Rzeczy, o których nie umiemy nie myśleć. Dobra, chyba brakuje o tam. Uczucia, których nie potrafimy nie odczuwać. Ale ona pozwala sobie pożądać mnie bez żadnych hamulców, tu i teraz. Przepraszam, wiesz... I co, naprawdę musisz przestać się martwić. Rin przerywa mi, zanim zdążę powiedzieć coś więcej, co mnie cieszy, bo sam nie wiem, co mógłbym palnąć. Nie głos, który nie słychać typowego dla niej marzycielstwa, karci mnie delikatnie bez agresji. Naprawdę musisz nauczyć się odpuszczać. Obserwuję mnie spokojnie, niemal z wyreachowaniem. Ciekawe, jak wygląda w jej oczach. Cholera, są zielone aż do bólu. Te oczy zawsze mnie oczarowywały, te tajemnicze, urzekające oczy, które zawsze były aż nazbyt spokojne. Aż zbyt niespokojne, Boże, co mówię w ogóle. Ale zawsze też mnie onieśmielały. Ta, mniej nieśmielająca na wielu płaszczyznach, zwłaszcza teraz. Jest strasznie blada, a gęsia skórka na jej ciele daje znać, że jest jej zimno, a może też się boi? Tak żeba, kopanowuje emocje przy tolemnin, by znów poczuć ją w moich ramionach i przegnać moje wątpliwości. Zdaje się, że widok jej łagodnych, kochających oczu roztapia te wątpliwości, niczym ostatnie śniegi zimy. Wow. Tula głowę w mój bark, szukając miejsca, w którym może spocząć, opierając się o mnie tak, jak ja opieram się o nią. Było blisko. Odpuść. Tak. Powinien zapomnieć o takich rzeczach jak przyszłość i przeszłość. To jest tak, że możemy je zmienić. Chciałbym coś jej powiedzieć, ale słowo tknęły mi w gardle, więc nie mam raczej coś niezrozumiałego. Teraz po prostu powinieneś być ze mną. Może zrozumiała, co chciałem jej przekazać. Nawet jeśli nic nie powiedziałem. Chodź. Jestem tu. Chodź bliżej. To moje ciało jest tak nastawione pozytywnie, więc robię jak mówi, przydając ją mocniej. Bliżej.
napieram na nią lędźwiami. Rin odrobinkę sztywnieje, tylko odrobinkę. Bliżej. I ostatnia prośba bardziej przyda modlitwę. Teraz mogę żyć jeszcze bardziej, już tylko w jeden sposób. Sięgam w dół pomiędzy nas i odnajduję w taki sposób drogę. Zanurzam się w nią. Wszystkie mięśnie w ciele Rin napinają się jednocześnie. O kurwa. Wiedziałem, że lepiej nie było słuchać kapy. Nic nie mówi, ani się nie wstryga, więc wchodzę głębiej, a po jakimś czasie wychodzę na zewnątrz. I jeszcze raz, ona rusza się ze mną. Nasze ruchy splątają się w jeden nieprzerwany ciąg posunięć w przód i w tył. Wszystkie doznania stają się wyraźniejsze, wzmocnione 10-krotnie. Mój mózg już wieki temu zaprzestał prób interpretowania wszystkich tych bodźców, więc nie mam wyboru. Muszę czuć to wszystko samym swoim ciałem. A co będzie się z Rin? Wiem to, widzę to, czuję to. Gwałtownie nabiera i wdycha powietrze, drażnąc całą elegancję i spokój. Czuję jej ciepły oddech na barku. Pomiędzy tymi kruchymi oddechami czasami całuję mnie czule, łagodnie, jakby nie była pewna, jak robić to poprawnie. Ale nie ma w tym zawahania. Kurczowo się mnie trzymając przyciągami bliżej, aby mógł pełnić ją całą. Ociera się o mnie wokół mnie, więc ciężko jest nawet powiedzieć, gdzie ja się kończę, a ona się zaczyna. Okej? Okay. Robimy to wolno, nic coś nie wolno. Jakbyśmy mieli nieskończenie wiele czasu, mimo że mamy tylko te chwile, nic poza tym. To uczucie jest... Czekaj! Przestaje się poruszać, trochę zaniepokojony. Może to ją boli, albo... Spogląda mi w sposób, którego na pewno nie umiałbym zinterpretować. Czy o to ci chodziło? He? Mówię, że nie muszę być sama. Jej oczy są pełne niewinnego zorientowania, które sprawia, że zaczynam głaskać się po głowie chichotając. Ta, o to właśnie chodziło. O to, że masz kogoś, do kogo możesz przyjść, gdy smogniesz na deszczu. I wtedy się... Znaczy, że nie jesteś sama. Jeśli jest ktoś taki. Odpowiada całusem, przypominając mi, że przestaliśmy się ruszać bez dobrego powodu. I zaczynamy od początku. Właściwie jednocześnie, nawzajem ocierając, odzwierciedlając rytm drugiej osoby. Ruszam się szybciej w tej wewte. Mój pot miesza się z jej potem i błyszczy na naszej wspólnej skórze niczym diament i perły. Ona rusza się szybciej, ocierając się o mnie w feworze wzajemnego pożądania. Dłużający zapach jej żący, zabijające myśli do snania, które łączy nasze ciała. Umiejętność jakiegokolwiek racjonalnego myślenia opuszcza mój umysł. Wszystko to patrzy moja świadomość. Tak jak to nieodparte wrażenie w moim ciele, patrzy moje instynkty. Gdy odczucia rosną w siłę, Rin zamierza się zatrzymywać. Odciska moje nogi wokół moich lędźwi, zmuszając mnie do wejścia w nią tak głęboko, jak to fizycznie możliwe. Każdy mnie też posyła fale wzdłuż mojego kręgosłupa. Mój umysł wyłącza się, gdy świat wybucha oślepiającym białym błyskiem. Jeb, kurwa, dostaliśmy supernową po oczach. Teraźniejszość, będzie pisało. Nie jestem prorokiem. Odgłos tego. Trzeba coś wcisnąć? Już wcisnę. Aha! Okej. Okay. Teraźniejszość to w najlepszym razie ulotne i mgliste pojęcie. Chwila pomiędzy przeszłością i przyszłością. Dziwnie ten utwór słyszeć dłużej niż 10 sekund. Passing of time. Trochę jak upływ czasu. Chwila pomiędzy przeszłością i przeszłością? Tak naprawdę nic nie znaczy. Myślenie za dużo o rzeczach, które nie mają sensu, to strata czasu. Dlatego właśnie życie teraźniejszością zawsze jest najlepszym wyborem. Poza tym dla nas, dla ludzi niepotrafiących przewidzieć przyszłości i zbyt łatwo zapominających o przeszłości, teraźniejszość jest jedynym dowodem naszego istnienia. Nawet jeśli egzystencja będzie trwać, gdy na chwilę o niej zapomnisz, Norris chwytać dzień raz na jakiś czas. Carpe diem. W taki sposób możesz upewnić się, że naprawdę... żyjesz. Koniec. Co tu się odpowiada? Ja myślałem, że jest... przyszłość. Jestem pewien, że dziewczyna, która stoi tam półnago, wyglądająca przez okno mojego pokoju, rozumie teraźniejszość dużo lepiej ode mnie. Jeśli chodzi o mnie, cóż, w tej chwili jestem nieco zmieszany przez swój obecny stan, gdyż powinienem posłuchać znaleźć swoją koszulę zamiast kapić na tekrin. Ale po prostu nie mogę oderwać od niej wzroku. Jest tak blisko szczyby, że jej nos prawie zostawi ślad. A w każdym razie robi to jej odek, gdy skrapla się na szkle schłodzony przez deszcz, po czym znów szybko znika. Moje wiercenie się podczas zakładania ubrania nie wyrywa Rin za dumy, ale naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Teraz cisza już nie przeszkadza mi tak jak kiedyś. Dopiero gdy kończę zdania swoją koszulę, Rin odzywa się, nadal nie wracając się na niej spojrzeć. Chodźmy gdzieś. Gdzie? Mogę jedynie zakładać, zapraszam ja, a nie na parapet? Znaczy, zapraszam mnie, a nie parapet, ale to chyba to już jest założenie. Wiem. Co? Pomóż mi się ubrać. Myślę, że dzisiaj już jest ten dzień. Dalej, ubrania. Ubrania, co za niecierpliwiony ton. Kłóca ma ponieść jej stanik z podłogi, na którą wcześniej upadł, został rzucony po raz poświęcony rozbieranie zapomniany.
Chwytam go między palce niczym martwą rybę, do mojej głowy zakrada się to samo zawahanie, co wtedy, gdy rozbierałem Rin. Czynność to coś, czy naprawdę tak ciężko jest mi sobie poradzić? Przecież zdjąłeś go bez problemu, teraz musisz zrobić to samo, ale odwrót, tak mówię, nie w spak. Epsilon... Aha, wydaje się trudne, ale jest łatwe. Epto C, Ela, Endur, ty jest, wydaj... Nie, przepraszam, źle. F.C. Ela Endurt Eus Eadyf. Skoncentrowany i nagły i genialny pokaz możliwości swojego umysłu, zapominam, że powinienem podjąć próbę odwrócenia i bełkotu. Jestem pewien, że nie potrafimy przedstawić się na mówienie w spach z taką płynnością, ale gdybym trochę poćwiczył. Czy mogłabyś to powtórzyć? F.C. Ela Endurt Kurwa, nie róbcie klima, z tego błagam. Ja pierdolę. Ja pierdolę, co to było? Kurwa, mać, pomóż. Łapię, dobra, spróbuję. Dyniała rację. Mechanizm zapinania jest w miarę prosty. Po trzech próbach udaje mi się wsadzić małe plastikowe haczyki tam, gdzie trzeba. Już. Dziwar pop ok z zimum zaret? Teraz musisz go... poprawić. Co? Proszę, przestań, nie mówię po spawsku. Ja wiem, o co chodzi. Poprawić, czyli że trzeba wsadzić dłoń w piersi i go jeszcze jakby bardziej tak usadowić w dekolt. Znaczy w biust, to nóż. Poza gołą, jak potrzeba przejechać myślenie na odwrót fizycznym gestem. Znam parę ludzi, którym przydałaby się taka umiejętność. Co miałem się przestawić? Przestawić, teraz musisz go poprawić. Poprawić? To właśnie powiedziałam. Nie, pytałem, co miałeś na myśli. No pierwsze by były dobrze. O, mają być dobrze. Jako, że nie mam pojęcia, kiedy jej piersi miałyby być dobrze, kończy się na tym, że przez dobrą chwilę kombinuję przy klasy piersiowej, tak naprawdę nic nie ściągając. Wkładasz rękę. Chcę to ująć. Jak się założy biustonosz, nie pytajcie skąd wiem, to trzeba jeszcze ręką sobie poprawić ten cyca, żeby się dobrze usadowił w obydwu miejscach. Nie żebym na to czekał, w przeciwieństwie do Rin. Emi robi to lepiej od ciebie. Niezniecierpliwiony ton irytuje, chociaż raczej nie mogę tego mu zaprzeczyć. Rina jak wyraźnie nagle zaczęło gdzieś się śpieszyć. A, wybacz mi, może to dlatego, że ona jest dziewczyną i ma podobne problemy? Nie sądzę, jej piersi są mniej więcej tak samo duże jak co twoje. Anal! Dystaniek i piersi leżą już dobrze. Reszta ubrania okazuje się dużo prostsza do założenia. Rin startuje w stronę drzwi, pomimo że jej koszula nie jest jeszcze nawet do końca zapięta. Nie mając wielkiego wyboru, biegnę za nią. Tylko orientuję się, że zmierzałem w stronę bocznego wejścia prowadzącego do lasu, zaczynam się domyślać, gdzie zmierza. Nie mam jednak pojęcia, dlaczego chciałby tam iść. Czy idziemy do drzewa i tam będzie koniec jej ścieżki. Z drugiej strony wcale nie mogę przyjmować, że moje założenia będą w jakikolwiek sposób poprawne, gdy chodzi o Rin, nawet przy całkiem luźnej definicji słowa poprawne. Las za murami pachnie deszczem. Może przestało padać już jakiś czas temu, ostatnia kropla nadal zlatuje z mokrego podszytu na ziemię. Idziemy nieśpiesznym tempem, który narzuca Rin, dając mi czas na delektowanie się spokojną atmosferą. Wydaje mi się, że przywitała się z co najmniej trzema różnymi drzewami, gdy je mijała, ale ignoruje to tak, jak robią to drzewa. Prowadzi mnie do wąskiej ścieżki rosnącej na wzgórza, tak jak zakładałem. Rzucam okiem przez baldachim w poszukiwaniu tęczy, ale zdaje się, że żadnej nie ma. To jedna pogoda na tęczy. Słońce wisi nisko, a deszcz ustał całkiem niedawno. Kurczę, tak bym chciał zdobyć ten kocioł pieniędzy do końca tęczy. Cóż, nieważne. Puszczam wzrok z czubków drzew, aby użyć wychodzone plecy dziewczyny, która powoli wspina się na wzgórze, nie tracąc równowagi. Kilka kroków przede mną, ale wciąż w moim zasięgu. Nie sądzę, abym mógł kiedykolwiek sięgnąć tęczy, ale dosięgnięć Rin zdaje się mniej niemożliwe niż kiedyś. Czyste niebo witające nas nad polany wygląda pięknie w swojej rozległości. Silny wiatr wspiera deszczowe chmury z nad miasta i posyła je za odległe góry. Widok jest ładny, ale... kątem oka zauważam jakiś przelatujący biały pyłek, ale gdy wracam się, aby go zobaczyć, już go nie ma. Nie pojawia się drugi, a potem trzeci. Ale okazuje się, że wokół fruwają dziesiątki prawie niewidzialnych białych kłębków. Patrz, kwiaty! A, teraz to widzę. Morze mleczy, które pokrywało szczyt wzgórza przy naszej ostatniej wizycie, przybrało teraz inną postać. Tam, gdzie wcześniej była jasna żółć, najbardziej polskie słowo, teraz jest burzysta piel. Niektóre kwiaty już rozrzuciły swoje nasiona, ale wiele z nich nadal czeka na odpowiedni powiew wiatru.
Dzisiaj takich powiewów nie brakuje. Co jakiś czas potrząsają one całą trawą na wzgórzu, a w powietrzu nagle zaczynają unosić się... zaczynają się unosić niezliczone nasiona mleczów. Nasiona po kolei odczepiają się od kwiatków i odlatują. Tak i jeszcze słychać takie bardzo ciche, wszystkie one naraz krzyczą na Radzwele! Nie jest to jakieś niespotykane zdarzenie, a z jakiegoś powodu Rin jest nim zafascynowana. Rin kręci głową z boku na bok, podziwiając zmiany dokonujące się wokół niej, gdy nasiona odlatują. Raz je oglądam, odprowadzając wzrokiem białe kłębki posyłane przez wiatr w stronę horyzontu i wracając sobie, że widzę je nawet wtedy, gdy są już poza zasięgiem mojego wzroku. Co? O co chodzi? Kochasz mnie? Natomiast skupiam się na niej swoją uwagę. Napotykam bardzo ważną twarz, która już nie patrzy jedynie na kwiaty. A ja właściwie nie pomyślałem o tym, ale też jakbym był w takim miejscu, to bym zaczął kichać jak pojebany. Chyba, że zażyłbym tabletkę czy alergiczną. Ale tak, alergia eksa. Takie kochasz mnie? Oczy... Tak by było. To za ciężkie pytanie, co na noc tak, całkowicie znienacka. W każdym razie i bezpośredniość nakłania mnie do szybkiej odpowiedzi. Tak, ja bym wtedy... Nie, osi, wiem, psi, morsz, psi, tak. Być może za szybkiej. Co to znaczy? Nie wiem. Rin zdychały być może niezadowolona z mojej jakiej odpowiedzi. Na jej miejscu czułem się tak samo. Ja też nie. Chyba nie wiem o za dużo miłości. To nie szkodzi, prawda? Jej wzruszenie ramion zdaje się mówić skomowidzić. Waha się przed udzieleniem pewniejszej odpowiedzi. Milczę o sekundę za długo, ale na ta sekunda dla mnie za mało. Na przewidzenie co stanie się dalej. Kocham cię. Te dwa słowa sprawiają, że zamieram niczym królik wypatrujący się w światło nadjeżdżającego samochodu, a jestem królikiem, a wpatruje się w oczy Rin, który wygląda zdecydowanie zbyt obojętnie jak na to, co właśnie powiedziała. Rin ma jednak całkiem ważną minę, chociaż po chwili wystawia język, lekko marszczy brwi i miesza mi w głowie jeszcze bardziej niż samymi słowami. Dlaczego wygląda na odrobinę zadowoloną? To było wyznanie najszczerszych uczuć, sprawdzenie mojej reakcji czy sprawdzenie swojej własnej reakcji? Chyba bof. To smakuje dziwnie. Smakuje? Tak dziwnie. Zaczyna się śmiać, może z nerwów, a przynajmniej tak chciałbym myśleć, ale przestaje, gdy zauważa, jak dziwnie to brzmi. Jak co, nie wiem, chyba nie ma na to słowa. Rin mówi dalej, jakby jej ciągłe nieostroszne słowa wypowiadane językiem, którym formował również najważniejsze, nie niosły ze sobą żadnych znaczenia. Słowo dla, tylko że... To jest tak, jak... Nie umie. Znaleźć słów. Rin nie patruje się we mnie, jąkając się, jakby jej umysł nagle przestał funkcjonować. Wygląda na bardziej zdezorientowaną. Czekając na jej wyjaśnienie, czuję się całkiem podobnie. Zdaje się, że jednak się doczekam. Tylko mruga parę razy, a trzepot jej długich rzęs przyciąga moją uwagę, bo jeśli to pominąć, w ogóle się nie porusza. Aczkolwiek zauważam, z czym walczyły jej powieki. To są te dziwne łzy, niepowiązane ze smutkiem, szczęściem, żałosnym łkaniem, ani radosnym śmiechem. Po prostu łzy, które pojawiły się spontanicznie bez ostrzenia, tak jak tego razu w klasie. Kurde, mam alergię! Jest ich tylko kilka, żartuję. Jest ich tylko kilka, za mało, aby się nie przejmować. Nie pomimo, że Rin wie o nich, nawet nie stara się ich ukrywać. Rin płacze, najwyraźniej wiedząc dlaczego, a kiedy spoglądam w te zaustawione oczy, które zajmują moje spojrzenie, w sercu zarasta mi wielki niepokój. Zrozumiałość tej sytuacji mnie również wprawia w osłupienie. Po prostu nie wiem, co się dzieje. Rin, co się stało? Ja? Spieszany nie potrząsa głową, nie dalej nie próbuję cię wysłowić. Przepraszam, chyba trochę się ciebie boję. Powiada te słowa powoli, niczym cichym głosem i wierzącym w to, co mówi, zresztą tak samo jak ja. Co? Czemu? Nie wiem, tak się poczułam, gdy to powiedziałam. Ludzie patrzą, gdy się czegoś boją, prawda? Widzisz, też mogę tak robić. Wraca wzrok, którą mękając, oszalałem mnie bardziej niż jej słowa. Ja czasami przy tobie tak bardzo chciałem uciec, ale nie mogę się ruszyć, to jakby moje nogi zamieniły się w cytrynowy deser pana kota i czuję się, jakby miało wymknąć mi serce i... Mnoch nie opuszcza ramiona. Zaczął ci się kiedyś coś takiego? Przypomnij nam sobie owiane niebo nad zamarzniętym lasem i dźwięk na gałęzi postukujących o siebie. Jak wspomnienie z innego życia. Raz. Wtedy też mocno bolało mi serce. Ale myślałam, że to twoje nie jest zaraźliwe. Przecząco kręcę głową, a na mojej twarzy pojawia się malutki, trochę umuszony uśmiech. Takie możliwe, że druga świadomość mojego serca jest zaraźliwa, ale w ogóle mi to nie chodziło. Czego się boisz? Nie uważałem się za kogoś strasznego. Rin rozpaczliwie potrząsa głową, jakby wiedziała, że nie będzie dało się tak łatwo rozwikłać plątaniny w jej głowie. Widziała wrażenie, że powinna być kimś innym. Miłość pozostawał eks. To jest coś strasznego. To dzieje się, kiedy ty jesteś dla mnie miły, na przykład wczoraj. Nie wiem, co by nam robić w takich chwilach, to jest trudne. A co było wczoraj? Nauczyciel, Jej głos jest ledwie słyszalny, to raczej wyszeptane wyznanie czegoś, co wstyd, choćby pomyśleć, a co dopiero powiedzieć. Rin nigdy nie była wstydliwą osobą, więc naprawdę wymawia te słowa, ale instynkt nakazuje jej robić to nieśmiało. Ale chcę coś zrobić, ale nie wiem, czy jej, czy obecna ja pomoże, znaczy może. Przez chwilę jedynie patrzymy się na siebie, jakbyśmy czekali, aż druga coś powie. Ale ty jesteś głupia.
Usarin smakują słono, wyczułam w nich także strach. Gdy mówię ją, odczułem, jak serce boleśnie łomoczy mi w piersi. To prawda, cieszę się, że umie powiedzieć coś takiego, ale te słowa i tak mnie smucą. Duch Rin i pasja jej siła, wszystkie te rzeczy są dla mnie cenne i nie chcę, aby się zmieniły. Jak umiem je traktować? Dokąd zmierzają? Czy ich przyszłość nie da się pogodzić z moją? Ten niepokój chyba nigdy przestanie ściskać mnie za serce, ale myślę, że mógłbym nauczyć się z tym żyć. Mów w moim sercu powoli zanika. Mój puls równy się z tętnem Rin. Przez jakiś czas wsłuchujemy się w ten wspólny rytm. Gdy nasze usta się rozdzielają, oboje dopiero po chwili orientujemy się, czy możemy już coś powiedzieć. Widzisz? Jesteś bardzo miłą osobą, nawet nie jesteś. To jest najstraszniejsze. Co to kurwa jest? Wydaje mi się, że zawsze bałam się twojej dobroci. Czy to coś złego? Nawet jeśli się tego boisz? Przez chwilę się na tym zastanawia, marszcząc drwi, jakby to było jakieś trudne zadanie z matematyki. Nie, nie ma nic przeciwko, jeśli to ty, nie przeszkadza mi to. Jak z mojej piersi zdjęto ogromny ciężar i słowa wprawiają moje serce w euforię, wymieniając je, nie jestem pewien. Szczęście? Cóż innego mogło to być. Tym razem mój uśmiech jest szczery. Rink robi krok w tył, nadal posyłając miłogodny uśmiech, który odwzajemniam. Teraz się zakończy. Kiedy dziera twarz o swoje ramię, zrywam okrągłego puszystego nuchawca i ponoszę go do moich ust, złożonych w dzióbek. Nasiona rozprzestrzeniają się na wietrze, który nosi je i prowadzi do nowego domu. Normalnie bym dmuchnął, ale jakbym dmuchnął w mikrofon, to by wam uszy odpadły, dlatego zrobimy takie pierdnięcie ustami. A myślę, że jeszcze kilka krótkich tygodni temu były złe nie czymś innym. To jest zmiana. Hej, więc kiedy stały się tym, czy miały się stać, tak jak mówiłaś ostatnim razem? A ty? Czy zostałaś rodziną artystką, czy jednak nie uciekłaś? Przez chwilę zastanawiałaś się nad moim pytaniem. Po czym ruszyłem nami? To nie ma sprawy, że zaczynam się śmiać. Nonszalancja jej gestu jest czymś cudownym. Znakiem, że Rin potrafi prawdziwie, bez całkowicie żadnych oporów, rzucić ze swoich ramion ciężar całego świata, jeśli tylko ma na to ochotę. Jest na każdy możliwy sposób, pewnie też na bardziej możliwy wolna. Myślę, że to właśnie za to ją kocham. Nie sądzę, żeby to miało znaczenie. Po prostu pooglądajmy dzisiaj chmury. Robię 5 kroków, wspinając się na duży kamień, aby być najwyżej jak tutaj to tylko możliwe i staję na palcach. Chcę sięgnąć nieba i czyścić każdy centymetr. Pewnie, pogadajmy chmury. Raz na jakiś czas dobrze jest zrobić coś, na co naprawdę ma się ochotę. Tak, chyba masz rację. Znam okiem kurę, na błękite niebo rozpościerające się wysoko nad nami. Głębokie lazurowe przez tworza... Nie chcę zrobić. Pełniają całe moje pole widzenia dużo więcej. Rin pozostaje jednak na swojej skale, przyglądając się odległemu horyzontowi, w którego stronę oddalają się deszczowe chmury. Postanowiłam coś. Ty rozmarzonym głosie wypowiedzianym w stronę wiatru, który zanosi go do moich uszu, nie słuchaj determinacji, ale doświadczam o nim wypowiedziane słowa. Jak nic złego w tym, że jestem sobą. Nic tym złego? Aha, jednak nic tym złego. Nic złego? Aha, dobra, jednak nic tym złego. Jej decyzje zawsze wydają się niestandardowe. Cóż, to chyba ważne, że zdała sobie z tego sprawę. Pogodzenie się z samym sobą, zaakceptowanie samego siebie, afirmacja tego, kim się jest. Proste postanowienie od serca, które dla niektórych jest absurdalnie trudne, jeśli nie niemożliwe. Co dobrze wiem, że być może jestem jedną z takich osób. Rin też. Może nie różnimy się aż tak bardzo. Może aby zaakceptować drugą osobę, należy najpierw zaakceptować samego siebie. Może to konieczny krok, którego aż do teraz nie podjęliśmy. Widząc ją stojącą na tym kamieniu, wierzę, że może znaleźć wszystko, czego szuka. I ja również. Włosy i koszula Rin powiewają na wietrze. Ona sama wyciąga swoje krótkie ramiona do objęcia, które jest jak tak malutkie, ale najszersze, jakie kiedykolwiek będzie dla niej możliwe. Przez chwilę wygląda, jakby miała odlecieć, a ja muszę utrzymać się przed sięgnięciem po jej ramię i przyciągnięciem jej z powrotem do mnie. Ale ten obrazek jest czymś, co mogę jedynie oglądać, co ją zapamiętać. Rękawy Rin swobodnie powiewają na wietrze, jej włosy zostały nim potargane, a jej skóry dotyka zachodzące słońce. Jej gładka sylwetka, którą pokochałem, drży na chłodnym wietrze, który przenosi obok niej białe drobinki, a każda z nich jest początkiem nowego kwiatu. Wszystko to jest zwierte w moim sercu. Wiem, że Rin, niczym te maleńkie nasionka porozrzucane na wietrze, również mogą znaleźć swoje miejsce na tym świecie, nie musząc tworzyć swojego własnego. Ona też to wierzy, a słońce najbliżej nieba, jak to możliwe, przytula świat z całej siły. Dla niej wygląda tak, jakby cały świat naprawdę mógł zmieścić się tam, pomiędzy jej małymi ramionami, wewnątrz jej wszechogarniającego objęcia. I co? Słucham na mnie w ten sam sposób, jaki powiada moje imię, niedbale przez ramię, z osobliwą radością w głosie i oczach. Patrzę w te tajemnicze ciemne oczy, które z ciekawością błyskują spod jej kasztanowych włosów. Prawda, jestem za daleko, aby to zobaczyć, ale jestem pewien, że odbijają one mój obraz. Tak? To za słowo na to, gdy czujesz w sercu, że wszystko na świecie jest tak, jak być powinno. Ja je nazywam... Koniec. Dobra. Ścieżka nie zaliczona, tylko teraz zobaczmy jeszcze złe zakończenia. Ja je nazywam koniec, kurwa, dojebałem. Dobra. Dzieczki zdumiewający. Rany, chciałem być tak dobry jak ty. Trochę mnie zawstydziłaś. Czym chciało być mną, aby być...
Czy nie musiałbyś być mną być tak dobry jak ja? Nie sądzę, żebyś chciał być mną. Nie, chyba nie. Zatem może po prostu spróbuję cię dorównać. Miłość plus zabaw. No to teraz sobie poglądamy. Mam wrażenie, że też muszę zacząć działać w jakimś kierunku. Takie właśnie uczucia wywołuje mnie ta szkoła. Proszę, to po co jest tego? Tak, ja też nie. Ja to jest sprawa, że nic tego, nic sobego, po prostu wypalałem Yuko. Aha. Ale wybory? Dwa 27, słychać strzały. Jesteś bardziej jak Emi. Emi pewnie się to udało. Jest tak radosna, że tak energiczna do tego biega, nie mając nóg. Jeśli ktoś pokona, mnie pewnosprawność się właśnie ona. Dzięki temu czuję się też trochę lepiej, więc opieram się o drzewo, długo wzdychając powietrze, jakbym robił to po raz pierwszy od dawna. Bo robię to po raz pierwszy od dawna. Lol. Chyba, że ten wybór sobie zmienił. To moja armia, koniec. Jak się mówi na to słowo? To moja armia! Koniec. W każdym razie chyba nie mam nic do powiedzenia, poza tym, żeby nie spróbować. Pff, nie wiem, co ja ostatnio wybrałem? Bo to byłoby ekscytujące. Kurwa, jestem debilem, nie zapisałem jak wybrałem Emi, to były inne wybory. Chyba. To do ciebie niepodobne. Powiedziałaś mi, że ludzie powinni robić to, czego nie potrafią, tylko dlatego, że mogą. Teraz nie wiesz, co ze sobą zrobić, w związku z czymś tak ważnym. Nie sądzę, że chciała o tym rozmawiać. Wychodzę. Zrywałem. Nie wstaje, pośpiesznie wychodzi z klasy, a nikt więcej się nie odzywa. Przepraszam, chyba ją zdenerwowałem. A, nie przejmuj się, jestem pewien, że wszystko będzie z nią w porządku. Później z nią porozmawiam. No i patrzy na mnie przez swoje krągłe różowe okulary, uśmiechając się drzwi. Więc ze sobą zaprzyjaźniłeś, Nakai. A nie, były inne, czy takie same? Myślę, że stałaby się bardzo popularna. Znaczy, twoje obrazy są naprawdę niesamowite. I do tego masz stopami, to też jest zwykłe. Założę się, że będą zachwyceni. To jest wielkiego, mowa Ameryka, gdy mi miała. O, przepraszam, nie o to chodziło. Mnie się odwraca, tęskni, patrząc na swoją pracę. Chciałbym cofnąć swoje słowa, jeśli to z ich powodu zrobię ja taką minę. Rozumiem. Nie patrz na mnie w roztargnieniu, nic nie mówiąc, nie wiem nawet, czy moje słowa miały na nią jakikolwiek wpływ. Zależnie tego nie rozumiem. Każdy nie skakał z radości. Jaki jest sens, że dajesz sobie wszystko w kolatystycznym, skoro nie chcesz wykorzystać swojego talentu? Mówię ci, wkurzę się na ciebie, jeśli odmówisz. Może głos, nie wiem dlaczego to mówię. Jestem tak, jakby przejęła na mną władzę jakaś obca siła, naprawdę nie czuję się zły. Zły przelatuje mi obrazy listu na ładnym papierze, obrazy pozbawionych wyrazu twarzy moich rodziców, lekarzy, obrazy czasu, które go zmarnowałem. Wszystko to miecza się niczym struga stopniowego żelaza w poczucie ukierunkowane na Rin. Chcę konować, ale Rin nagle wstaje. Dobra, wychodzę. Rin wychodzi z kas. Anik? Ale co wygrałem niby? Jesper Korn, RN. Patruje się za nią, nadal kwiejące złości. Po raz gdy mój podświadomy głos rozsądku zastanawia się, czy mój gniew przyniósł się na nią. Prawdziwy bohaza kłopotany, lecz wyjątkowo grąknie śmiechem. Bardziej nie zależy, prawda? No ja patrzy na mnie przez swoje krągę różowe okulary, uśmiechając się życzliwie. Więc się z nią zawsze śmieć tak. Co być bardziej jak Emi. Bo Emi to jest kobieta. A nie jakaś Rin. Plebs. Po co pierdolę w ogóle? Nie, to same wybory. Dobra, to jeszcze mi został chyba tutaj wybór jakiś, przy mleczach. A co ze mną? A co z Emi?
Przez chwilę nic nie mówi, jakby nie spodziewała się, że będzie musiała rozważyć tę możliwość. Amy troszczy się o mnie, nie wiem dlaczego. Ale nie mogę z nią tak naprawdę porozmawiać w taki sposób. Zupełnie jakbym miała głowę z pianych i piany mydlanej. Może tylko tak mi się wydaje, ale tak ją lubię. Zaradę i co nie? To. Też chcę się z tą zaprzyjaźnić, baby. Wysłucham cię, jeśli będziesz chciała coś powiedzieć. A gdy będziesz chciała milczeć, mogę po prostu siedzieć cicho obok ciebie. Chciałbym też mówić ci o tym, co myślę. To działa w obie strony. Ale powinniśmy zostać przyjaciółmi. Bardzo mi miło, że tak mówisz. To, że ja potrafię powiedzieć wszystko ówkom i farom i papierowi, to mi najlepsi przyjaciele. Pierdol. Jeszcze jakiś wybór to został. Chyba. Złowe okulary. Kina nie jestem. I chcę ją wspierać. Chcę iść blisko niej, a w razie, gdy potrzeba przyjacielskiej pomocy, przynajmniej tyle mogę zrobić. Jeśli mógł nazwać kogoś przyjaciółką, jeśli nie byłbym przy niej, kiedy potrzebowałbym mojej pomocy? Nieokrzesany śmiech na mój wypełnia ciche popołudnie, gdy tylko spotkanie koła dobiega końca. Zachęcająco klepie jedną z dziewczyn w plecy. Bierz ją, baby. Bierz. Dlaczego znowu pan zbycia artystą? Dlatego tak bardzo śpiewa pan Rin? Powie pan, że jest ciężko? Zamiast odcięła plastik odwalona mi całe. Może po części dlatego? Przeszkadza ci to? Cóż, nie. Mówię tego, że to coś złego. Po prostu tego nie rozumiem. Ja na przykład pracownia. To jest owite miejsce, ale nie poużywane przez pół wiele czasu. A teraz, kiedy pojawia się Rin? 17 lat i 4 miesiące. Ponoszę wzrok, aby spojrzeć sobie w oczy. Spoczywa na mnie spokojnie wyrachowane spojrzenie, nie tak kruszne spojrzenie Rin. Typowe dla Nomi i uśmiech również nagle zwiąt. Ostatnieś wrażenie, że ciśnienie powietrza w galerii nagle spadło razem z temperaturą. Czasu minęło, odkąd ktoś nam pracował. O! Oh. Chyba za wszystkim kryje się jakaś historia. Czuję, jakbym się wplątał jakąś intrygę teraz. Co się stało? Zakrzyżuje ramiona, z cichym westchnieniem opiera się o stół. Praca należała do mojego męża. On też był artystą. Mieszkał tam. Cóż, my mieszkaliśmy tam przez jakiś czas po ślubie. Tak właściwie to poznaliśmy się dzięki niemu. No nie mów mi, że to ten typek co się zabił. Zgadza się, w każdym razie. Byliśmy młodzi głupi, ale przynajmniej ja byliśmy. Byłam. Uczyliśmy się sztuki na tej samej uczelni, jak historii sztuk od malarstwa. I tak jak Shinichi przed chwilą powiedział, i w tym czasie powstałem twojego nauczyciela. Tak czy inaczej, byłam szaleńczo zakochana w tym człowieku, albo może z jego twórczości. Był wspaniały. Jego geniusz promieniał tak jasno, gdy tylko przykładał pędzel do płótna. Nigos przybiera niemal nabożny rodzaj tonu, który wspominał o swoim mężu. Wspomina jej dłoni i zważą czynności obrączki. Dodatek ciągle mówi mi w czasie przeszłym. To był artystą, o którym można by było pisać w książkach, takim bezpośrednio połączonym z Bogiem. Tak przynajmniej myślałam. Głupie, prawda? Chyba wszyscy wtedy wiedzieliśmy, że był wyjątkowy. Nauk ten nauczyciele. Ten geniusz, cóż, można rzec, że go pochłonął. Nic nie czuło się dla niego bardziej od sztuki, czy to życie towarzyskie, jest w tej pracy, że nawet ja. Po prostu nie był on tak ważny. Okej. Okay. A to, że artyści nie mogą patrzeć na to, co robią, jako tylko pracę, wiesz? Na nich coś bardziej fundamentalnego. Ciężko żyć z taką osobą. Ciężko było być w związku z taką osobą. Przerywaj i sprawdza, czy zrozumiałem. Zdaje się, że moral tej historii jeszcze się nie pojawił, chyba że go przegapiłem. Więc jak pani sobie z tym radziła? Moje pytanie prawdopodobnie dokładnie takie, na jakie liczyła powoduje, żeby dowalać siebie osły chichot. Tylko mogłam. Czasami było ciężko, czasami wmawiałam sobie, że się zmieni. Co do tego dążyłam, więc warto po prostu zostawić go w spokoju. To nie tak, że możesz powstrzymać artystę przed malowaniem, jeśli chce malować. Dlatego bycie z artystą jest fascynujące. Nie mogę powiedzieć, że tego nie znosiłam. Szkoły artystyczne pełne są wszelkiego rodzaju pozerów i profesjonalnych kubków, ale prawdziwi artyści są ogólnie uroczymi ludźmi. Dlatego twój nauczyciel tak dbał naszego koteczka. Faktycznie nie ma zadatki artysty i to na dobrego. Chce malować, musi malować. Otóż to, jest najlepszym uczniem, jakiego kiedykolwiek miałem. Teraz chodzi tylko o to, żeby znalazła swoją własną drogę, dlatego chciałem dać jej szansę, jeśli będzie do szkoły artystycznej, dobrze jej to zrobi. Bow pros, okej? Okay? Ekspresja artystyczna polega na odnalezieniu własnego miejsca, poznaniu własnych ograniczeń, a potem na pracy nad nimi. Rozszerz je, zniszcz, czy cokolwiek wydaje ci się najlepsze, ale musisz znać ograniczenia tego, co możesz zrobić. W każdym razie, krótko mówiąc, mój mąż był osobą pozbawioną tego rodzaju ograniczeń, marsjonantką osobistością, a istota ludzka nie jest w stanie wytrzymać czegoś takiego. On zmarł młodo. Potem jak odszedł, nie mogłam już iść pracowni i starałam się o nich zapomnieć. Tych rzeczy się zdarzają. Można powiedzieć, że jego płomień świecił jasno, lecz krótko. Bo historia nagle się urywa, ale nie daje się, by sobie trzeba odpowiadać dalej. No i bawi się zaproszeniami idącymi na stole, jakby po co, tylko żeby zająć czymś ręce. Ale co jeśli też jest jak pani mąż? Co jeśli jest osobą o nieograniczonym potencjale? Płomień se drży i kolejny raz zauważam to smutne spojrzenie wbierające w jej oczach. Ma to samo spojrzenie, kiedy patrzy na Rin. Spojrzenie, z którym przyda sobie męża. Wątpię. Te wstaje, przeszukuje kieszenie swojego pasza, poszukuje papierosy zapalniczki i tu nie się trzęsą. Dobra, chyba więcej wyborów nie było. Nie było. I tak się właśnie zakończyła. Ścieżka Rin. A ścieżkę... nie, osoby będziemy sobie konowali dopiero na kolejnym streamie.